one mnie napawają takim, takim, wiesz, od środka taką mocą, że idziesz dobrą drogą, chłopaku, kurczę. Stary, ja czasami zasnąć nie mogę po przesłuchaniu tak, masz ciarki, aż chcesz coś robić, ja to mam to samo. I dlatego na przykład kocham czytać te książki rano, bo rano masz, wpadasz w te myśli, ale czytając tą książkę już wiesz, że te myśli są, każdy je ma i albo z nich wyjdzie, ma ciężką rodzinę, Właśnie wiele przypadków mam takich zawodników, że rodzina tego nie wspiera, rodzina to neguje i oni są sami załamani, to ja chcę być dla nich tą rodziną wtedy, żeby pokazać im, że mogą, bo, je, bo wiesz, jeżeli rodzina ci mówi w domu nic nie osiągniesz, nie idź w to, znajomi mówią to samo, bo znajomi zawsze to mówią, jak idziesz swoją drogą, tak jak mówiłem ci, to taka osoba biedna się podda, ona nie osiągnie tych celi, dlatego ja chcę jej pomóc bardzo, przegrałem w głowie, dlatego bardzo dużo musiałem nad tym pracować i rozumiałem, że albo to zmienię, Wiesz, właśnie było tak, że wchodziłem kiedyś na backstage, czyli wiesz, widziałem tych kozaków, no i już, o kurde, już jestem drugi. No już chyba jestem trzeci, bo aleks sylwetka, wiesz. I ty w głowie zaczynasz przegrywać na tym backstage'u, zaczynasz tracić tą pewność siebie, wiesz. Dlatego ja ci mówię, że to musiałem wyrobić i pracować bardzo mocno nad tym. Zmieniło się ich myślenie i to jest piękne. Ja kocham, na przykład najbardziej co lubię robić w tej pracy, to jest osoby totalnie zwykłej, przykładowo. Czyli osoba przychodzi z brzuszkiem, i tak dalej, a po trzech latach wychodzi i wygrywa zawody jakieś. To jest dla mnie wow. To jest kompletna zmiana człowieka, nie? Tak, o to chodzi. Oskar Tchórzewski. W końcu do mnie przyszedłeś. Tak jest, cześć wszystkim. Hej. A, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Można moją osobę tak podzielić trochę na, na dwie części, mimo że to, co robię, jest wszystko ze sobą bardzo mocno spójne. Po pierwsze jestem na pewno sportowcem sportów sylwetkowych od lat, aktualnie zajmuję się tym profesjonalnie. Mhm. A druga część mojego życia jest to związana z, właśnie jak to dobrze określić, jest to pomoc ludziom, pomoc w tym, żeby po prostu kształtować ich pewność siebie, ich mindset, przede wszystkim zmienić sylwetkę, ale co za tym idzie na pewno też zmiana mentalna, właśnie pewności siebie, zmiana nawyków co też przekłada się na y, życie codzienne, nie tylko na samą sylwetkę. No i do tego y, stworzyłem też własną markę suplementów. Mm -hmm. Tak, to jak prowadzisz. Ja bo ja trenuję, dla ludzi, którzy nie wiedzą, ja trenuję Oskara, to jak prowadzisz, jest Super, to, że trzeba ci wysyłać raporty, jest mega motywujące. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz tego sprawę, ale to, że ja muszę co tydzień, chociaż ostatnio się trochę opierdalam z tym. <noise> to, że ja muszę wysłać co tydzień raport, na mnie bardzo działa. To, że wiem, że muszę sobie zrobić foty i że będziemy gadać o tym, co, jak, jaki progres został zrobiony, czy ewentualnie wprowadzić jakieś zmiany, czy nie, to mhm. jest turbomotywujące, więc to rzeczywiście tak działa, że oprócz tego, że prowadzisz ludzi, to jednak jest, taki, jest tam taki element tej motywacji tego, do, do tego, żeby działać dalej. Tak, no wielu trenerów na przykład raporty daje, nie wiem, co dwa, co czy co cztery tygodnie. Ja też uważam, że zmiany jako zmiana w planie nie jest potrzebna co tydzień, ale właśnie ten raport co tydzień, to, że musisz zrobić te zdjęcia, stanąć w tych pozach, zobaczyć też sam siebie, jak wyglądasz, czy się zmieniasz, właśnie motywuje ciebie do, do pracy i wyrobienia sobie tego nawyku. Mhm. Czyli ty zrobiłeś to specjalnie, my, myśląc o tym? Tak, tak. Ja jakby. Też wszystko robiłem tak, jak ja bym chciał być właśnie traktowany przez trenera. Ja bym chciał mieć z nim częstszy kontakt, nawet jeżeli nic by mi nie zmienił, tak? A nie słyszymy się co 3-4 tygodnie, wysyłasz mi jedne zdjęcia, no wiesz... Jak wysyłasz zdjęcia co 3-4 tygodnie, to różne rzeczy mogą się stać dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, mhm. że ta waga na przykład jest większa, mniejsza, czy że twoje ciało jest, y, się zmieniło, czy nabrało wody, tak? Widzimy się co tydzień, słyszymy się co tydzień, a ja też mam większy przekrój teraz tego, co się dzieje z tobą na bieżąco. Tak, i to pozwala mi pozostać w tym procesie. To jest ciekawe, co Ty mi powiedziałeś, czego ja nie wiedziałem odnośnie wagi, że czasami właśnie waga jest na przykład 2 kg większa. Ja się zastanawiam, kurde, co ja ty przytyłem, coś zjadłem nie tak, a ty mówisz, że to jest, organizm zatrzymuje wodę w ten sposób. Tak, nawet przed całym podcastem zawodniczce to, to mówiłem, bo na wagę ma wpływ wiele rzeczy, szczególnie właśnie u kobiet. Kobiety fokusują się na tą wagę, że kurczę, muszę schudnąć, jak nie schodzi mi kilogram, to znaczy, że źle, to, że źle pracuję, czy, czy się nie przykładam. Nie. Jeżeli na przykład pójdziesz na trening poniedziałek, wtorek, zrobisz naprawdę bardzo ciężkie treningi, do tego masz dużo stresu w swoim życiu prywatnym, no to po takim dniu jesteś zmęczony. Jeżeli organizm jest zmęczony, no to wstajesz i normalnym to jest, że organizm może złapać troszkę wody właśnie z tego powodu, że jesteś zmęczony, więc czasami tak w większości osób wydaje się odwrotnie, że skoro zrobiłam dwa ciężkie treningi, no to powinnam schudnąć. A mhm. czasami właśnie czy powinienem. Czasami wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. I na to ma dużo wpływ wiele czynników. Czy dużo facetów ma tak, jak ja, że im się wydaje też, że muszą schudnąć, bo jak jesteś troszeczkę zalany, to nie widać mięśni, i później jak schudną i zaczyna cibie widać mięśnie, to jednocześnie widzisz, że jesteś trochę za chudy, jednak trzeba nabrać masy? Czy to jest, zdarza się u wszystkich, czy to jest jakaś taka moja zmora? Ja ogólnie często bardzo z osobami, które nie są zawodnikami, które właśnie robią to typowo dla siebie, zaczynam od okresu bardziej redukcji. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto się do mnie zgłasza, ma słaby metabolizm, nie odżywiał się dobrze i tak dalej, ma zbędną tkankę tłuszczową, więc jak zaczniemy od dużej ilości kalorii od razu, robiąc masę, no to będziemy robić raczej masę tylko tłuszczową. Ja też chcę, żeby podopieczny nauczył się przez te pierwsze tygodnie. Jakby też treningu, tego nawyku, tego, że robi ciężkie kardio i tak dalej. I wtedy to wszystko ma po prostu sens. Mm, tak, no bo ty, jak wprowadziłeś te wszystkie zmiany, pamiętam, że to była dosyć spora zmiana w moim życiu, że nagle musiałem trochę przetransformować swoją dietę, musiałem przetransformować swoje treningi, to by to jednak jest dużo nawet dla mnie, pomimo, że już, ja już trochę trenowałem. Więc dla osoby, która w ogóle nie trenuje, to musi być ogromna zmiana wdrożyć się w coś takiego. Tak, dlatego też yy, nie, nie jest dobre na początku rzucać się na niewiadomo, jakie. Yy, Także musimy od razu schudnąć ileś. Dla mnie na początku współpracy najważniejsze jest to, żeby doprowadzić organizm mojego podopiecznego do ładu i składu. Jeżeli ja doprowadzę go do ładu i składu, to wtedy wszystko, co będę mu dawał, a on będzie to wykonywał, będzie dawać efekty. Jeżeli organizm nie pracuje tak, jak powinien, no to większość moich zmian i tak nic nie da. Jeżeli oczywiście mamy podopiecznego, który trzyma się tej diety i po prostu stara się dać z siebie coś więcej, bo często jest tak, że ktoś się zgłasza. No i myślisz, że sam plan dobrego trenera, zawodnika pro wystarczy do tego, że on schudnie. No, tak jak wszędzie, w każdej dziedzinie życia, jeżeli nie damy od siebie, jeżeli nie włożymy serca w coś, no to efektu dobrego z tego nie będzie. Mm, czyli jak ludzie do ciebie przychodzą, to rozpisujesz im plan treningowy, rozpisujesz im dietę i oni ci raportują, że czegoś na przykład nie byli w stanie dowieść? Jak to wygląda, jeśli chodzi o to, ile rzeczywiście robią? Powiem tak, no, na pewno może są y, też ludzie, którzy tam troszeczkę nie powiedzą do końca wszystkiego, tak? Słyszałem o takich. <laughs> Ale y, powiem Ci, że po tylu latach pracy z wieloma ludźmi też chyba wyrobiłem sobie już na tyle dobre zdania na mój temat i jakby ludzie do mnie się zgłaszają i chcą mi też udowodnić. Wiedzą, ile ja z siebie daję, śledzą mnie, widzą, że przez lata nie poddaję się, ciągle idę po swoje cele, czy to w życiu zawodowym, czy sportowym. I jakby zgłaszają się do mnie, chcąc mi coś udowodnić. Czyli bardziej w raporcie czasami bywa tak, że ludzie mi piszą, kurczę, Oskar, nie chcę cię zawieść, ale na przykład nie dopiłem litra wody. Nie? Ja mam takie dobra, spoko, nic się złego nie zrobiło, ale podoba mi się takie podejście, tak? że osoby mimo wszystko chcą mi udowodnić. Wiadomo, zdarzają się przypadki takie, o których ty powiedziałeś, że po prostu no, bardziej mi zależy niż im, no ale to, to już mówię, to już jest temat, który... To, to jest coś, co ja bym też chciał powiedzieć od siebie, że ja mi, mi rzeczywiście ja wiedziałem, że jak dołączam do Ciebie, to będę trenował w Teamie, gdzie osoby są rzeczywiście turbo zaangażowane w to, co robią. I ja miałem coś takiego w sobie, że wiedziałem, że jestem w takim teamie. Mówiłem sobie, że Oskar mnie wyrzuci z timu, jakby nie będę czegoś dowodził. O, to jest to. Mimo, może nigdy tak nikogo nie wyrzuciłem za coś takiego. Ale ja sobie to specjalnie powtarzałem. I nawet jak tutaj ludzie przychodzili i pytali mnie, czy ja sobie robię czasem Czitmile, to ja mówiłem nie, bo mnie Oskar wyrzuci z timu. Właśnie sprawa tych Citmili to też jest sprawa taka, że są u mnie takie To też, żeby to teraz nie było. Ja zabrzmę, że wiesz, u mnie to tylko kurczak z ryżem. Ja mam zupełnie inne podejście do zawodnika, a zupełnie inne podejście do osoby, która chce po prostu zmienić coś dla siebie, bo uważam, że czasami w sporcie zawodowym, jeżeli do mnie się zgłasza zawodnik, który chce wygrać zawody, no to czasami nie ma miejsca na balans. Mhm. Po prostu, tak samo jak w tym, żeby osiągnąć sukces w każdej branży. Czasami nie ma balansu, żeby osiągnąć duży sukces, ale jeżeli ktoś chce po prostu schudnąć, chce lepiej się czuć, to uważam, że balans jest. Najważniejszy w tym wszystkim, bo zatraci się w tym. Każdy tak naprawdę swoją całą energię wsadza w rozwój tego, co jemu najbardziej zależy, tak? Wiadomo, tak jak w Twoim przypadku, zależy Ci bardziej na ten moment na rozwoju swojego biznesu, czyli podcastów, żeby tutaj więcej się spełniać. Mhm. To, nie, to nie znaczy, że, się, że nie dajesz sobie wszystkiego na treningach, ale nigdy nie włożysz tej energii takiej jak ja w przygotowania na przykład, bo masz inne cele w życiu. Mhm. Mm -hmm. A tak, to zdecydowanie nie jest tak u Ciebie, że e, tylko kurczak i ryż. E, to był, tak, to Ci chciałem powiedzieć, nie wiem, czy Ty sobie zdajesz tego sprawę. Ja do Ciebie przeszedłem trenować dlatego, bo Ty jadłeś parówki. To była, to, była, to, to był kluczowy... Bardzo czyn... ciekawy temat, zacząć. <laughs> to był kluczowy temat, bo patrzyłem sobie mówię, kurde, ten gościu jest taki dojebany, jest docięty i je parówki. Ja też jem parówki i mi mega smakuje. Mówię, dobra, idę do niego, to, to były pewnie parówki z indyka chociaż. Tak, to były te piko z dla z tego, co pamiętam. Ale mm... Właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o produkty dietetyczne w diecie, to ja uważam, że nie ma dobrych i złych produktów. Są po prostu produkty, które dobrze trawi nasz organizm i które źle trawi, tak? Jeżeli ktoś super czuje się załóżmy, dam przykład ser Skyr bo to są takie, niestety nabiał to jest taki problem tego moim zdaniem społeczeństwa, że ludzie w większości myślą, że dobrze to trawią, a w większości przypadków jednak nie. Ja tak dokładnie miałem tak. ustawiłem teraz nabiał, i moje problemy ze skórą po prostu no właśnie. Tak wyparowały. I niektórzy myślą, że jedzenie nabiału objawia się tylko tym, że mamy, nie wiem, biegunkę, gazy czy niestrawność. U niektórych objawia się to problemami skórnymi. Mhm. Jeżeli ktoś cały czas podaje produkt, który mu szkodzi, to sam sobie szkodzi, mimo że trzyma dietę, on sobie szkodzi tą dietą. I to nie jest tak, że ja neguję nabiał, bo jeżeli ktoś super się po nim czuje, oczywiście niech sobie je. Ale ja czułem się na przykład fatalnie i wiem, że wiele osób też tak ma. I jedząc to, po prostu robi sobie problemy, głównie na przykład jelitowe. Które no, potem naprawdę ciężko yy, wrócić do ładu i składu. Nie? To też jest takie moje główne zadanie jako trenera: doprowadzić układ trawienny na samym początku, właśnie współpracy. To jest dla mnie podstawa, żeby doprowadzić też jelita i układ trawienny do, do porządku, bo wiem, że jak tam nie gra, no, to cały organizm to odczuwa. Czyli to robisz na podstawie jakichś raportów, że ludzie ci mówią, że na przykład mają wzdęcia albo boli ich brzuch, czy coś takiego? Jak... Zazwyczaj każdy po dwóch tygodniach, zazwyczaj tak jest naprawdę u każdej osoby, po dwóch, trzech tygodniach po tych pierwszych raportach jak już używa tej suplementacji, jak zaczyna lepiej jeść, no to mówi kurczę Oskar wiesz, nawet czasami nie ma jeszcze dwa kilo w dół czy coś, ale mówi, moje trawienie to jest zupełnie inny poziom. Ja zupełnie inaczej się czuję, bo każdy człowiek, nawet są jakieś badania naukowe, że jednak jelita bardzo wpływają na naszą psychikę. Wiele nawet depresji może być związanych z problemem jelitowym. Z, więc... tego, z tego, co kojarzę, to jelita najwięcej serotoniny produkują, które jest odpowiedzialne właśnie mocno za poczucie Tak, więc jeżeli ma, jelita leżą, no to mamy po prostu, nie mamy tej serotoniny, czyli po prostu ciągle chodzimy przy, przygaszeni, jakby jakbyśmy byli nieszczęśliwi. Mhm. Wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład ma częste widzenie do toalety, to jest to problematyczne, nie jest to fajne. Jeżeli ktoś ma gazy, wzdęcia, no to to przeszkadza nawet w pracy czasami, tak? Więc no, to jest temat, który trzeba jako pierwszy załatwić, a nie skupić się na przykład na tym, żeby dać mu jak najmniejszą kalorykę, żeby schudł. No mm -hmm. co z tego, że on schudnie, jak za cztery tygodnie dalej jego jelita, organizm źle pracuje i potem już się robią schody. Mm -hmm. um, jak się zaczęła twoja przygoda? Z tego co wiem, to na początku grałeś w piłkę i z tego co wiem, to byłeś to całkiem niezłe. No, tak nieskromnie powiem, że do momentu, kiedy zdarzyły mi się bardzo przykre kontuzje, no, byłem naprawdę dobrym zawodnikiem, mogę to sobie powiedzieć, zawodnikiem. Ja byłem dzieciakiem, który miał predyspozycję do tego, żeby kiedyś być dobrym piłkarzem. Nie miałem takiego mindsetu i takiej mentalności jak teraz, i też na pewno w, między innymi dlatego te kontuzje były częstsze niż, niż powinny być. Ale przyłożyło się do to mesa dużo rzeczy, jak jakieś tam sztuczne murawy i tak dalej, ale no miałem papiery na i to spore, grałem w jakichś kadrach Mazowsza, nawet dostałem powołanie do kadry Polski, ale no zerwałem wiązadła na tydzień przed zgrupowaniem i, i nie osiągnąłem tego, co, co, co chciałem w piłce. Ile lat wtedy miałeś? Jak ile lat grałeś? Jak zerwałem pierwsze wiązadło, miałem 15 lat, ale ja po pierwszych wiązadach wróciłem, jak to ja, nie poddawałem się, zerwałem drugi raz w drugim kolanie, wróciłem, zerwałem trzeci raz jeszcze w tym samym kolanie. I chyba wtedy odpuściłem, bo jeszcze do tego była łękotka, i miałem 18 lat, już bardzo lubiłem siłownię. I po prostu też ja od dziecka byłem osobą, która chciała coś osiągnąć, a wiedziałem, że jak jestem po czterech operacjach, wychodząc na trening, miałem tylko w głowie się nie rozpierdolnia. No. Już tak cię to, już to jest nie chcesz tego przejść. No to jak masz dać siebie wszystko na meczu czy treningu, skoro ty w głowie masz barierę i blokadę? I wiedziałem, że może będę grał w trzeciej i drugiej lidze? No ale nie chcę nikogo tutaj negować, ale raczej no, nie spełniłoby to moich y, osobistych y, ambicji. Cel, ambicji. Mm -hmm. um, wiadomo z jakiego powodu miałeś te kontuzję? Coś robiłeś? Źle biegałeś? Jak źle ustawiałeś nogi? Czy po prostu masz taką predyspozycję do. Ogólnie z tego, co mówił mi Rehabilitant na początku, właśnie to jest ciekawe, bo tak zaczęła się moja przygoda z siłownią. Zerwałem pierwsze węzły krzyżowe i y, poszedłem do Jarka Steca. Pozdrawiam. Bardzo fajny fizjoterapeuta, y, specjalista od kolan. No i powiedział mi. Masz nogi seniora, umięśnione, a górę dzieciaczka, którego zdmuchnie wiatr, nie? No i po prostu jakby nakazał mi to, że muszę wzmocnić górę względem nóg. No i zajawka się pojawiła, jak zobaczyłem, że góra się wzmacnia, ale też zmieniałem się sylwetkowo i wygląda to fajnie. A dlaczego też zrywałem? Myślę, że dlatego, że na pewno za mało dbałem o mobilność, ale to też kurczę, 15-latek, skąd ma wiedzieć, że ma dbać o mobilność? To jest już nowy temat, całe szkolenie. Które zero było przekazywane, jak masz jeść, żeby na przykład mniej mieć kontuzji, jak nawet o snie, o niczym. Nie było żadnych tutaj przekazywanych młodym chłopakom. A ja też byłem sprinterem, który bardzo szybko biegał, więc miałem większe predyspozycje do tego, że przy tych skrętach po prostu jest dużo większa energia i, i... I to się zrywało. Nie? No tak, raz, że miałeś 15 lat, chyba, że internety nie były takie rozległe, co? więc nie można było sobie wpisać w YouTube, a jak nie rozwalać kolany będąc piłkarzem, i nie, nie mogłem się tego dowiedzieć za bardzo. nie? Tak. No i też byłem 15-latkiem, który jeszcze nie miał w głowie tego, co ma teraz, i jakoś specjalnie nie, nie chciał się rozwijać, co mogę zrobić, żeby nie mieć kontuzji. wiesz? No, na pewno, gdybym miał taki łeb jak teraz, no to zadbałbym o to inaczej. I po pierwszym kolanie może bym się nie rozwalił. Chociaż to był przypadek totalny, bo po prostu kiwnąłem bramkarza, on zrobił w na moje nogi. I ja nie chcąc dostać tego w ślizgu, po prostu przeskoczyłem nad jego kolanami, spadłem i skręciła mi się noga, więc to raczej był pech. To są bolące kontuzje, ja nigdy nie miałem zerwanego więzadła. O Jezu, powiem ci, jak teraz przypomniałem sobie też tutaj poczułem takie zaciśnięcie. Yy, nie chciałbym nigdy w życiu tego przeżyć. Czy to boli? No pierwsze uczucie jest. No nie wiem, jak to opisać, aż ci jest niedobrze, bo to jest takie dziwne uczucie, ale potem zrywają się wszystkie te nerwy koło wiązadeł. Coś mi to w ten sposób wytłumaczył, i nie czuć bólu już po samej kontuzji. Czyli jakby to ból czujesz, bo to puchnie rozlewa się jakby stan zapalny, ale samo w sobie już nie, nie boli, jakby przez, przez ten pierwszy moment. Te kolana to jest masakra. Chyba, to... że ostatnia kontuzja bardzo bolała, bo ta łękotka mi pękła na pół i zablokowała mi wszystko w kolanie, nawet nie mogłem na milimetr zgiąć kolana, więc to jest dłuższy temat. Ja pierdolę. Hmm, czyli co, poszedłeś na siłownię wkręciłeś się? Jak wyglądały początki na siłowni w takim razie? No jak to pewnie u każdego, gdzieś tam popełniałem błędy, ale od zawsze byłem taki na tej siłowni, że wiesz, inspirowałem się, zamiast na przykład na początku inspirować się jakimś Arnoldem, jak trenuję, to inspirowałem się, jak, jak Cristiano Ronaldo trenuje, no bo dalej byłem piłkarzem, a moim największym idolem był Cristiano, takim idolem pracy. I wiesz, chodziłem na siłownię i na przykład pleców nie robiłem, no bo Cristiano robił tylko narciarza na plecy na przykład, ale samą klatę robił, wyciskanie i tak dalej. Robiłem jakieś jego treningi na początku, ogólnie no... Chodziłem na początku na siłownię szkolną, pamiętam, że zwalniałem się z każdej lekcji WF-u, symulowałem kontuzję po każdym meczu, bo wiedziałem, że ten WF czy jakieś tam bieganie za koszykówką nic mi nie da, więc symulowałem, że po meczu boli mi te kolano i szedłem na siłownię, e, zawsze mi dawali klucze i, i sam byłem w tej siłowni, zamykałem się i tam przez godzinę WF-u nawalałem trening siłowy. Czyli od początku już miałeś wyrobioną taką taktykę, żeby trenować samemu, to ci nie przeszkadzało w ogóle? Nie, nie, nie. Powiem szczerze, że raczej nawet do teraz w większości przypadków trenuję sam, chociaż no to była długa droga, którą przeszedłem, żeby też to, to tak zmienić. Nie? Często różnie było wiesz na początku. Wiele miałem y, początkowych znajomych, którzy też mieli tą zajawkę i trenowaliśmy razem, i, i, i też było fajnie. Mhm. Mm um... Kiedy zdecydowałeś, że idziesz to trochę bardziej? Jakby długo trenowałeś, zanim stwierdziłeś, że widzisz efekty i że zaczyna ci to wychodzić dobrze, sprawiać to frajdę i może możesz coś z tym robić? Myślę, że jak chciałem pierwszy raz w życiu pojechać, jak pojechałem pierwszy raz w życiu na zawody międzynarodowe, był to Arnold Classic, czyli zawody organizowane przez Arnolda w Europie. No i po prostu zderzyłem się ze światem europejskim, światowym. Zobaczyłem, że to w Polacy to mają spoko sylwetki, ale to są jednostki, a tam w każdej kategorii po 30-40 takich kolesi, że mówię, kurczę, no wiesz, ten mindset tak nie działał, więc na Backstage'u ja już byłem trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziesiąty. Jak odliczałem tych wszystkich kozaków, których widziałem. I to raczej taka głowa u każdego początkującego zawodnika jest, widzi. On patrzy na ciebie, tak samo jak ty patrzysz na niego, nie? Przynajmniej na początku początku tej drogi. No i po tych zawodach zrozumiałem, że znaczy, że po prostu chcę iść w ten sport. O, że chce osiągnąć dużo w tym sporcie, że chce zostać pro, że chce ja ogólnie jako młody chłopak bardzo yy, jarałem się światem, a my, tym yy, poza, poza Polską, na przykład Stanami. Patrzyłem, że kurczę, skoro ten zawodnik jest w stanie z tego sportu mieć mega duży dom, dwa samochody w garażu, kobietę super i spełnia swoje marzenia i, i jakby robi, ty, robi trening, wychodzi na scenę. Wiadomo, ma oprócz tego biznesy jakiś tam ten, ale to jest jego jakby główny zawód to, co robi w życiu i potrafił w życiu osiągnąć takie wielkie rzeczy, tyle rzeczy doświadczyć, to mówię, kurczę, dlaczego ma mi się nie udać? Więc ja z taką wizualizacją dobrych rzeczy i wiary w siebie tak naprawdę działałem od małego lata. Mm -hmm. A mówisz o Arnoldzie, czy jakiś inny zawodnik? Kwa... Jesz... Mówisz o Arnoldzie e, Schwarzeneggerze? Że... Tak, tak, tak to były zawody Arnolda Schwarzeneggera A pytam o tego zawodnika, który miał dom, dwa samochody i tak dalej. Nie, to powiem ci, to jest masa zawodników w Stanach, szczerze to w ogóle to jest inaczej, ta cała kultura w Stanach wygląda zupełnie inaczej, wiesz, w Polsce to też się zmienia to wszystko się rozwija, ale kiedyś no to jak widzisz chłopaka, który mega dobrze wygląda no to, o, sterydziarz Wiesz, nikt nie widzi w ogóle tego wszystkiego. Nikt nie patrzy, że kolasz jedzie to i bierze na przykład dwa razy więcej środków od kulturysty. Ale on jedzie na rowerze i jest chudy, więc nikt nie widzi po nim takich rzeczy, tak? Yy, ale u nas jest trochę taka kultura, że jak ktoś jest duży, to się mówi zaraz od razu o jakichś tak i Tak, dalej. a w Stanach, jak oglądałem kiedyś te filmiki i tak dalej, to wiesz, gość idzie fajnie wyglądający i ludzie robią sobie z nim zdjęcia, podziwiają go. Więc ta kultura też jest inna, więc jakby. Dojście do tych końcowych rzeczy fajnych w życiu na pewno oni mają, powiedzmy, łatwiejsze, bo ich kultura jara się tym, co robią, a nie to neguje. Mm -hmm. No i u, nich, u nas nawet chyba nie ma tak dużo siłowni takich na dworze, nie? bo tam ludzie sobie no. na plaży trenują i są tacy mega dojebani. Tego jest mnóstwo w internecie, a w Polsce czegoś takiego nie ma. W Polsce, żeby to było, to byśmy musieli zmienić klimat, nie? bo tu 7 miesięcy jest buro, ponuro i brzydko, więc, <laughs> więc mało kto by na tej siłowni na dworze trenował, ale... Ale tak, zgadzam się. Zapytał cię ktoś ostatnio na Instagramie, jak długo trenowałeś na sucho i żebyś wstawił twoje ostatnie zdjęcie na sucho. I ja byłem mhm. całkiem zaskoczony, bo udało ci się zrobić naprawdę kozacką e, sylwetkę. E, ile czasu to zajęło? Szczerze to ja ogólnie, zaraz jak będziemy tam rozmawiali o tym bardziej, no to ja na początku swojej kariery byłem ogromnym przeciwnikiem w ogóle tego. Ja wręcz byłem taki, że jak ktoś mi proponował spalacz, to nie, bo ja jestem naturalny, muszę być naturalny, nie? I jakby bardzo dużo osiągnąłem naturalnie. Myślę, że wykorzystałem swój potencjał na 100%, bo ja trenowałem, nie licząc tych lat piłkarskich, to już było ze 3-4 lata na siłowni, gdzie ja naprawdę... Nie było tak, że mimo, że grałem w piłkę, często było tak, że trener grałem w Legionowi, zsyłał mnie do drugiej drużyny zagrać, a ja na przykład w 60. minucie miałem zmianę, bo tam z pierwszej drużyny, jak się schodziło, to mniej się grało. Ja od razu z boiska szedłem na siłkę na górę. Od razu. Nie mogłem nie pójść. Po prostu była to niedziela, musiałem pójść. Więc jakby, wiesz, no... To, ten... jest, to jest ten mindset sportowca, co po prostu wykorzystać każdą chwilę, nie odpuścić jednego treningu. Tak. To, to, to pięknie, się, pięknie się wspomina takie rzeczy. To domyślam się, że myślisz sobie o tym czasami, że kurde, nie poddawałem się wtedy? Tak, no jakby myślę, że gdyby nie te podejście, no to nie zaprowadziłoby mnie do miejsca, w którym jestem teraz. no Gdzieś właśnie te, może nie tyle co wiara w siebie, bo no wierzyłem zawsze w siebie, ale po prostu ta kwestia, że czy mi się chce, czy nie chce, to po prostu robię i, i tyle, bo sam chcę coś osiągnąć. To trzeba po prostu w sobie to poczuć, że ty chcesz coś osiągnąć w danej branży, w danym kierunku. I to musi z twojego serca iść. To nie może być tak, że ty się zmuszasz do treningów, że ty zmuszasz się do trzymania diety. Chociaż też takie na początku były rzeczy u mnie, tak? Mm -hmm. um, jak to możliwe, że miałeś taki mindset, że nawet spalaczy nie chciałeś, skoro jeśli chce się da dalej iść w tej branży, z tego co wiem, to trzeba brać różne środki? Właśnie, bo straciłem myśl o tym. Mm -hmm. y dokładnie. Oczywiście dużo właśnie osiągnąłem naturalnie, właśnie bardzo dużo. Myślę, że nawet wystartowałem raz, dwa, ze trzy razy. Tak, bo sukces... jesteś, jesteś w spodenkach sportowych, tych, tych, w których startujecie. Tak, tak. Bo to były pierwsze jakieś takie zawody na plaży, jakieś tam Mateusz Borek to prowadził, potem już takie zwykłe kulturystyczne. No i potem po prostu zrozumiałem, że daję z siebie bardzo dużo. Jest to 4-5 lat i jeżeli chcę wejść na poziom top, mhm. to po prostu muszę skorzystać z suplementacji plus. I tak tylko do tego się przekonałem, że wiedziałem, że nie osiągnę tego celu końcowego mm. No i jeśli, naturalnie. jeśli jesteś już tyle czasu w procesie i wiesz, że wszyscy zawodnicy, z którymi konkurujesz, biorą różnego rodzaju suplementy, no to nie masz być za bardzo, jeśli chcesz iść dalej, nie? Tak, znaczy ja uważam po, po, jakby po czasie, że jakby środki to jest tylko i wyłącznie dodatek, ale jakby pojechałem na pierwsze zawody praktycznie naturalnie i zderzyłem się po prostu, wiesz, z tym, że kurczę, no zawodnicy mają ten level wyżej, nie? Ale to też, to też wynikało z tego, że miałem krótki staż jeszcze, na przykład oni mogli mieć dłuższy staż, tak? Ale na pewno wynikało to też z tego, że po prostu... Y 3-4 lata, żeby mieć taki wynik, to to jest naprawdę kotowski wynik, nie? To, to, jak ty wyglądałeś. Ja wstawię zdjęcie w ten podcast, żeby ludzie wiedzieli, o czym my mówimy, ale to był, ja byłem zaskoczony, że ty tak dobrze wyglądałeś. Bo ja bardzo dużo. Ja szczerze, Jezus, Maria, trzymałem taką dietę, że ja to jak miałem 17 lat, 16 już i wchodziłem do szatni pierwszej drużyny Legionowi, może miałem więcej, 18-19, to śmiali się, że wchodzi, wiesz, MMA Fighter albo jakiś tam kulturysta, bo ja na każdy trening miałem swoje posiłki przygotowane, tam za bardzo tak. Wiesz, to w trzecia liga była, tam chłopaki też fajnie podchodzili niektórzy do, do tej sprawy, ale no raczej nikt tak jak ten małolat, który tam wchodził i, i zawsze robił trening na siłowni, zawsze miał wszystkie posiłki uszykowane, co z perspektywy czasu uważam, że nie było idealne pod piłkę, bo robiłem wiele błędów, jadłem mało tłuszczy, przez to też moje stawy były suchsze i mogły na przykład być bardziej podatne na zerwania wiązadeł, tak, ale to już jest... Mm. Jak wpadłeś na to, żeby robić e, trenowanie w ten sposób, jaki robisz? Czy ty na początku trenowałeś ludzi na siłowni, czy chodziłeś, jak byłeś takim normalnym trenerem, który po prostu tak. chodził i pokazywał ludziom, jak trenować? U mnie to bardzo szybko gdzieś tam było, bo dostałem pierwszą pracę właśnie y, na siłowni i zacząłem y, właśnie pracować z ludźmi. Bardzo szybko, bo to była nowa siłownia, pamiętam na Wilanowie, złapałem wielu klientów. Bo też no, wyglądałem lepiej od niektórych trenerów, więc jakby zachęcałem wyglądem. Ter wtedy właśnie byłem takim typowym chłopakiem, który jakby zachęcał bardzo wyglądem. Bo obecny mój wygląd wiem, że czasami dla niektórych ludzi już może być y, tłumacz, tak. Wtedy byłem takim idealnie 75, każdy lubi takich, y, takie sylwetki, y, więc pracowałem z ludźmi jakiś tam czas. Y, ale pamiętam, że przed swoimi chyba pierwszymi zawodami straciłem tą pracę w sensie na siłowni, na taką na zmianę, bo ogólnie. Strasznie mnie to męczyło. Ja nie lubiłem chodzić na te zmiany. Nie, ja ogólnie od, od małego. Jak wtedy poszedłem, to ja już to wcześniej wiedziałem, ale tutaj się w tym utwierdziłem, że ja nigdy nie mogę żyć w taki sposób jak każdy normalny człowiek. Że ja nie dam rady tak żyć. Że wstanę o siódmej, idę do pracy, do korpo, wychodzę o szesnastej. Nie. To wiedziałem, że to się w moim życiu nie uda. Więc starałem się pójść w stronę taką, która będzie, w której ja będę sobie sam narzucał pracę kiedy godziny pracy i tak dalej, tak? Będziesz swoim własnym szefem. Tak, więc w momencie kiedy gdzieś tam już yy, nie pracowałem jako trener na zmianach też, bo też siedziałem na zmiany, no i stwierdziłem, że po prostu tracę czas. Siedzę 8 godzin na zmiany za 10 zł za godzinę, zarabiam za 8 godzin 80 zł. Czułem się wykorzystywany. Mówię, kurde, ja w tym czasie mogę zrobić coś innego i zarobić 5 razy tyle naprawdę, na, na nie? Że, a nie, tutaj to jest dla mnie to po prostu była trochę taka, no bolało mnie to, że tyle daję w sporcie, a tutaj tracę czas. Czyli przeskoczyłeś od razu z tego na trenowanie online ludzi, czy na początku jeszcze się z nimi umawiałeś sam? Tak, na wiele, wiele, chyba z dwa lata robiłem treningi personalne, zajmowało mi to dużo czasu, ale też nie do końca było takie zgodne ze mną, bo trening personalny, mi zależy na efekcie klienta, tak? A nie na tym, żeby po prostu z nim pogadać. A często personalne treningi wyglądały tak, że ktoś przychodził po pracy zmęczony i nawalał mi na siebie te wszystkie problemy w skali dnia. Ja mu siedem razy pokazałem jedno ćwiczenie, jak on ma zrobić. On przychodził na ósmy trening i dalej robił to niepoprawnie. Nie zmieniało się jego ciało, bo po treningu jest zmęczony, więc idzie zjeść sobie ciastko z koleżanką. Mhm. I to było dla mnie takie szczerze, taka syzyfowa praca trochę. Mhm. Mimo, że dostawałem kasę, to w ogóle mnie to nie, nie jarało w ogóle. że wiesz, Mnie jara, jak zobaczę, że ktoś się zmienia, że ktoś robi progres, że ja pomogłem komuś zmienić życie, nawyki, sposób myślenia. To jest wow, to jest moja praca, a nie po prostu przychodzenie i odbębnianie czegoś od bo, bo też ci ludzie wtedy dają wdzięczność za to, nie? jak się widzą efekty, to są zajarani, a tak przychodzisz i jak nie, oni nie widzą efektów, ty nie widzisz efektów, jest takie, kurwa, co my to robimy w ogóle? No często po czasie trochę tak to wyglądało, że ja już, wiesz, no, ile mogę... Próbować zaszczepić to w kimś. Potem po prostu po trzech miesiącach przychodziłem i robiłem trening. Mhm. Ale to, ja wiedziałem, że to nie idzie w stronę tego, żeby ta osoba była najlepszą sylwetkę miała, ale to jej wybór był. Ja już no, nie mogę kogoś zmusić do pewnych czynności. Tak? I wtedy sobie stwierdziłem, że będziesz prowadzić ludzi online? Tak. I powiedziałem, że nie mogę tak robić, bo też bardzo mi to odbierało energię. Wiesz, ja ogólnie za mało lata robiłem, chciałem zrobić wszystko, żeby móc rozwijać się w stronę tego sportu. Mhm. Wiedziałem, że jak będę chodził od pracy do A do Z, jak będę miał. To, że na przykład tam była zmiana i w niedzielę nie miał kto przyjść jako trener, i ja musiałem przyjść od 6 do 22. No, mnie to rozwalało. To był jedyny wolny dzień, kiedy ja miałem czas od treningu wolny, chciałem się spotkać z jakąś dziewczyną, z kolegami, coś. I mówię, kurde, no zarobię za to, nic nie zarobię, stracę całą niedzielę i wiesz, nic się nie rozwijam. No, nie chciałem tak żyć. Więc jakby poszedłem w stronę tych treningów online. Nie czułem presji, że jakoś mi się nie uda. Wtedy to miałem szczerze. Teraz wróciłem już do tego mindsetu, staram się wracać, ale za mało lata, no to powiem ci, że czasami sobie zazdrościłem tego, że nie widziałem żadnych problemów. Nie było czegoś takiego, że mi się nie uda. Wiesz, wielu ludzi traci pracę i ma, kurde, co będzie teraz, nie? A ja miałem takie tracę pracy, mówię, wow, w końcu się uwolniłem od tych beznadziejnych zmian, nie? To była moja wizja. Mówię, zaraz przyjdzie 20 osób, 30, będę ich prowadził, będę im pomagał, to się rozwinie. I to się rozwijało. To też na pewno napędzało mnie moje myślenie w życiu od zawsze. Mm, nie miałeś jakichś obaw, że jak będziesz prowadził ludzi online, to nie będziesz się z nimi widział face to face, więc ta współpraca będzie jakaś taka odklejona i że oni będą odchodzić albo że nie będą się tego trzymali? Nie miałem takich jakichś tych. Przez to, że właśnie widziałem, jak czasami ludzie podchodzą, nawet jak się widzimy face to face, to widziałem, że to zależy od człowieka, jego podejścia do, do pracy, a nie od tego, czy ja będę się z nim widział, czy nie. Też właśnie po to są te raporty co tydzień, żeby on czuł się taki zaopiekowany, żeby czuł, że jesteśmy razem, że się jakby widzimy, kontaktujemy, że jesteśmy nagrywamy czasami głosówkę, żeby poczuł się po prostu, że tak jakbyśmy się widzieli i że trzymam nad tym swoją rękę, nie. No i z tego co ja rozumiem to to też bardzo dobrze ci działa biznesowo no bo je, jesteś w stanie obsłużyć w ten sposób jakąś absurdalną ilość osób których byś nie mógł nie ma opcji żebyś zrobił tyle treningów personalnych nie nie ma szans w ogóle jakby uważam że oj ten trening personalny w ogóle nie lubię strasznie jak ktoś mnie nazywa trenerem personalnym dlaczego dlatego że obecne czasy trenerem personalnym jest osoba która nic nie potrafi robić ale zrobi kurs, żeby się czegoś dowiedzieć, i po tygodniu ma papier i prowadzi ludzi. Kurde, no przecież ona w tydzień nie nauczyła się tych wszystkich. Ona się nauczyła tylko, żeby pójść na trening i nie zrobić sobie krzywdy. Jak ja byłem na swoim pierwszym kursie 8 lat temu, czyli ileś to było, no to stary, to było tak, że przyszło 20, 20, 20 uczestników, tak? Z czego tylko ja i tam jeszcze jeden kolega, Pamiętam, nie pamiętam, kto to był, ale ja byłem osobą, która startowała, która już 3 lata trzymała dietę. Ja tam przyszedłem, bo chciałem. Poznać trochę więcej wiedzy, ale mieć też papier, żeby móc po prostu robić to, co chcę robić, a w każda z tych innych osób nie wiedziała nic. Ona się tam uczyła. No i po tygodniu, czy tam po dwóch, mieliśmy te same kwalifikacje, żeby prowadzić ludzi, ale to nie były w ogóle te same kwalifikacje, więc no, wtedy już wiedziałem też, że muszę iść po prostu trochę swoją drogą w tym wszystkim. Mhm. Czyli jak ty byś nazwał siebie? Jeśli nie, nie lubisz nazwy trener personalny, to jak o siebie osobę mówisz? Właśnie tak jak przedstawiłem się na początku, że ja bardziej zmieniam. Ludzi, podejście ludzi do tego całego procesu, do kształtowania sylwetki, zmiany mentalne, buduje pewność siebie. To wszystko jakby stwarza też warunki do tego, żeby ludzie potem osiągali większe cele zawodowe, nie tylko w sporcie, bo jeżeli uwierzysz w siebie, wiesz, ludzie często nie osiągają nic, bo po prostu przegrywają sami ze sobą. Jeżeli ty pięć razy nie pójdziesz na trening, jeżeli ty pięć razy nie przeczytasz tej książki, którą sobie zaplanowałeś, to ty przegrywasz sam ze sobą. I coraz bardziej się w to zapętlasz. I przestajesz wierzyć w siebie. Tak, i przestajesz w siebie wierzyć, bo czujesz się przegranym. Wszystko, co chciałeś zrealizować, tobie się nie udaje, bo jesteś zmęczony, bo coś. Znaczy, bo masz gło głosy w głowie, które mówią ci, że odpuść, każdy je ma. Albo je przełamiesz i zaprzyjaźnić się z nimi, albo będą twoim wrogiem. Po prostu, nie? Więc, więc uważam, że budując tutaj u ludzi takie coś, że oni budują w sobie tą konsekwencję, tą, tą siłę taką. Hmm. Tak bym się po prostu nazwał. Dyscyplinem. Mhm. Zmieniam po prostu też nie tylko ciało, ale też uważam często podejście ludzi do życia i tutaj w ten sposób bym bym chciał być. Tak, jeśli ja patrzę na swoją podróż, jakby z tym, jak z tobą pracowałem, dla mnie dieta jest super ważna. Treningi już w miarę miałem ogarnięte, jeśli chodzi o chodzenie na nie, bo to, to potrafiłem. Z tobą się uczyłem dużo techniki, ale dieta dla mnie była super ważna i to rzeczywiście przekłada się na później kolejne rzeczy w życiu, bo jak myślę sobie, dobra, potrafię trzymać tę dietę, to, to potrafię też robić inne rzeczy i dużo łatwiej było mi. Na przykład zabrać się do roboty i pomogło mi to po prostu w pracy zwyczajnie. No tak, bo wiesz, wiele osób tak naprawdę e, ja nie mam czasu na tą dietę, ale ty też musisz coś zjeść. Przecież ty musisz coś zjeść, bo jesteś głodny, chyba, że po prostu traktujesz swoje ciało, swój organizm jaki totalny śmietnik po prostu. No i potem też trochę takim śmietnikiem, twój organizm jest. No jeżeli przykładowo ktoś nie je rano śniadania, pije kawę, potem zje jakąś kanapkę w locie, a o 21 przychodzi po pracy i wciska w siebie wszystko. No to to już jest inny temat. Ale jeżeli ktoś i tak coś chce zjeść, no to uważam, że lepiej po prostu zrobić sobie te swoje posiłki. Ale tak jak mówisz, to też wyrabia w tobie taką konsekwencję. No i przede wszystkim główny klucz to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Jak będziesz w tym komforcie swoim, no to. Tak, to, to będzie to jest, ciężko, bo to jest strasznie upierdliwe, jeżdżenie z tymi pudełkami, jak jedziesz na jakiś wyjazd, nie jest łatwo trzymać diety i większość osób pęka. na wyjazdach właśnie, bo jedziesz gdzieś do jakichś znajomych ja oczywiście jadę z plecak, kurwa, trzy pudełka i oni się na mnie patrzą, jakbym jakiś upośledzony, ale staram się tak robić, bo to ten sposób się trzyma. Wiem, ale to też jakby to jest ten balans dla normalnych osób, nie, że ja jakby mówię, że jeżeli nie wiem, jedziesz do rodziny na weekend, to jest ten obiad, u mamy, jak zjesz sobie ziemniaki z mięsem, to nic ci się nie stanie. To stanie ci się wtedy, kiedy ty nie potrafisz zapanować nad sobą i dostajesz zezwolenia, a ty się rzucasz, jesz wszystko, bo wiesz, że jutro musisz wrócić do diety. Dlatego ty musisz polubić się ze swoim systemem żywienia, ze swoim w ogóle trybem dnia. Jeżeli tego nie zrobisz, to ciągle będziesz więźniem tego, co robisz. I tu jest problem. I dlatego też rozpisujesz te cheatmeale dla niektórych zawodników. Yy, tak, znaczy zawodnicy mają cheatmile bardziej pod wpływ sylwetkowy. Ja jakby uważam, że zawodnik, który chce być zawodnikiem i chce wygrywać, powinien w głowie mieć to, co zrobić, żeby wygrywać, a nie kiedy zjem pizzę. Mm -hmm. To jakby on sam z siebie powinien chcieć to zrobić, tak? To jeżeli chce wygrać i, i osiągnąć coś więcej, tak? Ale zwykła osoba, na przykład załóżmy tak jak ty, ty chcesz jakby osiągać więcej podcastowo, więc ja też rozumiem, że jesteś na przykład przemęczony pracą i powinieneś tą pizzę sobie raz na jakiś czas zjeść. Czy jak wyjedziesz ze znajomymi, to po prostu spędź sobie weekend po swojemu, napij się piwka, yy, zjedz sobie grilla i po prostu nie stresuj się, bo... W pewnych momentach to też dochodzi za daleko. Nie? Ja nie, nie jestem osobą, która właśnie zabrania, bo jeżeli czegoś zabraniasz, no to czegoś bardzo brakuje. Nie? Ja też nie chcę doprowadzić do momentu, kiedy osoba jedzie na grilla, je chlebek z mięsem popija piwem, a w głowie ma stres, że, że zmarnowało cały miesiąc treningów. To tak nie wygląda. Nie chcę, ja przy, o właśnie to jest też ważne, oprócz tego organizmu dbania o elita. Nadrzędną dla mnie rzeczą jest to, żeby wyrobić w ludziach dobre relacje z jedzeniem, bo to jest temat po prostu bardzo ciężki, w dzisiejszych czasach nawet... Nie patrząc, jak, czy ktoś jest u trenera, nawet jak się sam odchudza. Mhm. No, bo to są relacje na lata. To nie jest tak, że pr pracuję sobie z tym przez dwa lata, no. zrobię jakąś sylwetkę, i później nie wiadomo co, to do końca życia trzeba to trzymać, żeby to miało, przynosiło jakieś dobre efekty. Po prostu trzeba się z tym polubić i zrozumieć, że to jest bardziej twój styl życia, że ty chcesz tak żyć. Wiesz, ja nie mówię, że, że po pięciu latach, ty, wiesz, jak ja skończę być zawodnikiem, to ja domyślam się, że nie będę liczył nigdy kalorii, bo ja mam wagę w oczach i ja po prostu wiem, jak utrzymać sylwetkę, jak nie utrzymać, po tylu latach, znasz swoje ciało i ja nie mówię, żeby ktoś do 80. 80 roku życia trzymał makro idealne, bo to jest chore. Mm -hmm. To po prostu już masz te nawyki, wiesz co jeść, czego nie jeść, na co sobie możesz pozwolić, na co nie, i Ty sam sobie możesz potem dobierać to do siebie. Nie? Mm -hmm. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Powiedz mi o Twoich e, suplach, które wypuszczacie z Paulą. Wypuszcza, wypuściliście suple? Wypuściliśmy. No. I z tego, co już doczytywałem sobie o nich, to całkiem długi był proces dojścia do tego. Yy, czy był no, trochę było czasu. No wiesz, my tak naprawdę chyba z, od pierwszej takiej myśli w głowie to minęło z półtora roku, zanim te suple weszły na rynek. Ale no to wszystko to był taki step by step. Na początku też dostaliśmy nieodpowiednich ludzi do tego. Zrozumieliśmy, że nie możemy z nimi robić tego, bo bardziej stracimy niż zyskamy. Ja też mam problem, po prostu zaufać ludziom w dzisiejszych czasach, powierzyć im coś, bo najczęściej, jak mi się coś w życiu nie udaje, to jest to przez kogoś. Y... Albo przez to, że ty podjąłeś decyzję, żeby pracować z kimś. O, no to załóżmy, że to jest moja wina, bo to ja podjąłem decyzję, tak? Ale ktoś to spieprzył czy, czy zrobił. A tutaj temat był bardzo dla mnie ważny, bo bardzo mi zależało na tym, żeby te suplementy były po prostu zajebistej jakości, żeby zawsze jakość się po prostu obroni wszystkim. I, i to mogę po prostu szczerze powiedzieć, że tak jest. Składy są dobrane. Po wielu latach, tak naprawdę, naszych doświadczeń z klientami, nie mogę powiedzieć, że te suplementy zmienią wasze życie, bo tak, tak nie ma co mówić, ale na pewno wielu osobom pomogą z, z ich problemami i też zmienią życie, na przykład, jeżeli poprawią trawienie. Mm. W sensie ale... Wpłynął na to, że będzie nam się lepiej funkcjonowało po prostu codziennie, co w gruncie rzeczy jest formą zmiany życia. Tak, ale czy był to jakiś długi proces? Myślę, że był to taki proces, jak powinno to trwać, nie? wszystko przechodzić po odpowiednie momenty. Jak już znaleźliśmy odpowiednie laboratorium, odpowiednią osobę, która naprawdę ma mega wiedzę, i wszystkich podwykonawców, którzy robią każde swoje zadanie, no to tak naprawdę czekaliśmy tylko na realizację, wiesz, to też trzeba ściągnąć surowce i tak dalej do laboratorium na to wszystko się czeka, że chcieliśmy, żeby to było najlepszej jakości, no to też na takie dłużej się po prostu czeka. Czyli najpierw władowaliście się na jakieś laboratorium, które nie było zbyt ogarnięte z Waszej perspektywy? To nie było laboratorium, tylko gość, który po prostu, no, tu nie odpisywał, tu coś, jakby. W, to musi być kontakt mega. Ja muszę widzieć, że to też tej osobie troszkę musi zależeć na tym, tak? Bo jeżeli moje suplementy będą kiedyś dobre, popularne, no to. Tak, może oni... wyjść, że to on je robił, tak? Więc jakby to dla niego też będzie plus. I taka ta osoba była. Trafiliśmy na osobę naprawdę bardzo rzetelną, bardzo profesjonalną, taką, z którymi lubię po prostu działać, mhm. która bardzo dużo osiągnęła w innych sferach i, i też osoba, tak po prostu, która dużo osiągnęła w życiu, chce też tych młodych, którzy dopiero gdzieś tam może wchodzą na ten biznes tego typu, ten rynek, też pociągnąć w górę i im pomóc. To jest. Uważam... Czyli to jest jakaś bardzo dobra osoba z branży suplementów. Tak. To jest osoba, która naprawdę ma swoje kliniki. Mhm. No, jest to naprawdę osoba bardzo wysoko postawiona. Czyli wy musicie ściągać składniki do tego? Czy nie robi tego dla was laboratorium? On wszystko robi. On wszystko, On robi? wszystko robi, tak. Te suplementy przeszły w ogóle teraz badania na Uni Uniwersytecie Jagiellońskim. To jest jakiś jeden z największych takich od, od takich suplementów, więc, mhm. więc no, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak, co tam wyszło. Bo też chcieliśmy, żeby to naprawdę był suplement premium, żeby to były szklane opakowania, żeby kapsułki były bardzo dobrej jakości. Zadbaliśmy po prostu o wszystko. Mhm. I teraz rzeczywiście to zastępuje większość tych supli, które na przykład ja dostaję od ciebie w raporcie? Tak, no jeżeli... Przy... No wiesz, to właśnie jest też to, że ty byłeś u mnie wcześniej podopiecznym, nie? I przykładowo jak ja teraz rozpisuję swój suplement, nie? Mhm. To ktoś nowy może pomyśleć, a, rozpisuję swój suplement, bo chcę zarobić. Ale jeżeli byłby u mnie wcześniej, to widziałby, że rozpisywałem po kolei każdy na przykład ze z tych składników, ale z firm, z których nic nie miałem. Z innych firm, mhm. tak? Które one zarabiały, nie ja. Po prostu uważałem, że to jest dobre. Więc jakby... Stworzyłem My... suplement, który wiem, że na przykład te rzeczy będą dobrze działać, i połączyłem to po prostu w jedno, żeby też. no, Zauważyłem w wielu moich klientach podopiecznych, że problemem jest łykanie tabletek. nie? 10, 15 tabletek. Serio? No, u większości osób jest to duży problem. Moja mama to nawet hurtina nie może łyknąć. <grym, 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 więc, nie? więc wiesz, dużo ludzi ma z tym problem, a tutaj ma to wszystko opakowane w mniejszej ilości tabletek. Czyli jeśli chodzi o składy tego, to będzie tam plus, minus to, co rozpisywałeś do tej pory. Y no, z dużym, z dużym takim dodatkiem, nie? Na plus. Na plus. Na pewno. I na czym się skupialiście? Jeśli, jeśli myśleliście sobie o wypuszczeniu swoich własnych supli, to co by... Mieliście pewnie jakieś takie główne cele do osiągnięcia, jeśli chodzi o to, na co, na co one mają działać. Tak, no są suplementy na... Układ hormonalny dla kobiet jest to drugi suplement na cerę, włosy, paznokcie, skórę, czyli taki po prostu mm, anti-aging. No mhm. i trzeci suplement jest to suplement, który pomaga w funkcjon funkcjonowaniu jelit, w trawieniu. Po prostu właśnie tak jak rozmawialiśmy, w tym, żeby nasze jelitka pracowały po prostu dobrze i, i żeby to wszystko funkcjonowało jak trzeba. Tak, ale czuję się... I to naprawdę mówię serio. Ja się czułem wykluczony, jak zobaczyłem, że one się nazywają Glow Up. Mówię sobie, co to za suplement dla kobiet? Ja nie będę tego brał. <laughs> Kurczę, o tym... O mi to nawet nie przyszło na myśl, ale możesz mieć rację. Że są to suplementy dla wszystkich. Oprócz suplementu, który nazywa się For Women, no to reszta jest tak naprawdę... Szczególnie suplement na trawienie mogą brać, no, wszystkie osoby to mogą brać, tak naprawdę. Nie jest to no sama nazwa może. Rozumiem. No, jest w jakiś sposób to na, to na mnie wpamiętam, że zapamiętałem sobie tą myśl i chciałem Ci o tym powiedzieć. <grym> Ale tak na pewno nie jest. <grym> również możesz je stosować. <grym> Wiesz co, chcę Cię zapytać też o cardio, bo rozpisujesz mi cardio na treningach i ja Cię czasami pytałem o to, jak intensywne mam robić cardio. I Ty pamiętam, że mi odpowiadałeś, że to cardio ma być intensywne. Nie muszę, nie muszę robić jakichś super wyników, bylebym się nie opierdalał i bylebym nie zasypiał na rowerku. I zastanawiałem się, z czego to wynika. Czemu, czemu y, 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 taka, taka osoba jak ja ma po prostu zrobić cardio i nie do końca chodzi o to, jak super intensywna ona będzie. Znaczy, powiedziałeś, że nalegałem, żeby one były intensywne, nie? Żebyś właśnie nie siedział z telefonem w ręku. Więc jakby no, wynika to z tego, że osoba patrzy na efekty drugiej osoby, nie? I mówi, kurczę, ta osoba robi dużo szybsze efekty. Chyba ma lepszy plan albo coś. Ale nie widzi, że ta osoba na przykład idzie na 30 minut kardio, i ty, na przykład, idziesz sobie na spacer z pieskiem i zatrzymujesz się siedem razy, bo piesek robi siku, i to traktujesz jako 30 minut kardy, a ta druga osoba jedzie, zakłada słuchawy, daje najwyższy tempo na schodach, na siłowni, na pieprza tak, że schodzi i ledwo wiesz, funkcjonuje. No i, i ta osoba wykonała kardio z planu i ta. Mhm. No ale jak, która osoba będzie miała lepszy efekt, no to raczej nie trzeba, wiesz. Yy... I wspominałeś mi też, że to, to chodzi trochę o to, żeby pobudzić w, wrażliwość insulinową. Czyli ja nie do końca wiem o co z tym chodzi, ale z tego, co rozumiem i z tego, co rozmawialiśmy, to chodzi o to, żeby yy, pożywienie, które spożywam, lepiej, się, lepiej wchodziło, do, żeby mój organizm mógł więcej wykorzystać z tego jedzenia. Tak, szczególnie cardio poranne, tak działa, jakby. Nie, jest to podcast typowo sportowy, więc jakby tak w skrócie powiem, no chodzi spoko, po prostu... Możemy, tak, możemy o tym gadać. O tym, że y, najlepiej takie karty sobie na przykład robić rano, jeżeli chodzi o taką wrażliwość. Tak jak powiedziałeś, jest to po prostu y, kwestia tego, jak potem to jedzenie, które je spożywamy, też wykorzystujemy, tak? Bo można zjeść 400 gram węglowodanów, a można zjeść na przykład 300 i dużo lepiej je wykorzystać. Nie? To też jest kwestia właśnie yy, organizmu. No bo są ludzie, którzy mówią, że jak się buduje sylwetkę na siłowni, to bez sensu robić kardio, bo, bo jednocześnie jesz kalorie i miałeś teoretycznie rosnąć, a później robisz kardio i scinasz te, te kalorie, które zjadłeś. Więc zastanawiałem się też nad tym, jak, jak, jak rozmawiać z takimi ludźmi. Tak rozmawiać, że zapytać, czy oni chcą robić masę jako większy wynik na, masie, na wadze i tłuszcz na boczkach, czy chcą robić masę, i przytyć może dwa kilo przez trzy miesiące, ale być większym. Mhm. No to to wystarczy, myślę tak powiedzieć. Nie większość osób po prostu chce robić masę. I powiem ci, że to jest bardzo śmieszne, ale ja na swojej pierwszej masie w życiu, gdzie jeszcze nie byłem zawodnikiem, nie szedłem nawet na przystanek, który był 6 minut od mojego domu, bo właśnie nie chciałem spalać kalorii, które jem. Czyli dokładnie wiesz, o czym mówię. Jak to się skończyło? Że musiałem filmiki motywujące yy, włączać przed jedzeniem posiłku, bo tak mi spadł apetyt, trawienie i tak dalej, bo miałem zero aktywności, nie mówiąc już o serduchu. Po to jest też kardio właśnie w okresie masowym. Mamy dużo kalorii, serce też musi pracować, tak więc jeżeli nie dbamy o to, no to potem nie ma co się dziwić, że ktoś przytyje 10 kilo i wchodzi po schodach i jest cały czerwony i ma zadyszkę. Nie? Czyli kardio też działa na apetyt? Na pewno. Ak cała aktywność. Mhm. Ja wielu podobieństwem mówię po prostu bądź aktywny. Nie musisz, jeżeli nie wiem no nie masz czasu na kardio, no nie, nie wiem, no nie ma czegoś takiego, jak nie mam czasu na kardio. Chyba jesteś najlepszym przykładem tego i twój ostatni filmik. Mhm. Y ale po prostu bądź aktywny. Idź na spacer dłuższy z psem, to na pewno dużo więcej ci da. Będziesz miał lepszy apetyt, będziesz lepiej się czuł, będziesz miał lepszą witalność. Po prostu. Wspomniałeś o tłuszczu na boczkach, który jest dla mnie problematyczny i też chciałem Cię o to zapytać. Co, co, czemu u niektórych ludzi to dłużej schodzi? Jakby Z czego to wynika? Że ja, jeżeli u mnie na przykład są ludzie, którzy są tak zwani skinny fat, czyli że są chudzi, ale jednak mają troszeczkę tak. tłuszczu na, w tej okolicy, tam brzucha. O, o, o co z tym chodzi? O To chodzi, że po prostu te osoby nie ani pewnie nie dbały za bardzo o swoje żywienie, ani o trening, i oporny tłuszcz, w ich przypadku magazynuje się na boczkach. Każdy ma gdzieś swój oporny tłuszcz, tak? Kobieta na przykład ma na udach może mieć, pod pośladkiem może mieć, może mieć na przykład celulit. I to jest też oporny tłuszcz. Może być na przykład bardzo, bardzo dobrą jakość mieć tkanki tłuszczowej, a dalej mieć celulit, bo gdzieś tam na przykład ma oporną tkankę tłuszczową. Mhm. I woda tam się bardziej na przykład trzyma, tak? Więc to jest kwestia już uwarunkowań genetycznych, że na przykład faceci mają więcej na boczkach, a kobiety mają więcej na przykład na środku brzucha i mają bardziej czasami oponki. To zależy tak naprawdę od każdego, no ale bierze, taka, to bierze się to z tego, że po prostu na no osoba no nie dbała o to. I to nie ma tak, że sam jesteś tego przykładem. Zrobiłeś bardzo mocną redukcję i boczków nie było, tak? Oczywiście potem one jako pierwsze łapią ten tłuszcz, no bo dalej to po prostu jest miejsce, które ma tych yy, tłuszczowych komórek więcej i one będzie bardziej magazynować ten tłuszcz po prostu, nie? A czy jeśli ktoś ma insulinoodporność albo tą hiperglikemię, o której rozmawialiśmy przed podcastem, to jest tak, że tym osobom ciężej to jest to zrzucić i one muszą koniecznie sobie poradzić z tymi problemami, żeby to zrzucić, czy, czy i e, deficyt kalor kaloryczny i tak wpłynie na to, że to zajdzie? Yeah. To jest właśnie wracamy do początku, czyli tego, że na początku dbam o organizm. Każdy ma jakiś problem, szczególnie osoba, która zgłasza się do mnie i nie dbała o siebie, o treningi, o dietę o nic, tak? Mhm. Jakby każda osoba ma jakiś problem. Idzie na badania, osoba otyła i ma wywaloną prolaktynę, kortyzol, pomieszanie w hormonach. No i co? Idzie taka osoba do lekarza. Ciekawe nam ostatnio miałem nawet taki przykład takiej kobiety. No i idzie do lekarza i od razu dostaje leki, hormony. Ale lekarz nie zapyta jej: "Kurczę, dlaczego ty, znaczy jak ty jesz?" Tak? Jakie ty masz aktywność? Jaki ty masz tryb życia? Czy masz stresujące życie, czy nie? Nie zapyta nic, tylko daleki. Które na całe życie dziewczyna już będzie musiała przyjmować, bo nie zna się o tym, że nie wie, jak je odstawić, jak zrobić. Po prostu lekarz dał, więc to zaufanie do lekarzy w dzisiejszych czasach dla mnie to jest troszeczkę. Ja myślę, że oni to wypisują dlatego, bo wiedzą, że nikt nie będzie trzymał diety. Myślę, że ty, ty masz troszeczkę inną klientelę, bo jak ludzie do ciebie przychodzą, to oni mają świadomość tego, że będą musieli mieć dyscyplinę co do swojego jedzenia. Ale lekarz tak patrzy i mówi: No dobra, przepisałem pięciu osobom dietę, ale nikt nigdy tego nie trzyma, więc już nie będę tego przepisywał. Ja bym nie był tego. Te... Ja bym myślę, że to bardziej wynika z tego, że lekarz nie ma wiedzy. Ja nie mówię o wszystkich lekarzach, ale to dochodzi mi do tego, jak jest trener personalny. Jest trener personalny i trener personalny, tak? I tak samo jest lekarz i lekarz. Więc jak ja kiedyś poszedłem do lekarza, bo miałem jeszcze naturalnie 100%, 100 wysoki poziom prolaktyny, przez co czułem się bardzo słabo, byłem ospały, miałem właśnie depresyjne jakieś myśli, poszedłem do lekarza i to takiego wyżej postawionego u mnie tam w, na osiedlu, a on do mnie mówi, że prolaktyna to w ogóle hormon kobiecy, to u facetów ja tego nie badam. A ja mówię, aha, no to do widzenia, nie? I przychodzi, a, i właśnie dlatego też stworzyliśmy nasze suplementy. To mhm. była główna myśl na przykład suplementu dla kobiet, mhm. na poprawę tarczycy, na poprawę miesiączki, dlatego że wszystkie młode dziewczyny, i to jest problem społeczny, co mnie bardzo denerwuje, bo to ingerowanie jest w życie i zdrowie kobiet, na przykład na całe życie, że idzie do lekarza, nie ma miesiączki, 18-letnia dziewczyna, a lekarz nie pyta o przyczynę. Kurde, to jest 18-letnia dziewczyna. Coś musi robić nie tak, że, skończy, że nie ma miesiączki. Prawdopodobnie ma w dupie jedzenie, nie trzyma się, ma bardzo stresujący tryb życia, i tak dalej, i tak dalej. A on 18 letniej dziewczynie daje hormony, nie pytając, o, nie robiąc tego wywiadu. Ta dziewczyna już ma następne lata przesrane, bo te hormony będą ingerowały we wszystko. tak? Dlaczego nie spróbuję na przykład powiedzieć jej, że słuchaj, jesz bardzo źle, spróbuj jeść tak i tak. Nie? Nawet nie ma takiego, takiego kierunku u lekarza. Od razu jest po prostu dajemy, dajemy hormony, dajemy leki niszczymy zdrowie, bo to wiesz, jeżeli zgłasza się do mnie osoba, która ma te problemy, najczęściej to wygląda tak, że po prostu ona trzyma się diety, trzyma się suplementacji, robi badania za dwa miesiące i 90% rzeczy jest w normie. Po prostu, bo zaczęła się ruszać, zaczęła o siebie dbać. Kropka. Ale poszłaby ta sama osoba do lekarza i dostała ciężkie leki hormonalne na przykład, nie? Mhm. Które by wpływały na jej układ hormonalny na następne lata. Um, czyli jak u Ciebie wpłynęło zbicie prolaktyny? Lepiej się zaczęłaś czuć przez Tak. Kurczę... Powiem szczerze, że po, po, problem wysokiej prolaktyny to jest naprawdę duży problem u ludzi, szczególnie właśnie u kobiet. Czujemy takie zmęczenie, nie możemy podnieść się rano z łóżka, dużo myśli jest takich bardziej takich, wiesz, depresyjnych, może być bardzo słabe libido, możemy być ciągle tacy ospali, zmęczeni, więc jakby jest to duży problem, jeżeli ktoś ma, ma taki problem naturalnie, szczególnie właśnie u kobiet. Dlatego też właśnie te suplementy stworzyliśmy, żeby... Ja nie mówię, weź mój suplement I będziesz, i będziesz zdrowy. Ale ja mówię, weź mój suplement, zanim zaufasz lekarzowi wziąć hormony. Jeżeli ci nie pomoże, to znaczy, że naprawdę konieczna jest dla ciebie terapia hormonalna, bo czasami ona jest konieczna. Ale jeżeli mój suplement wróci ci miesiączkę, jeżeli wróci ci, bo też on właśnie, wszystkie składniki są na obniżenie prolaktyny. Jeżeli prolaktynę obniżymy ci tymi suplementem, pójdziesz to zbadać, no to w jakim stopniu uchroniliśmy cię przed, przed problemem, który dałby ci lekarz. I po to też chciałem bardzo pomóc w tym kontekście ludziom, bo pracując z taką dużą, tak samo jest z tarczycą. Złe wyniki badań, od razu nowotyral, od razu leki hormonalne, tarczycowe. Kurczę, przecież tarczyca się nie psuje bez powodu. Ona mhm. się psuje, bo jemy nieregularnie, nie trenujemy, żyjemy w stresie. Większość ludzi tak żyje. No to dlaczego większość ludzi ma brać leki hormonalne zamiast zmienić swoje nawyki? Po prostu. Czyli to jest tak, że przychodzą do ciebie ludzie, robią sobie badania krwi, mają rzeczy powybijane albo za nisko, i samo wprowadzenie aktywności i wprowadzenie takiej rozsądnej diety zbija większość tych rzeczy? Oczywiście nie mówię, że wszystko, ale. Tak. Wiele przypadków jest takich, że dużo lepiej się czują i tak dalej. Nie? Często nawet ludzie mają. Sibo w swoich głowach, już mają takie piłeczki na brzuchu, nie? I właśnie Aha. suplementacja, zdrowe jedzenie powoduje to, że po 3-4 tygodniach wysyłają mi zdjęcia i tego w ogóle nie ma. A bro, na przykład miesiąc, rok walczyli z tym, u lekarzy, u wszystkich, brali różne leki. Ale nie zaczęli od podstaw. To jest problem właśnie. Nie zaczynamy od podstaw leczyć czegoś. No ja pamiętam e, Storisy też Pauli, jak ona wstawiała, że chodziła też po lekarzach i oni jej mówili, że ona ma taką e, urodę z tego, co pamiętam napisała, że, że taką masz prolaktynę i tyle. Tak. I, i że ona jak znalazła na taki sposób i to rzeczywiście jej bardzo pomogło. Oj, no właśnie też to właśnie ona głównie stworzyła ten suplement. Właśnie też przez swoje doświadczenia. Więc mhm. dokładnie tutaj tak jak powiedziałeś, ona chodziła do wielu lekarzy. A lekarz mówi, nie, no tak masz, nie? ona ma trądzik na przykład, który sprawia bardzo duże problemy na przykład y, też z natury psychicznej, tak? U każdej kobiety przecież to jest naturalne. Mm -hmm. A lekarz mówi, nie, to, to w prolaktyna to tak musi być, albo coś, I nie? izotek przepisuje. Na, na, Każde, na, na... ona U każdego lekarza izotekiem się kończy. A co, ma wziąć izotek na przykład, a potem ma mieć problem z dzieckiem na przykład, które się urodzi ja akurat by... w tym momencie? Ja sam brałem izotek, odstawiłem nabiał. Do, do... Zobacz. Efekty są dokładnie jakbym wziął izotek. No właśnie. I teraz... Właśnie to jest ten temat, nie? że mm -hmm. zacząłeś później, ale zacząłeś od tych podstaw, bo ci nam, mówiłem o tym nabiale, nie po to, bo chciałem ci wyrzucić nabiał, bo taki mam kaprys, mm -hmm. tylko może po prostu dzięki temu nie bierzesz izoteku nie? i nie trujesz swojego organizmu. I, I tu jest właśnie sprawa, no i właśnie tak samo miała Paula właśnie, no chodziła do lekarzy i, i, i wielu lekarzy naprawdę już, już za więcej kasy i, i nie było na to pomocy jakiejś, nie? Mm -hmm. No to było dla mnie, pamiętam niesamowite. Do momentu, kiedy sama nie wyczytała, że chestberry w połączeniu z inozytolem, w połączeniu z tym może pomóc, mówi, kurde, spróbuję, nie? U jednej, drugiej, bo to jakby są bardzo dobre jakościowo suplementy, spróbuję u siebie i pomagało, tak? Żaden lekarz nawet nie zaproponował tego. Dlaczego? Każdy lekarz proponował tylko ciężkie leki. Nie wiem, czy lekarze mają po prostu czasami podpisane jakieś umowy. I ogólnie od razu chcę powiedzieć, że ja nie chcę negować lekarzy, bo to w każdej branży tak jest, że są słabi ludzie i dobrzy ludzie w swoim zawodzie. Po prostu. Ale ciężko trafić na dobrego lekarza. Tym bardziej, że wielu ludzi mieszka w małych miastach i tam jest jedna przychodnia. To mówmy się, to nie jest lekarz, który siedzi, czyta badania naukowe od pięciu lat i chce się rozwijać. On tam siedzi, dostaje pensję, klepie receptę i wychodzi do domu, nie? No, ja się już tego nauczyłem, że jeśli idę do jakiegokolwiek lekarza, to zawsze idę do jakiegoś super sprawdzonego, bo do jak pójdziesz do takiego standardowego, ja mam pakiet w Polmedzie, to idziesz do tego Polmedu. On cię tam obsłuży tak samo jak 45 osób tego dnia i innych i mam, nie zależy mu jakoś na swojej marce, bo ten Polmed mu sprowadza tych klientów, właśnie. więc nie musi, nie musi się o to starać i mam wrażenie, że dużo mnie się przykładają, nie mówiąc już o nfz bo na NFZ to nie byłem od lat i nie mam zielonego boję się nawet tam wejść. Powiem mhm. Ci, że jak jestem chory, to często po prostu wzywam lekarza do domu, bo ja mam, szczerze dla mnie, jak ja pójdę do przychodni i stanę w kolejce z dziesięcioma na przykład yy, kobietami, które mają duże problemy ze zdrowiem, kaszlą tam wszyscy w tej kolejce, to ja moim zdaniem to ja jeszcze gorszą chorobę tam złapię, czekając na tego lekarza, który wypisze mi tylko ten sam antybiotyk, niż jak po prostu zamówię go do domu i szybko mam leki. Tak, zresztą ja od dłuższego czasu, jak jestem chory, to nie biorę i tak żadnego antybiotyku, tylko te choroby przechodzą. Świetnie. Tak, takie tak standardowe. Przechodzą po pięciu dniach i to mi powiedziała też jedna lekarka, żeby nie bierz antybiotyków po pięciu dniach, większość większości tak przechodzi. Więc Ogólnie jak... to taki właśnie apel może do wszystkich ludzi: nie bierzcie antybiotyków, kiedy nie są potrzebne, dlatego że antybiotyk rozwala tak florę jelitową, bezpowrotnie naprawdę na bardzo długi czas. I to, że weźmiecie sobie probiotyk Multilak za 14 zł z apteki, nic to nie pomoże. To nie pomaga? Jest... Ochroni troszeczkę. Ale antybiotyk działa tak silnie, że jeżeli widzę u zawodnika przed zawodami, że na przykład nic już nie pomoże, bo on był chory i weźmie antybiotyk, pff, mamy przesranę. Dosłownie muszę kminić wtedy każdy aspekt, bo on za przeproszeniem wtedy no jest w toalecie non-stop. I tak dalej. Jak wygląda jak wygląda sprawa z chorowaniem zawodników u ciebie? Bo ja odkąd też trenuję, teraz mi się dopiero przypomniała, gadamy o chorobach, że ja praktycznie w ogóle nie choruję, odkąd jestem u ciebie. Że, że wprowadzenie tego, tak, tak nie wiem, czy to jest mój jakiś system autoimmunologiczny, czy co, czy co, ale po prostu przestałem chorować. Po prostu twój organizm jest zdrowy i pracuje tak, jak właśnie powiedziałem na starcie, że ten organizm nastawiliśmy na takie tory, że. Ty już masz nawyki jedzenia dobrze, wzięcia tego suplementu, a to wszystko pomaga. Wiesz, to, to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, że taki, taki suplement zadziała na ciebie pozytywnie. Wiesz, ja nie rozpisuję suplementów listy, bo ja mam z tego jakiś zarobek. Przykładowo, znaka z tego. Ja po prostu wiem, że to działa. Niektórych przeraża ilość suplementów, ale inni zaufają. No I tak jak ty na przykład, nie są chorzy w ogóle, nie? albo są chorzy raz na rok, no bo czasami no, nie przewidzimy tego, że ktoś na ciebie w autobusie. Tak, czasami, czasami się zdarza, ale w porównaniu z tym, co miałem kiedyś, a kiedyś naprawdę dużo chorowałem, no to jest różnica jest po prostu diametralna, nie, nie do porównania. Czemu zacząłeś trenować z trenerem z powrotem? Może trenowanie z trenerem to jest za duże słowo, bo jakby w tym, w tym etapie, w którym jestem, no to ja tak naprawdę z trenerem tylko wysyłam mu raport co 3-4 dni. Yy, i na tym nasz kontakt się kończy. To 3-4 dni, czyli jeszcze częściej niż, niż my. Ale ja mam inne też cele, nie? Ale to jest taki raport, który nie jest tak jak u was, bo wy macie raport taki, żeby pokazać mi wagę, powiedzieć mi, co tam robiliście w tygodniu, a ja po prostu mam wysłać zdjęcia, wagę i ewentualnie coś, co się wydarzyło, a trener mi odpisuje albo perfect, albo coś zmieniamy. Zazwyczaj no, nie ma co zmieniać, no bo ogólnie to jest też temat, który warto poruszyć, czyli zmiany w planach u trenerów. Ja to zawsze mówię nowym podopiecznym. To, że ja, ty wysyłasz mi raport, a ja nie robię ci zmiany co tydzień, to nie jest to kwestia tego, że ja mam cię w dupie i mi się tego nie chce robić, bo ja przejrzałem ten raport, wszedłem w to, ale uważam, że zmiany nie są potrzebne, żebyś osiągnął swój lepszy cel. Jeżeli ta zmiana będzie potrzebna i da ci impuls do tego, żeby iść do przodu, to ja ją zrobię. Ale wiele osób jest takich, które myślą, że jak plan treningowy nie jest zmieniany co 4 tygodnie na nowe ćwiczenia to on już nie działa i pisze mi ktoś po sześciu tygodniach na przykład, nudzą mi się ćwiczenia. Ale to ty nie masz... To, ludzie to, to mają problemy, co? To by się to nie ma nudzić, <laughs> tylko ty masz wyjść i zrobić progres na danym treningu, nie? To, to nie, nie jest tak, że tobie to ma się nie nudzić, czy nudzić. Ty musisz to, to, musisz to polubić, no i... To jest mega ciekawe, któreś z was ostatnio to właśnie wstawiało, że nie, że nie powinno się, bo jest ja, ja taka, wiesz, szkoła amatorska. W internetach słyszę, że powinno się zmieniać ćwiczenia co dwa tygodnie, dlatego żeby atakować jakieś inne części, inne części mięśni. A u, u was czytałem, że to chodzi o to, żeby wyczuć te ćwiczenia i że jedno ćwiczenie można trenować przez długi czas i tak się będzie robiło źle, więc po co je zmieniać, skoro ty nawet się na nie nauczyłeś dobrze go robić? Tak, dokładnie. Hmm. Większość osób ma z tym problem albo mówi. Nie czuję tego ćwiczenia, wymień mi je. Kurde, ja już na starcie widzę, że ta osoba mentalnie nie jest dobrze, bo on powinien powiedzieć: Oskar, naucz mnie, a nie wymień mi je. Bo to, że ty nie czujesz tego ćwiczenia, to nie jest kwestia, że ty masz problem z tym ćwiczeniem, tylko ty nie umiesz go zrobić. Nie? I właśnie ja jestem sportowcem od tylu lat i szczerze, wiadomo, zmieniam kolejność czasami ćwiczeń. Jakiś tam sobie rozpiszę nowy plan, czy trener mi go teraz rozpisze, ale no, to są te same ćwiczenia, bo one dają efekt. No po co mam robić, nie wiem, ściąganie tu, a za tydzień na gumie, a za tydzień na TRX-ie, no bo to kolorowe i to będzie fajne. Tylko, że to nie da efektu, bo ty musisz nauczyć się robić tego ćwiczenia, w danym tygodniu zrobić załóżmy 100 kilo, za dwa tygodnie pójść spróbować zrobić powtórzenie więcej albo 5 kilo więcej i to będzie dawało ci ten wzrost objętości treningowej, przez co ty będziesz stymulował swoje ciało, dawał mu bodźce do wzrostu. No Jak wysłałeś mnie do Konrada Topolskiego do i z nim sobie zacząłem pracować, to widzę ogromną różnicę. Po prostu różnica jest diametralna. Robiąc te same ćwiczenia. Dokładnie te same ćwiczenia robię, tylko robię świadomie, dobrze, wolniej przede wszystkim i rzeczywiście to robi ogromną różnicę. Są technika. czasami małe rzeczy, jak ruch miednicy, jak pociągnięcie łopatki inaczej. To trzeba tak naprawdę już u każdego zobaczyć, na żywo tą taką mini, mini zmianę, nie? Akurat Konrad jest bardzo dobrą osobą od, od techniki ćwiczeń, od takich właśnie rzeczy. Ja też u niego kiedyś zrobiłem trening, nie wiem, ze trzy lata temu, bo miałem problem z czuciem najszerszego od dołu i też wiele fajnych rzeczy mi pokazał właśnie w pracy miednicy czy coś, yy, więc no, ja wiem, że technika po takim czasie to jest klucz. Klucz to jest po prostu umiejętność treningu i bardzo bym chciał, żeby ludzie większą atencję dawali w to, niż w to, że no weź mi tam to albo może jakiś środek dodamy, a może jakiś spalacz podstawy, to jest to samo co z tym, jeżeli źle trenujesz, to twoje mięśnie nie będą rozwijać się prawidłowo, nie? Pamiętasz, jak ci pisałem, że ja mam cały czas kontuzję jakieś? Odkąd pracuję z Konradem, nie miałem ani jednej kontuzji. Wszystko zniknęło po prostu. Tak, bo ja też ci zawsze mówiłem, że ty na przykład za duże ciężary bierzesz. Ja ci to mówiłem, nie, że wysyłałeś mi filmik wiosłowania, na przykład, i widziałem, że ty ciągniesz to całym ciałem, bo jest za duży ciężar, no i przez to robią się urazy. Kolejna sprawa to są ciężary. Ludzie na siłowni biorą za duże ciężary. Wszyscy machają totalnie, źle technicznie. Nie wiem, jaki jest z tym cel. Oprócz tego, że mają lepsze ego, że na przykład ktoś na nich patrzy z boku. Tylko, że uwierzcie w wielu takich młodych adeptów, że jeżeli robicie ćwiczenie niepoprawnie dużym ciężarem, to bardziej to jest śmieszne niż imponujące. Znaczy śmieszne. Nie chcę tak nazywać, bo dla mnie to nie jest śmieszne, jak ktoś się stara. Jak ktoś, ktoś się stara, to jest super dla mnie. Mhm. Ktoś próbuje dobrze, ale to, że mu nie wychodzi, to normalne. Na początku normalne, każdemu. Ja też robiłem źle. Mnie, szczerze, ostatnio to, co zaobserwowałem na siłowniach i to mnie troszeczkę razi w oczy i boli, dlatego zmieniłem siłownię i trenuję w takiej trochę takim dżimie, wiesz, starym, ze starym sprzętem, bo nie mogę trenować w sieciówkach od, od nowego roku. Po prostu ja jako zawodnik nie mogłem nawet realizować planu i, i mnie to aż bolało w oczy to, że ludzie przychodzą na trening, siedmiu młodych, ośmiu chłopaków w grupie, stoją na bramie, pokazują sobie filmiki na telefonach, śmieją się, normalnie kawiarnia. I nie neguję tego, że on podchodzi do ćwiczenia i źle je robi. Może się nauczyć, ale neguje to, że on tam przychodzi w celu takim, żeby sobie pogadać. To nie chodzi do kawiarni, bo przeszkadza innym troszeczkę i sam nie ma efektów z tego. Po prostu ja wymagam taki minimum od osób, które przychodzą na trening. Po prostu bądź zaangażowany. Mhm. Nie musisz umieć dobrze trenować. Nie musisz trenować tak jak ja, z taką intensywnością, z taką energią. Nie, nie wymagam tego od ciebie, bo jestem zawodowym sportowcem, ale od każdego wymagam. Zaangażowania po prostu jakiegokolwiek. Bo czasami to wygląda tak, jakby postawić im stolik i kawę, to tak by to wyglądały te, te spotkania na siłowni, nie? Tak, niektórzy mi A za... potem brak efektów. Niektórzy mi mówią, że nawet słuchanie podcastów mi trochę kiluje wyniki na, na siłowni, bo jestem nie nie co skupiony. Ale dla mnie to akurat spokojnie. Ja mi się wydaje, że jestem w stanie się skupić, chociaż zmieniam podcasty na muzykę, jak robię przesiady, bo już nie zrobię z podcastem. Znaczy, powiem tak, to jest ogólnie dla ciebie rozwojowe na pewno mhm. i to też tobie pomaga w, w, w hmm. zawodzie, więc ja to rozumiem ale ja osobiście nie dałbyś rady? nie mogę nawet osobiście ja nie zrobię tak dobrego treningu trenując z partnerem nawet wtedy ja osobiście mam słuchawki jestem zamknięty to jest takie półtorej godziny dla mnie oderwania się właśnie od mojego od mojego całego życia od stresów i po prostu ja muszę być w mięśniu który pracuje ja mam fokus ja, jak ktoś zobaczy mnie na siłowni to może pomyśleć że sami się zachowuję trochę jak nienormalny ale bo ja wchodzę w jakieś swoją oazę ja nie panuję nad tym ja jestem po prostu tam w innym świecie mhm. w świecie w którym muszę się Nakręcić na każdą serię, żeby dać siebie 200%. Jeżeli zrobię jedną serię źle, to ja mam do siebie pretensje. Nie mogę tak zrobić. Powtarzasz ją, czy masz pretensje? Nie, jakby, jakby, no, dosz, czujesz, doszedłem do takiego etapu, że, że kładąc się na serię, wiem, że ona jest ważna i, i, i jakby nie. Chodzi o bodźce. Jakby ty jak słuchasz podcastu, no to twoja podświadomość jest w podcaście, a nie w mięśniu, nie? Mhm. Troszeczkę. I na pewno nie będziesz tak czuł mięśnia, jak w głowie zamkniesz oczy, znaczy zamkniesz oczy i będziesz trenował i będziesz tylko skupiony na tym, żeby zrobić dzisiaj idealny ruch na klatkę, nie? Dlatego ja na przykład jak często mam słuchawki nie po to, żeby słuchać muzyki, bo często ta muzyka już mi się nawet nie podoba, tylko mam po to słuchawki, żeby nie słyszeć rozmów innych, bo mnie to wybija. To bo... żeby się tak. skupić. Tak. tak jak w podcaście. Tak jak w podcaście. Mhm. Um, czyli... tak, tak, tak jak tutaj, u Ciebie jest czarno, fajnie, nie ma bodźców, można się skupić. Dokładnie. Czyli jak, jak robisz na przykład kolejną serię, załóżmy jakiegoś ciężkiego wiosłowania, to masz jakiś mindset, z którym wchodzisz w tą serię, żeby każdą serię zrobić zajebiście dokładnie? Tak, szczerze to jest to mindset, który... na każdej coś innego jest, wiesz, ale często bardzo się na tą serię gdzieś nakręcam, mimo że to jest jedna z 15 na treningu, nie? Mhm. Jakby wiem, że jestem już na takim etapie, żeby osiągnąć to, co chcę w tym sporcie, Muszę dać siebie wszystko w każdej serii, bo to jest główna droga do mojego rozwoju. Nie środki, nie to, bo tak szczerze, każdy trzyma dietę na tym poziomie, każdy coś tam bierze, jeden więcej, drugi mniej, ale to zależy od tego, kto ma jaką wiedzę i, i, i tak dalej. Ale wiem, że nie każdy potrafi wyjść ze strefy komfortu aż tak mocno na każdym treningu jak niektórzy i dlatego osiągają więcej. Nie? Co nazywa się wyjściem ze strefy komfortu na treningu? Tym, że mi przed każdą serią jest ciężko. Ja po każdej serii czuję upadek mojego mięśnia, że w sumie ja już jestem zmęczony. A ty musisz na samą serię zrobić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Musisz przekroczyć kolejną barierę. zrobić jeszcze, Nie możesz ruszyć ręką, ale jeszcze zrobić dwa ruchy. To jest w głowie. Większość osób tego nie rozumie, jak zaczyna, że wyciska, nie mam siły. Jak, je, jak naprawdę sobie w głowie to nakręcisz, to jeszcze zrobisz jedno, dwa powtórzenia i tak dalej, nie? To brzmi dla mnie jak kontuzja. Jak wydaje mi się, że gdybym ja coś takiego zrobił, to bym od razu bym miał kontuzję, tak jak wcześniej mi się działo. Ale ja tak. mam troszkę inną właśnie świadomość treningową od, od większości osób już, które jeszcze takiej świadomości na przykład nie mają. Nie? Czyli ty, ty rozumiesz to i możesz sobie na to pozwolić. Tak, ja jakby nie popełniam błędów w technice ruchu, mhm. więc jakby ja upadam mięśniem, czyli jak doprowadzam mięsień do upadku, czyli seria do odciny, tak zwana to u mnie odcina jest mięśnia, że ja już nie mogę ruszyć, bo mój mięsień jest na maksa zmęczony. Ale ja nie pociągnę tego barkiem i on mnie wyrwie się czy coś, bo mm -hmm. ja robię to świadomie. Ja upadam mięśniem, a nie, że kończę serię, bo jestem zmęczony przykładowo, całościowo, bo pociągnąłem wszystko wszystkim. I ty robisz każdy trening taki? Każdy taki tak mocno? W przygotowaniach tak. Hmm, bo ludzie mówią, że jeden trening się powinno zrobić. Wody potrzebujesz? Mam ostatniego i za chwilkę. Um, są ludzie, którzy mówią, że na przykład tylko jeden trening się powinno robić z, takim, z progresją, albo y, jeszcze mniej, a ty mówisz, że robisz każdy. Czy to nie wpływa na to, że jesteś totalnie jakoś zajechany, przemęczony, czy coś w tym stylu? Nie, no, bywają okresy, kiedy są zmęczony, ale zapytaj, nie wiem. Michaela Jordana, czy McGregora, jak trenował trzy razy dziennie, czy robił to na półgwistka? Nie, chciałbyś najlepszy, nie myślał o tym, czy po serii będzie bardziej zmęczony, czy mniej. Robił wszystko. Ty też nie myślisz o tym, na przykład, jak nagrywasz kilka podcastów pod rząd, czy jesteś zmęczony. Nie, chcesz to zrobić, bo chcesz osiągnąć większe cele. I uważam, że to w tym, w tym się zamyka, że jakby ja mam troszeczkę już inne podejście, bo chcę osiągnąć bardzo duże cele w tym sporcie. Nie? Mhm. I, I uważam, że jeżeli każdy człowiek chce osiągnąć bardzo duże cele. W jakimkolwiek w strefie swojego życia, musi po prostu wychodzić z strefy komfortu i musi czuć się, że jest, że jest ciężko i, i przełamuje to. nie? Mnie to buduje na przykład. Ja jakbym odpuścił trening, poszedł na trening i zrobił go słabiej, to ja bym wrócił bardziej zmęczony psychicznie, bo bym nie wybaczył sobie tego, że dałem dupy. Nie? Mhm. Ja nie mówię, że jak ktoś, kto robi słabszy trening, a ma trzy, trzy biznesy na głowie, daje dupy. Nie, bo on tą energię wsadza w to. Ja wkładam też w pracę, ale ja mam całe życie podporządkowane pod moją pracę i pod, yy, yy, pod sport, tak? Ja nie mam, nie bodźcuję się gdzieś, nie? Staram się, nie nie mam dużo spotkań towarzyskich, co zabierają mi energię, zabierają mi siłę na to, żeby właśnie ten trening zrobić. Dbam o to tak, żeby wtedy, kiedy czuję się zmęczony, nabrać tej energii, przykładowo zamknąć się nawet w pokoju sam i, i myśleć i po prostu się oderwać od wszystkiego, nie? a nie na przykład wyjść wtedy ze znajomymi i jeszcze bardziej się dowalić, a następnego dnia powiedzieć, że zrobiłem ciężki, słaby trening, bo jestem zmęczony. No zrobię słaby trening, bo zamiast pójść może odpocząć, poszedłeś ze znajomymi na miasto. To jest twój wybór. Ja dokonuję takich wyborów, żeby być gotowy na kolejny dzień, nie? Fajne jest to, co opowiadasz. Trochę mi wjeżdżasz na ego, ale ja się od razu boję, że zrobię sobie jakieś kontuzje, ale to jest, to jest bardzo fajne, co mówisz, jak, bo pokazujesz, jak głęboko jesteś w tym procesie i to jest coś, co, co ludzie rzadko mówią, że są aż tak głęboko, że dzień wcześniej nie idą zrobić czegoś i odpoczywają tylko po to, żeby następny dzień nie mieć wymówki, żeby mogli zrobić gorszy trening. Dlatego chciałbym mówić o tym bardziej tak całościowo, nie tylko w podejściu do treningu, bo tak to osoba taka z boku to zinterpretuje, że... No właśnie tak jak ty, że wyjeżdżam ci na ego. Ja w ogóle tego nie robię, bo ja. To jakby... ja sobie biorę, sam. Wiem, ale ja mega szanuję to, jaką ty drogę przechodzisz w podcastach, jaki osiągnąłeś cel od roku, mhm. i jak się rozwijasz. To jest wow! I wiem, że musisz dawać siebie mega dużo, może to właśnie tyle, ile. Właśnie na pewno tyle, ile ja na przykład daję sobie siebie tu czy tu, nie? Mhm. I, I uważam, że nie ma innej drogi po prostu w osiągnięciu sukcesu, niż przekraczanie swoich barier każdego dnia. Jeżeli właśnie chcesz osiągnąć duży cel, ale ty idziesz na trening i, i powiesz sobie. Stary, no wczoraj siedłem na trening i wszedłem na siłownię i byłem mega zmęczony. No i, i wszystkie głowa mój mówiła, moje demony: wiesz, nie, dzisiaj może lżej, może lżej. Nie, nie odpuszczasz tego. No to nie? mnie wkurwia jeszcze bardziej. No? Ja, jak jestem zmęczony przed treningiem, to to samo, Paula, ja jestem wkurwiony. Ja wtedy wchodzę jeszcze w gorszy stan taki, że jestem zmęczony, zły. Musi się dojebać na maksa. Je, nie dojebać na maksa, ja muszę wykonać plan. Mhm. Po prostu. Ja, wiesz, ja nie trenuję w taki sposób, żeby iść na trening i dzisiaj się dojebać na maksa. Ja robię taką objętość i taki trening, jak mam w planie, ale to jest na tyle ciężki trening, że muszę być na maksa na niego gotowy, nie? I jakby uważam, że kiedy naprawdę nie mam siły na trening, to jestem jeszcze bardziej w sobie w środku wkurwiony, że po prostu kurczę, muszę, wiesz, jak zrobię, wiem, że jak zrobię słaby trening, to będę miał pretensje do siebie, nie? Ale to też daje jeszcze większą motywację, bo gniew to jest w gruncie rzeczy energia, więc może się wykorzystać do cięższego treningu, nie? Tak, jakimś gniewem bym tego nie nazwał, ale, ale na pewno jest to zdecydowanie fajniej i bardziej komfortowo czuję się, kiedy wstaje rano, świeci słoneczko, ja jem śniadanko, nikt mnie rano nie zenerwował, a bardzo rzadko się to zdarza przy takim liczbie podopiecznych i spraw biznesowych, żeby nikt mnie z rana nie zenerwował i nic mnie nie wybiło z rytmu. To wiadomo, że jak wstaniesz rano, zaplanujesz sobie dzień, poczytasz książeczkę, słoneczko, idziesz na trening, jest super. Tylko, że to jest życie i takie dni są raz na tydzień, nawet dla mnie jako sportowca. Um, jak to robisz, żeby nie przerzucać tego mindsetu, żeby mi w, u, u, czuć granice pomiędzy tobą a podopiecznymi, że dobra, dobra, to jest podopieczne, na niego nie mogę wjeżdżać za bardzo, bo on nie, nie, nie robi tego w ten sposób jak ja. Czy nie mogę na niego wjeżdżać za bardzo? Wiesz, ja uważam, że dobry trener, to jest taki, który powie ci to, czego ci inny nie powie, żebyś ty osiągnął swój cel. Jeżeli ciebie to zaboli, no to ty nie jesteś troszkę może gotowy na, na osiągnięcie tego celu, który sam chcesz osiągnąć. Przecież ja nie jestem trenerem, który pisze, hej, mam, szukam ludzi do współpracy, mam nabór. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem w życiu. Nigdy nie powiedziałem, że mam wolne jedno miejsce, że mi zostało. Nie. Decyzja każdego z Was to jest zgłoszenie się do mnie z własnej woli. To wy piszecie do mnie, hej, chcę schudnąć. Więc jeżeli chcesz schudnąć, a piszesz mi raport no mam cztery cardio, ale dwóch nie dałem rady zrobić, bo byłem zmęczony pracą, w sobotę byłem ze znajomymi, no i, i no i wypiłem pięć pifi, zjadłem dwie pizze to jest dr drugi tydzień na przykład, nie? No to ja mam być wyrozumiały dla takiej osoby? Ja jestem trenerem, który ma ci powiedzieć prawdę, że to cię oddala od celu, który sam chcesz osiągnąć. Mhm. I tyle, nie? Czasami jest to, czasami to boli, ale uważam, że osoby, które mówią innym to, co chcą usłyszeć, to nie są osoby szczere, które chcą ich dobra. A ja ich dobra chcę, bo mamy wspólny cel, gramy do jednej bramki. Mm. Czy ty pracowałeś jakoś nad pewnością siebie? Czy zawsze taki byłeś? Czy to wynika z tego, jakie osiągasz wyniki, i to jakby buduje cię do tego, żeby być na tyle pewny siebie, mówić, co myślisz? Bo to też jest takie, u ciebie to jest zauważalne mocno na Instagramie, że ty się nie pierdolisz, ty po prostu mówisz, co myślisz. Teraz ogólnie, ogólnie mniej się dużo udzielam, mniej pokazuję gdzieś tam swojego życia. Ale jak pokazujesz, to to już jest takie do, do, dobitnie. Kurczę, ja tak tego nie odbieram, bo może właśnie jestem taką osobą. Nie? Jeżeli mm -hmm. coś przekazuję, to to idzie z serca po prostu ze mnie i taki jestem. Nie? Czy, mm -hmm. czy, kurczę, nie pamiętam, jak to było kiedyś, jeżeli chodzi o pewność siebie, ale na pewno kiedyś byłem inny, jak byłem dzieciakiem, bardziej chciałem się gdzieś może wpasować komuś, nie? Jakby powiedzieć coś, żeby mnie grupa nie odrzuciła, żebym był y, lubiany, wiesz o co chodzi. Tak jak gdzieś tam każdy są takie takiej rozterce dróg i, i w końcu ma moment, w którym zobaczy, że ci znajomi go zawiodą, że ci wszyscy bliscy ludzie to tak naprawdę nie są w ogóle bliscy ludzie. Ja miałem taki moment właśnie w swoim życiu, kiedy byłem tym dzieciaczkiem, który chodził na tą siłkę, siłkę zrezygnował z piłki i powiedział sobie właśnie dobra, nie wychodzę na imprezy, chcę coś osiągnąć, nie? No i nagle ci wszyscy koledzy od imprez zaczęli mnie jechać jakoś tak, wiesz, tu komentarz, tu do mnie, tu się odwrócili, już do mnie nie pisali, tu coś, nie? I zrozumiałem, że kurwa, to nie są moi znajomi, oni nie chcą mojego dobra, bo to ja chcę coś osiągnąć fajnego, chcę w to iść, powiedziałem to i ja oczekiwałem, że na przykład ktoś mi powie, kurczę, super, działaj, wiesz, staraj się, idziesz w to, może ci się uda. Mhm. Zrozumiałem, że jeżeli osoba, która niby jest blisko mnie tego nie robi, a mówi mi że i co, będziesz stracił życie, nie będziesz imprezował i tak dalej, bądź jak wszyscy, wiesz o co chodzi, to to ona chce mnie sprowadzić do siebie, chce mnie sprowadzić na swój tok myślenia, więc... Żeby ona się czuła komfortowo. Tak, mhm. a ja po prostu zrozumiałem, że... No, miałem takie etaty w kiedy musiałem to wszystko przemyśleć, kiedy siedziałem właśnie w domu, kiedy gdzieś odcięło się ode mnie dużo znajomych i albo ja się od nich odciąłem podświadomie, bo wiedziałem, że jakby... Zaburza cię to proces? Zaburza mi to po prostu dojście do mojego celu i proces, tak? I mhm. jakby nie, nie, nie potrzebuję ich... Przez to, jak się zachowują, i jak tak naprawdę nic dla mnie nie znaczą, i w drugą stronę, nie? Mhm. Jak żyją też. Tak, no bo to też bardzo mocno się świadcze... Ale tutaj mówię za dzieciaka, że to gdzieś musiałem przejść i tą pewność siebie na pewno budowały zwycięstwa, ale przede wszystkim moją pewność siebie budują porażki. To jest coś, co mnie buduje i wzmaga pewność siebie. To, że ja po porażce, po największym nawet hejcie, po tym, jak się wylewa coś, mimo wszystko się nie poddaję, a powstaje mimo że wiesz to tak z boku może wyglądać że ktoś ma jakąś porażkę a potem ma sukces i to tylko wygląda tak że no super ale nikt nie wie tego co było po środku to tego jest... bólu tej tego tego wiary tych wszystkich wyrzeczeń tego wielu wielu etapach smutku pracy tego wszystkiego nikt nie widzi a to jest cała właśnie kwintesencja pewności siebie człowieka, ja uważam. I to jest ten zajebiste, zajebiste ta gra, to chyba grafika była, ja, co, którą wstawiłeś na Instagrama, lew, który ma powbijane strzały w plecy. Mam na tapecie to nawet. No to jest zajebiste. Zapad... siebie z Paulą na drugiej tapecie właśnie to. No, to jest zajebiste, że właśnie z zewnątrz widać jakieś super fajne rzeczy, które się, które się pokazuje, ale nigdy nie, nikt, nikt nie chce spojrzeć na tą drugą stronę. Co, co cię kosztowało dojście do danego miejsca? No właśnie, i to, i to ja uważam, że buduje pewność siebie, bo wiesz, jeżeli wygrywasz, no, to jak ty masz nie być pewny siebie? Skoro no ty wygrywasz, każdy cię lubi, każdy cię chwali. Mhm. Pewność się buduje to, kiedy upadniesz. Kiedy wszyscy cię jeszcze bardziej chcą zgnieść, a ty mimo wszystko wierzysz w siebie, przepracowujesz to ze sobą, podnosisz się, działasz ciężej, mocniej i osiągasz swój cel. To buduje człowieka, uważam, na maksa i mnie zbudowało buduje najbardziej. Nie? Co było dla ciebie takim największym dołkiem, jeśli możesz powiedzieć oczywiście, sportowym. Mhm. Myślę, że Wiesz, ja ogólnie byłem taką osobą, która przykładowo jechałem na zawody do Hiszpanii, duże zawody, i byłem trzeci, a nie wygrałem. Ja wchodziłem ja ze sceny i płakałem i byłem wkurwiony. Więc to już we mnie się działo. A na przykład mój rywal ze sceny Polak pojechał na te same zawody, był piąty i pisał o tym, jakie to są super zawody, jest top 5 międzynarodowych. A wszyscy pisali gratulacje, a mnie odbierali inaczej jako porażkę, bo sam. Dla... Bo sam to tak prezentowałeś. Ale ja nie chciałem okłamywać kogoś. Ja, dla mnie to była porażka w tym momencie. Może dla kogoś trzecie miejsce na zawodach w Hiszpanii byłoby super. Ale ja chciałem wygrać. Robiłem wszystko, żeby wygrać. Potem rozumiałem, że wcale nie robiłem wszystkiego, żeby wygrać, że mogę wiele rzeczy poprawić, ale zawsze chciałem po prostu, wiesz, yy, osiągać po prostu dużo. Ta, to jest ciekawa różnica. Jak ja jeździłem jeszcze kiedyś na rolkach, pamiętam, że było całkiem podobnie, że był jeden mój kumpel, który wstawiał często taką grafikę, yy, że są ludzie, którzy są na drugim miejscu i są nieszczęśliwi, a są ludzie, którzy są na piątym miejscu i są szczęśliwi, i że lepiej być tą osobą na piątym miejscu szczęśliwym, bo masz lepszy humor. Z czym ja się nie, nie do końca zgadzam. Ja uważam, że lepiej być niezadowolną osobą na drugim miejscu, jeśli twoim celem było pierwszy. Miejsce, bo to znaczy, że nie wykonałeś poprawnie pracy. Wszystko zależy właśnie od, od sposobu myślenia, moim zdaniem. I kwest, to jest kwestia podejścia. Ja uważam, że jeżeli ktoś cieszy się z piątego miejsca, no to jest gdzieś problem. Mhm. Zależy, jaki cel jego był, był zawodów. I w ogóle nawet nie mówmy o zawodach, jaki cel był. No to to jest tak samo, nie wiem. No, no nie chcę mi się teraz jakiegoś przykładu tam szukać, ale no właśnie, no jeżeli nie można cieszyć się. Wiesz, jestem pewny, że sportowiec jedzie na zawody, żeby wygrać. No bo po, jakby to też twoja praca cię do tego... Yy, ty możesz o tym mówić na przykład głośno, jeżeli ty ciężko bardzo na to pracujesz i ty chcesz, wy, wierzysz swoje zwycięstwo. I jeżeli nie wygrasz, no to musisz czuć mimo wszystko trochę zawód. Jeżeli gdzieś tam nie osiągnąłeś swojego celu. Ja nie mówię, że... że ale nie zgadzam się w ogóle ze sformułowaniem, że lepiej jest... Bo to uważam, że jest oszukiwanie samego siebie. Oszukiwanie samego siebie i musisz czuć porażkę, żeby chcieć ciężej pracować. Jeżeli ktoś oszukuje samego siebie, nigdy nie znajdzie tej drogi swojej. Nigdy... No nigdy nie będzie sobą, nie będzie jakby, wiesz, chciał osiągać więcej, bo no kurczę, no... I to jest chyba też podejście trochę do takiego cierpienia, bo żeby przejść przez takie super ciężkie treningi, albo przez cokolwiek, jeśli chcesz coś osiągnąć, to musisz przejść przez naprawdę ciężkie dni, że czasami jest naprawdę przejebane i trzeba przez to przejść. I musisz być, czuć się z tym komfortowo, a nie szukać tych miejsc, gdzie ty się będziesz czuł dobrze. To chodzi o to, właśnie, żeby być komfortowy w tych miejscach, gdzie się czujesz bardzo chujowo, i wtedy to ci pozwala iść dalej. Więc wydaje mi się, że ten mindset, żeby na piątym miejscu się cieszyć, nie. Mi, to miedownie... jest moim zdaniem oszukiwanie samego siebie, bo ktoś lubi po prostu być w swojej strefie komfortu, nie? Więc to już zależy od, od każdego. Ja na przykład nie lubię, bo wiem, że jak będę w tej strefie komfortu, to będę stał w miejscu. Po prostu taka jest prawda. No. Mhm. Jeżeli nie wychodzimy ze strefy komfortu, nie, nie robimy czegoś w momencie, kiedy nam się nie chce, kiedy nas boli, kiedy, kiedy czujemy ten, ten gorszy dzień. No to nic nie osiągniemy i to jest wszędzie po prostu, wiesz, nie chcę teraz mówić na przykładzie tylko tego ciężkiego treningu, bo to jest źle odbierane przez ludzi, bo co to jest za ten zrobić ciężki trening, ale tak jest wszędzie, jak porozmawiasz, jak słuchasz, nie wiem, podcastów z milionerem, mhm. no to on też mówi, że doszedł do tego, bo nie spał po nocach, całe dnie latał i co, ktoś teraz powie mi, że on powinien szukać balansu i jednego dnia pracować, drugiego odpoczywać? Nie, bo wtedy by gówno osiągnął, nie doszedłby nigdy do tego, gdzie jest teraz. Gdyby tak robił. I to jest taka wymówka ludzi słabych, którzy nie wierzą w siebie, nie znaleźli siebie i po prostu fajnie im jest być w swojej strefie komfortu. No. Każdemu jest fajnie, ale do czasu. Mm -hmm. No tak, i trzeba wybierać te momenty, często ci ludzie, którzy osiągnęli właśnie dużo, też mówią o tej samotności, że to jednak jest samotna droga. Że to jak ty mówisz o tym, że stwierdziłeś, że będziesz robił wyniki i przestałeś chodzić na imprezy, no to, to w tym momencie przyszedłeś na drogę samotności, że już, nie, Prawie, już że tak. tam już nie ma za bardzo ziomeczków, bo ziomeczki to, to chcą właśnie, żeby było fajnie na piątym miejscu. A jak idziesz drogą, która jest naprawdę ciężka, to okazuje się, że już nie ma tak dużo ludzi. Musisz tak naprawdę polubić bycie z samym sobą. Jeżeli ktoś, moim zdaniem. Obawia się tego, że jest sam ze sobą, na przykład, to ma duży problem, bo tak naprawdę, wiadomo, że żyję dla mojej żony, bo kocham ją i tak dalej, ale ja jestem, to ja jestem ja, ja muszę żyć też dla siebie. Nie? Jeżeli nie lubię siebie, boję się swoich myśli, to jest problem, myślę, ludzi, że po prostu siedzą sami zamknięci w pokoju i te myśli, które ich przerażają. Każdy ma te myśli, właśnie, żeby odpuścić, że jest ciężko, że to nie jest dobra droga, masz bodźce z każdej strony. Po prostu musisz polubić czas sam ze sobą. Ja, ja uważam, że nie ma innej drogi, tak naprawdę, gdzieś do, 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 tego, do tego sukcesu, niż to, żeby po prostu sam ze sobą przegadać pewne rzeczy, bo inaczej jak wyciągniesz wnioski, żeby stać się lepszy na różnych etapach swojego życia? Jak, jak na przykład rozmawiasz ze znajomymi? Każdy znajomy jest inny, on nie jest tobą. On nie wie, co ty chcesz osiągnąć, on nie wie, co, przez co ty przeszedłeś, i tak dalej, nie? On ci może dać wskazówkę, ale on ci da wskazówkę, bo po prostu woli na przykład, żebyś ty z nim chodził na zakupy i imprezy. I taką ci wskazówkę da, ale ta wskazówka będzie zła dla Ciebie, dla osiągnięcia, i to Ty nie osiągniesz celu. A on i tak się potem może wypiąć. Może nie. Ja nie mówię, żeby się odwracać od ludzi. Broń Boże, tylko żeby otaczać się ludźmi, którzy ciągną Cię w górę, nie. a nie w dół. Ja bardzo lubię na przykład chwilę z samym sobą nie? i nie boję się tego w ogóle powiedzieć. Nie boję się tego powiedzieć, że przed zdobyciem karty pro wyszedłem o 6 rano i, i gadałem sam do siebie, patrząc na słońce i gadałem z pół godziny do siebie żeby ułożyć swoją głowę na ten dzień. A dzień wygrałem tę kartę, dzień później przyszedłem i dalej gadałem do tego słońca w wdzięczności tego, że udało mi się to zrobić. Ale byłem tak naprawdę wdzięczny sobie, nie. Ale to jest takie budowanie mindsetu, nie? To cię nastawiało w pewien sposób. To nie jest jakieś takie gadanie, o jakichś niestworzonych szamańskich rzeczach, tylko to nie, cię w pewien nie, nie. sposób buduje. To, to, brzmi to wpływa chore, na ciebie. Ale to brzmi. To, to nie, tak... nie brzmi Jak chore dla mnie ktoś. Dla ciebie nie, bo uważam, że też jesteś jakby mentalnie na bardzo dobrym poziomie, ale dla osoby, która boi się samego siebie, która udaje, że nie, ona nie ma żadnych myśli, ona nie ma tego. No to jest to chore, nie? Może to być chore, ale koniec końców może chciałaby tak robić też, ale nie ma odwagi do tego, żeby przełamać samego siebie, nie? Mhm. Kto jest dla ciebie e, największą inspiracją? Jak obs obserwujesz sobie jakichś ludzi, to kto robi naprawdę według ciebie zajebiste rzeczy i także oglądasz, nie mówisz, kurwa. Zdecydowanie chcę Conor McGregor. To jest moja inspiracja, jeżeli chodzi o mindset. To jest moim zdaniem tytan mindsetu. Mhm. Wszystko, co ma w życiu, zawdzięcza tutaj, mhm. moim zdaniem. A nie bolicie to, jaki on jest. ja mam wrażenie, teraz? że teraz, on jest trochę odklejony teraz już. A dlaczego? Um, nie podoba mi się to, w jaki sposób się prowadzi. To, że. Z, z, z wyłączeniem na to, że to może być wszystko gra. Jest szansa, że to jest wszystko gra mentalna, ale mam wrażenie, że czasami przesadza, ale to są moje. Jakby... Jasne. To ja uważam, że tak. Nie można teraz. Ja, ja nie inspiruję się Konorem dzisiaj, bo dzisiaj Konor osiągnął wszystko. Jego mindset się zmienił, bo on już ma wszystko. Tak naprawdę. On teraz się zastanawia, czy kupić sobie złotą klamkę do y, Jachtu, Lamborghini, czy kupić inny kolor klamki. To jest już jego. Znaczy wiadomo, że ma inne te rzeczy, ale chodzi mi o to nie. Ja inspiruję się tym, że on w wieku mało lata, nie miał nic. Zajubisz to jest ten dokumentalny, co? Tak, ale właśnie ja też wiele innych rzeczy o nim właśnie poczytałem i nie miał nic. I ciężko w siebie wierzył, zapierdzielał na każdym treningu i nie miał dalej nic. Miał tę kobietę jedną jeszcze co Tak, fajny Miał element. właśnie jedną kobietę, która zawsze przy nim była, wspierała go. Tutaj akurat poszła totalnie za nim, nie chciała jakby osiągnąć sama czegoś ten, ale w ogóle tego nie neguję. Mega zajebiście, że tak się jemu poświęciła. To też mu pomogło. No ale zobacz, goś nie miał nic i dla mnie to jest taki przykład, że sportem, swoją ciężką pracą, swoją wiarą w siebie po prostu przenoszącą góry ze sportu, czyli po prostu chodzenia na trening. I robienia tego, co kocha, został miliarderem, został legendą sportu, zdobył wszystko. To, co robi teraz, ja też mogę się z czymś zgodzić, czy z czymś nie zgodzić, nie? ale to już jest kwestia tego, że ktoś może to negować, na przykład teraz, że o, McGregor teraz już wejdzie i dostanie w dupę, nie? Na, w walce. Ale ja mam na to jedno proste wytłumaczenie. On nie zmusi się już teraz do takiego treningu, jak 5 lat czy 10 lat temu, bo jego mindset już, on wszystko osiągnął. Nie da się tak zmusić. Jak ja bym wygrał Mister Olimpię, to. Prawdopodobnie nigdy bym tak już ciężko nie trenował, bo bym zrealizował ten swój cel, nie? On zrobił to raz, drugi, piąty, pokonał wszystkich. Jak był w swoim szczycie, wiesz, mentalności, to osiągnął wszystko. Teraz już tak naprawdę on trenuje tylko dlatego, że o to lubi robić i sobie wychodzi dla przyjemności i też pewnie dla fajnej kaski. No Jest pasjonatem. Ja nie sądzę, żeby on zarabiał jakoś szczególnie dużo, jeśli chodzi o to, ile, ile, no, ile on zarabia poza walkami. Teraz to wiesz, teraz to on ma, wiesz. I to właśnie też jest kwestia tego. On, zobacz, skończył właśnie yy, karierę sportową i właśnie to jest to, że nie możesz stanąć na laurach, znaczy wiesz, nie możesz przestać czegoś robić, bo wtedy spadniesz w dół, pojawią się inni. On otworzył jeden biznes, drugi biznes, trzeci biznes. Rozwija się teraz tutaj. I tak, tak jak mówisz, no on może sobie zrobić jedną walkę, ale to bardziej jest dla pasji i dla fajnego tam kontentu niż, niż dlatego, że potrzebuje kasy z tego. Mhm. No, ta jego podróż jest piękna. I teraz sobie myślę też o tym jego mindsetcie, że można się, wiesz, można mieć obiekcje co do tego, jak się prowadzić, ale z drugiej strony dokładnie ten sam mindset niszczył jego przeciwników. On mentalnie ich bardzo wyniszczał. Tym, jak do nich gadał, tych, jak ich poniżał. To, przez... to mnie to fascynuje właśnie. Ja tego właśnie nie, nie robię, nie neguję, tylko ja, ja też jaram. tego nie neguję. A, dla mnie to jest wow, bo on to robił dlatego, tylko dlatego, że wierzył w siebie. Dlaczego drugi tego nie robił? Bo wiedział, że jak to powie, ja dostanie. W w web, to będzie wstyd. Myśl, i co robił? Myślał, co ludzie pomyślą. A MacGregor tego nie robił. Dlatego mnie to inspiruje. Inspirują mnie osoby, które robią coś wbrew wszystkim i nie boją się, że jak to ktoś odbierze. Co to ma za znaczenie, jak to ktoś odbierze? Jak, czego byśmy nie zrobili? Możesz zrobić to tak, możesz zrobić to tak. I tak. Połowa odbierze to dobrze, połowa źle. I zawsze będą ci niezadowoleni zadowoleni. Tak, z tego co pamiętam, to Dana White, właściciel UFC, mówił o nim, że on, on bardzo dobrze radzi sobie pod presją. I to, co on robił, to w pewnym sensie było też dokładanie sobie tej presji, żeby on po prostu musiał wygrać, tak. bo jak nie wygra, to będzie miał przejebane. No, ale dokładanie tej presji, moim zdaniem, tylko i wyłącznie właśnie mentalnej, nie? że to było coś niesamowitego. I jestem przekonany, że w jego głowie nie było tego, że co będzie, jak przegram. Nie Jestem pewny, że ma, on tego nie miał w głowie. On miał tylko rozwalę go w pierwszej akcji, tylko to widział i potem wyszedł na Aldo, gościa, który nigdy nie przegrał i wyjaśniał go w pierwszej akcji. To było niesamowite i jestem pewny, że to zwizualizował. Mi, mi to ciary przechodzą od razu, jak o tym gadam. Tak. Ja uwielbiam te walki oglądać. To jest dla mnie niesamowite, bo no. zrobił coś niemożliwego i powiedział to, mówił to na każdym kroku, że to zrobi. Odważył się powiedzieć do mistrza, który nigdy nie przegrał, że go pokona w pierwszej akcji i on to zrobił. Jestem pewny, że gdyby tego nie powiedział setki razy w swojej głowy, to by się to nie wydarzyło. No, to było niesamowite. To było niesamowite. No i zaprowadziło go to na kompletny szczyt. Wygrał dwa pasy. Z tego, co pamiętam, to był pierwszy, który wygrał dwa pasy w UFC. Ale nie jest Wagowe, był... tak. Że mm -hmm. tak. No, to jest niesamowita historia. Pamiętam, że jak przegrał z Diazem pierwszą walkę, to, to Joe Rogan mówił, w, jak, w, jak, komentujący, że no, mam nadzieję, że Conor zostanie poza social mediami na kilka dni. <laughs> O, to jest piękna historia. ktoś jeszcze? Na ciebie tak działa? Teraz? Myślę, że nie. Jakby... Czyli, wrat, jako, czyli jak na przykład. McGregor chcesz... dla mnie jest obecną inspiracją, bardzo. Także cały czas, jakby nawet mam jakiś sam spadek tego, to bardzo lubię sobie obejrzeć jego słowa, bardzo lubię sobie obejrzeć wywiady i utwierdzić się w tym, że idę dobrą drogą. Że to, że jakby, wiesz, nie myślę o tym tak naprawdę. Wiadomo, każdy myśli, ale staram się wybijać to zupełnie, co ludzie o mnie pomyślą. Mhm. Jakby wiem, że. Nie ma to żadnego znaczenia w moim procesie dojścia do czegoś więcej, czy w sporcie, czy w biznesie, że tylko to może sprawić, że nie dojdę do niczego i oni mnie zastopują. I w... miałem taki moment gdzieś tam czasami, i wtedy właśnie nie osiągałem nic. Stałem w miejscu albo się cofałem nie? przez swoją głowę nie? i jakieś tam. I jak byłeś w takim momencie, w, miałeś jakiś specjalny proces, jak z tego wyszedłeś? Co, coś zrobiłeś wtedy, co ci pozwoliło? Zorientowałeś się, że jestem w, te, w dołku w cudzysłowie, robię coś źle, i muszę wprowadzić jakieś delikatne zmiany, żeby z niego wyjść tak. i, z, i rzeczywiście zauważyłeś, że z tego wyszedłeś? Tak. I to właśnie było niedosyć nie niedawno. Może to było takie, takie wiesz, chwila, ale czułem gdzieś się taki nie do końca, wiesz, że wierzyłem w siebie, czy, czy coś takiego miałem takie chwilę i i po dłuższym czasie zauważyłem, że, mnie to, że dla mnie to jest destrukcyjne, że te myśli, które w mojej głowie się krążą, te pesymistyczne jakieś takie, wiesz, od rana, mówię: kurwa, to, mnie, to jest dla mnie destrukcyjne, to nie jest dobre. Muszę z tego wyjść, muszę wrócić do tego, co było wcześniej, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i osiągałem step by step wszystkie cele. Nie? Mm -hmm. No i po prostu któregoś dnia wstałem, stanąłem przed lustrem, powiedziałem sobie, że tak dalej być nie może. I koniec z tymi myślami. I nie koniec z tymi myślami, ale robiłem wszystko. Wiesz. Nie da się tak po prostu tego przeciąć, takich rzeczy. Każdy z nas ma takie myśli. I tym bardziej, jeżeli jesteś osobą ambitną, osobą sukcesu i starasz się ciągle sam sobie narzucać większą poprzeczkę, to sam sobie właśnie tak jak McGregor narzucasz tą presję tego, mhm. tego wszystkiego, sam przed sobą. nie? Mhm. I jakby nie da się tego wybyć, ale da się zmienić myślenie i da się przede wszystkim. No, właśnie, zmienić myślenie i ja szczerze. I, chciałem i, też, to... I też pracą swoją, nawet jeśli masz takie myśli, to wykonując działania, to też ci pomaga zmienić myślenie. Już nie, nawet nie zawsze trzeba zmienić myślenie. To już cię buduje, mhm. że ty sobie to powiedziałeś, rano wstałeś i nie było tego, że mhm. jakby udało ci się, zrobiłeś ten krok do przodu. Nie? Czasami ludzie za bardzo rzucają się na głęboką wodę i chcą zmienić wszystko od razu, a czasami wystarczy może nawet, nie wiem, może wstać, przeczytać 10 minut książki. Pójść na 15-minutowy spacer, zacznij od małych rzeczy, bo on nie da rady zmienić całości. Musisz na początku się zbudować. Jeżeli jesteś osobą, która w siebie nie wierzy, jest słaba, musi budować tą pewność siebie powoli. Właśnie tego, że nie wiem, chciałeś przeczytać książkę, chciałeś nauczyć się angielskiego i ciągle odpuszczasz, to zrób jedną lekcję na tydzień, nie codziennie, po dwie godziny. Mhm. Daj sobie te małe rzeczy, żeby cię budowały. Ja tak właśnie robiłem. Ja wiesz, od, od, trzy, od kilku, można przez całe swoje życie, może przeczytałem, nie wiem, Zamknę się w dziesięciu książkach, mhm. nie? ale w ostatnim czasie czytam ich zdecydowanie więcej niż przez całe swoje życie. Bo to była właśnie taka moja mała decyzja, że chcę to zrobić i teraz czytam to świadomie, Mega mnie to jara, lubię to robić. Jaką tematykę czytasz? Czy podświadomości, jakby mentalne rzeczy. Mhm. Co, co... Bardzo to... lubię temat podświadomości psychiki, yy, właśnie tego tematu. Takie gry mentalnej w sporcie? Mhm. Tak, tak. Czytasz sportowe, czy takie bardziej ogólne? różne. Teraz powiem ci, że zamówiłem bardzo dużo książek i zobaczymy, co mi się tam gdzieś tam spodoba. Jedne są sportowe, drugie nie. Ale ostatnia książka to była książka Michaela Jordana, czy trenera Michaela Jordana, wygrany. Nie? Mm, bardzo polecam. Winner wszystko. przez jedynkę napisane. Mhm. Mhm. Ko kojarzę. Team Grover się gościu nazywa. Tak. Mocny jest, co? Bardzo fajna książka i szczerze, to jest ten gościu, który po, córka go prosiła, żeby został, żeby, i, i powie, że będzie mogła mnie jeść. I on i tak pojechał z Michaelem Jordanem. To tak. jest ten goście, eee, Jakby powiem ci, że ta książka nie tyle, co nauczyła mnie zachowań, a bardziej utwierdziła mnie w tym, właśnie, żeby nie schodzić z tej drogi mentalnej. Tak jak na chwilę zszedłem, bałem się opinii ludzi, bałem się coś powiedzieć, bo ktoś coś pomyśli, czy bałem. Miałem wątpliwości, wiesz. A jeżeli masz wątpliwości, to cię to ogranicza. Cofasz się po prostu. Masz już dwie rzeczy w głowie, a nie jedną, nie? Tak. Zamiast coś powiedzieć, to ty myślisz, wiesz. Co ktoś pomyśli, jak cię oceni? A co to za różnica? To jest twoje życie. To ty masz jakiś swój cel. On ma inny, on nie rozumie ciebie, on nie rozumie Twojego podejścia i tyle, nie? Spoko, że o tym mówisz, bo jak się ciebie obserwuje z boku, to mam wrażenie, że właśnie jesteś taki bardzo dobitny. A i fajnie, fajnie jest wiedzieć, że nawet takie osoby, pomimo tego, że pre prezentują się w jakiś określony sposób, to i tak mają takie rozterki jak każdy inny normalny człowiek. Tak, i właśnie bardzo zależy mi na tym, żeby to mówić. Wiesz, wiele osób boi się to powiedzieć, że mają jakieś problemy, że, że mają natłok myśli, czy że, że walczą ze swoją głową, ale uważam, że żeby dojść gdzieś wyżej, no to musisz tą głowę swoją pokonać i, i tyle. no I, i, I musisz być sojusznikiem z nią. Na wysokich szczeblach, szczeblach to już jest chyba zawsze gra mentalna, tak mi się wydaje. Tak. Że, że jakby dochodzisz do pewnego momentu sportowego, no i później już jesteś trochę jak ten McGregor właśnie, że więcej robisz swoją głową. No niż dokładnie, i... przecież umówmy się, czy załóżmy, ten Jose Aldo, już zostawmy to, czy myślisz, że on na przykład mniej trenował od McGregora? Czy coś? Nie, ale może właśnie... Jest szansa, że więcej. Jest szansa, że więcej, nie? Ale właśnie może nie czuł się takim czempem w głowie, jak czuł się wtedy McGregor, nie? I szczególnie w sportach walki wydaje mi się, że to jest tylko mental. No bo jeżeli, stary, no wychodzisz do klatki i masz w głowie myśli tak, ale wygram, ale będzie jak zrobię knockout, to będzie wszyscy krzyczeć, a masz myśli... A jak dostanę w dziurę i, się, i przewrócę się, będzie wstyd na całą Polskę. Wszyscy będą mnie wygwizdywać. Z taką myślą, wchodząc do klatki, już przegrałeś. Czy ty chcesz wchodzić do klatki? Pamiętam, że miałeś jakieś, sto miałeś jakieś story, którym e, odpowiadałeś na to, że, że kiedyś chciałbyś, więc jak już rozmawiamy o tym, to cię zapytam. Ale zanim mi odpowiesz, to ci doleję wody. Bardzo chętnie. Zrobiliśmy sobie małą przerwę. Um, pytałem cię o to, czy byś startował w, w jakimś fejmem, czym, czymś takim. Na początku pytanie przed przerwą brzmiało, czy chciałbym wejść do klatki, nie? Teraz już było fame MMA, dlatego uważam, że te pierwsze było lepsze. Dobra. Ze względu na to, że nie chciałbym wejść do świata freak fightów. Nigdy w życiu. Znaczy, nigdy w życiu. Nie mów nigdy w życiu, w życiu. Po prostu trochę mnie przeraża to, to wszystko, co tam się dzieje, te konferencje, te plucie na siebie jadem. Ja jestem po prostu sportowcem i przyznam szczerze, że gdzieś tam było moim może nie celem, ale takim. Kurczę, wiesz, po zakończeniu kariery, no, z racji tego, że moją inspiracją jest McGregor, zawsze chciałem spróbować, jak to jest. Ale nie dlatego, że pójdę, dostanę jakiś follow. Bardziej w ogóle nie ta strona. Już, już dojrzałem do tego, że wolałbym właśnie żyć sobie w swoim domu, cichu, po swojemu i mieć tą oazę spokoju, i to jest dla mnie dużo ważniejsze niż, niż kwestia właśnie tej rozpoznawalności i tak dalej. Ale gdzieś tam właśnie. Na ten moment jestem sportowcem i mam ogromne cele, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, sportowe do zrealizowania, i w ogóle nie myślę o zejściu z tej drogi. Mm -hmm. Bo jakby będę o tym myślał, no to nie osiągnę nic w tej drodze, tak? Miałem kiedyś już takie coś, gdzie miałem dosyć trochę tego sportu, mówię może ten, ale nie, chcę osiągnąć to, co, to, co chcę w tym sporcie, co będzie później, zobaczymy, ale jako, jako sportowiec, mam w sobie coś takiego, że chciałbym zrobić przygotowania do innego sportu, trenować dwa razy dziennie, wyjść ze strefy komfortu, zobaczyć. Jak to jest ciężkie, bo to naprawdę na pewno jest opór ciężkie. Yy, trenowanie, bicie się, bycie jeszcze bardziej zmęczonym, rozwalonym. No i kurczę, wyjście do swojej piosenki, poczucie tych emocji, których, umówmy się, nie da się poczuć od tak. To są emocje, które czujemy raz na całe życie, czasami, tak jak nie wiem, wygrałem karty Pro i. Ja marzę o tym, żeby jeszcze raz to poczuć. Dlatego też idę tą drogą, bo ja tak chcę to przeżyć, jeszcze to było coś pięknego. I wiem, że to też by było coś super, nie? Wejść do klatki, zamknięcie się no i, no i wyjść z strefy komfortu i jazda. Bardzo bym chciał tego kiedyś doświadczyć, ale bardziej pod tym kątem, właśnie, że chciałbym przeżyć te przygotowania, zobaczyć, jak to jest, wejść do klatki i spełnić jakieś takie swoje marzenie. Może stać się tym konorem na w swojej głowie na jakiś czas, nie? To na pewno by było byłoby super, więc nie wykluczam tego na pewno, ale. Na pewno nie chciałbym tam wejść, po prostu o tak, żeby wiesz, od razu mi rosły liczby, jakieś tam dla kasy. W ogóle nie mam nawet tego w głowie, bo gdybym miał, to zrobiłbym wszystko, żeby tam być, bo mam bardzo wielu znajomych w różnych federacjach i wkręciliby mnie tak, tak samo jak Paulo. Jakbyśmy chcieli mieć walkę, to mu pewnie ktoś by nam ją załatwił, tak? Jakbyśmy się mocno o to postarali. Ale po prostu bardziej nas to przeraża i za bardzo cenimy sobie ten swój spokój, który, który obecnie mamy, żeby gdzieś to, to zmienić. To jest słabe z tymi galami właśnie, że one mają taką, taką renomę, że tacy bardziej poważni sportowcy nie za bardzo chcą tam startować, chociaż Karaś ostatnio startował i poszło mu z tego, co pamiętam, bardzo tak, dobrze. I... Ale nie dziwi mnie to, że sportowcy właśnie chcą to poczuć. I tacy, tacy jak Mariusz Pozianowski czy Karaś, właśnie jest, jest coś takiego, nie? Wiesz, wiesz, jakby każdy sportowiec ma taki moment w swoim życiu, kiedy cały ten mindset przykładał, właśnie przykładał i osiągnął swój cel, nie? No i kurczę ma takie, dalej ma te, wiesz, jeszcze w sobie te, 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 te świrki w oczach i jakby iść, pójście w inny sport daje ci na nowo, jakbyś zaczynał tą drogę, nie? Że, że znowu ten mindset budujesz, że znowu masz te motyle w brzuchu, że, że to jest coś, coś wow. Yy, no mówię, no nie wykluczam, bo bardzo chciałbym kiedyś to przeżyć, ale co będzie za nie wiem, 2-3 lata... Miejmy nadzieję, że to się trochę uspokoi, no bo wiesz, to, to czym jakieś fejmy MMA i high ligi są teraz, to wcale nie znaczy, że będą tym samym za 4 lata. Jest, jest duża szansa, że się w jakiś sposób wy, wy, wyjdą z tego PR-owo i to będzie bardziej dla takich normalnych sportowców i wtedy tak. to będzie super event. Już widać, że troszeczkę to odchodzą od tego, że za, zaczęli widzieć, że troszeczkę za daleko to zabrnęło. Mhm. Często moim zdaniem to było podkręcane świadomie przez właśnie ludzi z góry mhm. i ich zachowania, bo szczerze... Wiesz, no to mnie tak trochę razi w oczy, nie? Jak oni się wyzywają na tych konferencjach, zabijecie, kurde, zabijecie rodzinę, wychodzą do oktagonu i trzy rundy się nie biją. Się przytulają, wiesz, nie ma ciosów. I mam takie, kurwa, a po walce się przytulają i wiesz, buziak, buziak i zdjęcie na Insta. I mam takie, no kurcze, kogo wy chcecie oszukać, nie? I jakby wiadomo, że małolaci w to pójdą, ale to właśnie nie jest dobre. To budzi szczerze. Te czasy to troszkę będą budować tych ludzi takich młodych właśnie tego typu, nie? Że oni będą patrzyli na tych ludzi jako swoje wzorce. Ja na przykład nie chciałbym, żeby mój syn się tym inspirował, nie? Bo, bo patrząc na to, jak to będzie wyglądać, to za pięć lat to będą latały czternastolatki z nożami i, i się zabijały, nie? I, I boję się, że do tego dojdzie przez to, nie? Bo po prostu młodzi ludzie nie mają właśnie, tak jak rozmawialiśmy, wiesz, swojego toku myślenia, tylko próbują robić coś, co jest fajne, a że patrzą na to mówią kurde, on nic w sumie w życiu nie robił, ale nie mówię o każdym. O jakichś tam jednostkach, ale nagle ma pół miliona follow i zarabia tak ogromne pieniądze, bo tam są naprawdę ogromne pieniądze. I jest w centrum uwagi, są te emocje, oni też czują te emocje, pomimo, że nie są sportowcami, nie? Tak, no właśnie. I jakby to zachęca każdego młodego człowieka teraz do tego, żeby w to iść. Mhm. Nie? Iść ten YouTube, iść to wszystko. To nie jest złe, to jest bardzo dobre, ale no nie te wzorce niektóre dla tych, dla tych młodych ludzi. Tak, mi się bardzo podoba to, co nie wiem, czy obserwujesz braci Paul ze Stanów, Jake i Logan. Ci, Jake, ty. Oj, ty... Kojarzę go, ale nie, nie, powiem ci szczerze, nie oni, śledzę w ogóle. Oni też właśnie, oni robili YouTube i teraz poszli w sporty. Jeden poszedł w boxing i wrestling, a drugi poszedł w boxing. I to jest sobie... ten, który pokonał wielu kozaków? Tak, tak, tak. Taki, Taki jest... blondyn. Tak? Blondyn, Kto blondyn wiem. wydzierany. No, no, no i to jest zajebiste właśnie, że można teraz w tych mediach robić takie rzeczy, że teraz możesz być właśnie takim sportowcem, jakim jesteś i są też takie... Walki, gdzie nie musisz być turbo-kozakiem, żeby tam występować, tylko możesz sobie pójść i sprawdzić się w czymś takim. No I jeśli dostałbyś fajnego przeciwnika, który uważa, że dobrego przeciwnika, no to to będzie dla ciebie zajebista walka, już jakby nieważna, jaka to jest gala. Wiesz, jakby, ja domyślam się, że jeżeli kiedykolwiek bym wszedł, to bym po prostu zrobił sportowy pojedynek. Tego bym chciał, no bo jednak nie mam zasięgów, żeby walczyć z youtuberem. Mhm. Nie? też nie o to Jakieś tam zasięgi masz, no nie no, przesadzaj też. No to, to pojęcie Sa samo to, żeby chcieli cię tam wziąć, to znaczy, że już masz zasięgi. Pojęcie względne, tak, ale po prostu. Chciałbym kiedyś może yy, przeżyć tą całą chwilę, tą przygotowania, poczuć to wszystko. A wiem o tym, że właśnie wiele osób to właśnie myśli, że ktoś, kto jest na przykład sportowcem, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale pozytywnie bym rzucił, ale nie chcę po prostu, mm -hmm. wchodzi do takiego free fightów i tak, załóżmy, mają własne biznesy, mają świetne życie to już prywatne, żony i tak dalej i wchodzą tam, nie? No i każdy myśli, że wchodzą tam, bo bo robili coś na pokaz i tak naprawdę to wchodzą tylko, żeby dostać pieniądze, nie? Ale nie myślą o tym właśnie, że taka osoba może ma takie, takie marzenie w sobie, a wiadomo, że nie dostanie walki profesjonalnej, tak? I to też nie jest to samo, jak ktoś na przykład mówi, to to jest sparing, zrób. No to co to, co to jest za porównanie, jak, jak ja sobie popozuję u siebie na tarasie, a stanę na Mister Olimpii, na największej scenie, gdzie będzie stało milion ludzi... Czy, Wiesz, i, wiem, o i, i po prostu poczuję te emocje, których nigdy nie poczułem. To chodzi o doznanie czegoś, czego nigdy nie czuliśmy, nie? I dlatego też ludzie to oglądają. Ludzie cię nie oglądają, jak sobie pozujesz przed lustrem. Chodzi o to cały właśnie ten taki experience, ten event, to wszystko się dzieje. Wszyscy ludzie w tym samym miejscu, w tym samym czasie. No to to jest zajebiste, ja to jak najbardziej rozumiem. Tak, i, i mówię, i może po prostu chciałbym to przeżyć typowo w ten sposób i, i nie wszedłbym tam właśnie w totalnie w jakimś innym celu, tylko żeby właśnie jako sportowiec poczuć to wszystko, zobaczyć, y i tyle. No, to musi być zajebiste. Taki, oni to nazywają training camp, że trenują sobie właśnie dwa razy dziennie. Tak jak ci mówiłem, jak, jak rozpisywałeś mi to cardio dwa razy dziennie, ja byłem zajarany wtedy. To, chuj, że to było chuj, mnóstwo roboty, ale dla mnie to jest fajne po prostu, bycie takim zajobem, który trenuje. Tak, ocenuje. ja wiem, że jestem świrem. Wiem, że wiesz, świrem w kwestii osiągnięcia danego celu. Tylko, że kulturystyka jest stety albo niestety takim sportem, że robienie czegoś więcej niekoniecznie da ci efekt mhm. bo kulturystyka jest taka że masz wyznaczoną ilość kalorii i jak pójdziesz pobiegać godzinę więcej to wcale ci to nie musi dać y, plusu wiesz mhm. jakby to nie musi być na plus jakby bardziej na plus w kulturystyce wyjdzie ci, jak pójdziesz na masaż położysz się na kanapie i pójdziesz do wanny gorącej żeby przygotować się na drugi dzień treningowy w mma uważam że jest troszeczkę inaczej bo jakby całą taką energię wsadzasz na te treningi Sztuk walki, i wiele rzeczy i tak dalej, ale uważam, że jak przykładowo chciałbyś sobie wyjść pobiegać dodatkowo półtorej godziny rano, żeby zbudować lepszą kondycję, to tylko wyjdzie to na plus. Więc znając mnie, że jestem trochę takim świrem, wiem, że jakbym miał walkę przeciwnika i wiedział, że będę się bił, no to prawdopodobnie trenowałbym całe dnia. Biegałbyś ultramaratony. Wiesz, to tylko kwestia jest tego... Nie lubię biegać, ale domyślam się, że tak by było. Mm -hmm. no, Znam to, siebie. To musi być zajebiste doświadczenie. To musi, to musi być zajebiste doświadczenie. Tak. W takim razie życzę cię, żeby Ci, żeby do, do Ciebie która któraś gala. Nie, właśnie powiem Ci, że wolał... Ja to tak. Jednak... Bo to teraz zabrzmi, że, że wiesz, że chcę to zrobić, a ja w ogóle o tym szczerze nie myślę. Naprawdę o tym nie myślę, bo ja myślę tylko o tym, żeby zrealizować swój cel w swoim sporcie. A co będzie za trzy lata? Może ja już będę miał dwójkę dzieci i będę jeszcze bardziej cenił ten spokój. Może osiągnę wszystkie swoje cele sportowe i y, jakieś biznesowe już i po prostu będę wolał sobie zrobić grilla w ogródku niż bawić się w takie głupoty. Hmm. Czyli twoim celem jest Meister Na pewno nie wygranie tego, bo wiem, że tutaj... No, nawet jakbym przywołał wszystkie najlepsze, wiesz, wizualizacje, to to jest niemożliwe po prostu, bo no, tam to już y, trzeba po prostu też urodzić się typowym genetykiem i też mieć ten mindset i dar do tej pracy. Niestety, w naszym sporcie przykładowo, no, nie, jakby możesz pracować najciężej jak się da i to jest troszkę właśnie niesprawiedliwy sport, bo na przykład w MMA, im więcej z siebie dasz, im bardziej ciężko pracujesz i pokonasz kogoś na pięści, to to jest wyznacznik twojej też ciężkiej pracy czasami, nie? Że jakby, no musiał, kurczę, zapieprzać. A u nas jest tak, że może ze mną wygrać zawodnik, który trzy razy mniej pracował, który nawet mniej trzymał dietę, ale ma lepszy gen i na przykład ma taką talię, a ja mam taką talię. Mhm. I on to wygra, bo wizualnie będzie lepszy. I Czyli jest... ty i tak nie masz najwęższej talii? Jaką... No ja mam dosyć szeroką talię. Ty masz dosyć szeroką talię. To by się tak wydaje, bo mam dosyć duże barki i to tak wygląda, ale... No, po podcaście ci podejście na prejw paru zawodników, którzy są, no to wiesz, no to są to sylwetki kosmiczne po prostu, przyczepy kosmiczne i jakby wiem, że takich rzeczy nie przeskoczę samą ciężką pracą, i to jest troszkę takie smutne. I powiem Ci szczerze, że może gdybym teraz był takim oskarem w wieku, nie wiem, 16 lat, to może poszedłbym w inny sport. Chociaż kocham ten sport bardzo, ten sport mnie bardzo dużo nauczył, ale denerwuje mnie tylko jedno, że do końca nie jest to w 100%. Sport, który oddaje Twoją pracę. Ale to chyba w każdym sporcie tak jest, wydaje mi się. Że w każdym sporcie można być genetykiem, mieć jakieś predyspozycje do, 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 do czegoś tam. Można być na przykład super. Podobno w MMA bardzo ważne jest to, jak masz czas reakcji. I są zawodnicy, którzy bardzo szybko reagują i pokonują wszystko, wszystkich. Teoretycznie możliwe, że przez to, właśnie. Pewnie, że tak. No przecież wiadomo, że jeżeli nie wiem, masz w głowie to, że boisz się dostać w głowę, no to nie powinien stać się zawodnikiem MMA. Mhm. Musisz po prostu też to lubić. Ale no, w naszym sporcie jest tak, że. Ja bardzo daleko doszedłem, ale tylko i wyłącznie dzięki tej ciężkiej pracy, zawziętości temu się nie poddawałem. Jest wielu zawodników, którzy osiągn mogą osiągnąć to, co ja, bez aż takiego dużego nadmiaru pracy, właśnie, bo mają dużo lepszy kościec i dużo lepsze predyspozycje, nie? Trochę tak jak porównać kogoś, kto startuje od zera i kogoś, kto wychodzi z bogatej rodziny. Jednak m, też, no, poniekąd, mhm. tak. Ale koniec drogi, f, uważam, że zależy, kto, jak jest uczony przez, przez rodziców w bogatej rodzinie. Jeżeli jest uczony. Zasad, czyli nie chwalimy się tym, dzielimy się tym, żyjemy normalnie. Ciężko no to, pracujemy. Tak, ciężko pracujemy, to ta osoba będzie szanować innych. Ale jeżeli będzie miała takie masz na wszystko, nie będzie szanować pieniądza, to uważam, że koniec końców, większy sukces osiągnie ten, który nie miał nic na starcie. Nie? Z dobrym mindsetem. Z dobrym mindsetem. Skąd u Ciebie? Czy ty jakoś sam to rozkminiłeś? Miałeś kogoś, kto cię zainspirował do mienia takiego mindsetu, właśnie? Do ciężkiej pracy, do bycia takim. Bardzo, bycie bardzo mocnym mentalnym zawodnikiem? Skąd się to u ciebie wzięło? Życie chyba mnie tego nauczyło trochę, wiesz? Właśnie, tak jak powiedziałem, od, od początku gdzieś tam swojej kariery, nie? To mentalność się buduje. To właśnie budują to te porażki, te sukcesy, te właśnie to, że to by się nie chce, a ty mimo wszystko ciągle to robisz, 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 nie odpuścisz, nie potrafisz odpuścić. Czasami rodzi się z tego takie zamknięte koło i też trzeba wiele rzeczy sobie to dobrze przetłumaczyć, dojrzeć do wielu rzeczy, że nie tylko właśnie ta ciężka praca wszystko, że, żeby osiągnąć sukces, jakby trzeba mieć wiele, mądrze działać po prostu, nie? Ale wydaje mi się, że od małego taki byłem, że chciałem iść swoją drogą. Jak już, jak już poznałem się na ludziach troszkę i zobaczyłem, że ci koledzy wcale nie chcą dla mnie dobrze, nie? Że jednak byli moimi kolegami, a, a za plecami słyszę to i to o sobie. I mam takie, kurczę, wiesz, jako dzieciak nie rozumiałem tego, ale już mi to coś nie grało, nie? Do tego... Yy... Ty też miałeś coś takiego, że jak byłeś mały, to to by się wydawało, jakby, nie wiem, czy jak byłeś mały, to dobre określenie, ale że jak byłeś młodszy, to by wydawało ci się, że ze wszystkim, wszystkimi ziomeczkami, <grych> teraz jeszcze skumałem to inne znaczenie, <grych> <grych> że z tymi wszystkimi ziomeczkami będziesz sobie szedł daleko i z nimi będziesz osiągał sukcesy i dopiero później zorientowałeś się, że oni jednak się tam nie wybierają. Ja, ja u siebie coś takiego zaobserwowałem. Ja miałem taką ekipę, że miałem wrażenie, że po prostu wszyscy mamy taki sam mental i, i wszyscy będziemy zapierdalać i na końcu, wiesz, 30-40 lat będziemy po prostu rozpierdalać życie. A okazuje się, że to nie do końca tak jest. I to, dla mnie to było na przykład trudne doświadczenie życiowe, mhm. że zorientowałem się kurwa, czy to tylko jest. Jest ja tutaj... to trudne dla każdego. I tylko jest pytanie, czy ty to przetrwasz i jesteś w stanie w sobie właśnie polubić trochę siebie i zostać w tym i iść swoją drogą? Czy mimo wszystko odpuścisz swoje cele? Dla opinii innych, nie? którzy nie chcą dla ciebie dobrze. Nie? Ja ci powiem, że nie pamiętam, jaki byłem w wieku 12-15 lat, na pewno nie miałem takiego podejścia, ale ja, kulturystą, kulturystą z takim podejściem, jakby zawodnikiem, stałem się od bardzo młodych lat. Jaki ten sport ma ogromny plus i przełożenie na życie? Takie, że ty musisz być trochę samotnikiem, żeby być lepszym kulturystą, bo to jest sport, w którym więcej dzieje się tutaj niż na treningu. Tak mhm. jak mówię, to czy ty. Zapieprzać i robisz wszystko na 200%, to zależy bardziej od głowy, bo to, że to by się nie chce i to, że masz myśli w głowie, nie mam siły, to, to są codziennie w przygotowaniach, tak? Czy, 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 czy coś takiego? Szczególnie teraz, gdzie mam też dużo spraw biznesowych i jakby większość osób na przykład mówi do mnie tak, to mnie właśnie bardzo śmieszy czasami na siłowni. Nie? Podchodzi do mnie jakiś tam znajomy, stary, który zaczyna się tłumaczyć przede mną, że on nie ma takiej formy, jak miał. Nie w ogóle. Nie, w ogóle nie chcę tego słuchać, bo po co? Ja nie pytałem, w sensie, nie oceniam cię. Przychodzisz, fajnie, trenuj. I kończy się to takim zdaniem, że no, kiedyś to wiesz, jak ja działałem tak jak ty, to też miałem formę, ale teraz dom, biznes. A ja tak patrzę i mówię, a co ty myślisz, że ja tylko jem kurczaka z ryżem, yy, idę na siłka, a co resztę dnia leżę pod, pod, wiesz, pod łóżkiem i... i, i Skąd, nie wiem, mam dom, czy jakieś swoje tam rzeczy, wiesz? Ja też mam sprawy biznesowe, też mam swój dom, też mam swoją rodzinę, żonę, ale po prostu mam tą zawziętość w sobie, że chcę coś osiągnąć w sporcie i to ode mnie zależy, czy właśnie moje wybory będą trafne i pozwolą mi dojść do tego celu. Czy nie? Po prostu, to są tylko i wyłącznie moje, moje wybory, nie? Tak jak powiedziałem na początku, to czy wolisz odpocząć, czy na przykład nie chce ci się, ale wychodzisz ze znajomymi tylko dlatego, żeby ktoś cię nie obraził. I działasz wbrew sobie. A potem to ty wracasz do domu i po prostu, załóżmy, płaczesz w poduszkę, że jesteś przemęczony i nie masz siły, nie wiem, czy pójść do pracy, osiągnąć czegoś więcej, czy, czy coś. To są Twoje wybory nie? w życiu. Mhm. Czy ty sobie rozpisujesz jakoś długoterminowo rzeczy? Czyli myślisz sobie myśl, czy jakby myślisz o tym, żeby okej, okay, za pięć lat chciałbym być tutaj, czy po prostu działasz na takim automacie, że wie, wiem mniej więcej, w którą stronę idę i po prostu wiem, co muszę dowozić codziennie, żeby do tego dojść. Ja ogólnie bardzo dużo myślę i też pracuję nad tym, żeby troszeczkę mniej myśleć. Bo jakby złapałem się już na tym, że nie potrafię nawet odpoczywać. Nie? Że leżę na kanapie i to jakby zrealizowałem. I ty, 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 ty w głowie, tak, nie? zrealizowałem plan dnia, czyli siedziałem przy tym laptopie 6 godzin, nagrywałem milion głosówek, zrobiłem trening, utrzymałem dietę, ale leżałem mi ciągle coś w głowie. Jeszcze jakby takie jakieś ciche pretensje do siebie, że mogłeś zrobić więcej tego dnia. nie? I wiesz, jest 20, ty leżysz, oglądasz film, powinieneś mieć chill out, W końcu zasłużony chill out po dniu, a ty ciągle tylko coś masz w głowie i nie odpoczywasz w ogóle, nie? Mhm. I, I walczysz z tym. I staram się po prostu z tym właśnie walczyć i, i gdzieś wiem, że, że w pewnym momencie było to nawet dla mnie właśnie nie tyle co destrukcyjne, ale no nie pozwalało mi nawet gdzieś tam na tyle, co sobie odpocząć. A wracając do pytania, ja jestem osobą, która ja raczej na pewno nie planuje tego, gdzie chcę być za 5 lat. Ale na pewno wizualizuję to tak, że... na no przykładowo wizualizuję to, że ja na to misterium pojadę i nie boję się tego powiedzieć. Wiesz, jeżeli się nie uda, trudno, ale zrobię wszystko, żeby to zrobić i jakby co mam powiedzieć, no, raczej mi się nie uda, no to to jest pewne, że się nie uda. Ja widzę to, że za, nie w tym, ale w następnym roku pojadę na Mister Olimpię. Ja to widzę w sobie, chcę to i to jest mój cel długoterminowy, nie? Co musisz zrobić, żeby tam pojechać? Pierdalać. I, I oni się po prostu zaakceptują, czy musisz wygrać? Nie, nie ma zaak... A, właśnie, aha. Muszę, oprócz tego, że być lepszy, no to wyjść w zawodach pro i je wygrać. Czyli musisz wygrać zawody pro? Tak. Któreś na świecie? Tak. Jakby na no, Mr. Olympii są sami najlepsi na świecie, czyli spotyka się 60, zależy ile jest zawodów i tak dalej. Teraz w kategorii men's physique było chyba 58 osób i spotyka się 58 mistrzów ze wszystkich krajów, którzy wygrali zawody pro, czyli wygrali z innymi pro, bo w ogóle, żeby stać się pro, mało osób tutaj może to wiedzieć, trzeba przejść drogę amatorów i trzeba tę kartę wygrać. Jak się ją wygrywa? Musisz pokonać wszystkich zawodników w swojej kategorii, ja miałem na przykład na Mister Olympii 20 zawodników, a potem stajesz z najlepszym zawodnikiem z każdej kategorii wzrostowej i musisz też z nimi wygrać i wtedy dostajesz kartę, więc żeby ją zdobyć to już jest naprawdę ogromne spełnienie to było dla mnie, a teraz te drugie to już jest taki cel, który jest bardzo ciężki do zrealizowania, ale ja inaczej nie potrafię, nie? ja jakby nie mogę żyć takimi małymi celami, bo... bo... Nie motywujecie to wystarczająco. Pamiętam ten twój filmik, jak schodziłeś ze sceny i z, z Paulą nagrywaliście filmik. To, by, to było, to było mocne. Do tej pory mam to w, no wiesz, w głowie. A wiesz, co jest najpiękniejsze w tym filmiku, że ja ten filmik widziałem codziennie, na każdym kardio po, po treningu, kiedy czułem, że już nie mam siły nawet ruszyć nogą. Wizualizowałeś to? Wizualizowałem wtedy to, że wygrywam i że schodzę ze sceny i płaczemy ze sobą razem. I to jakby. To mnie tak niosło, tak wiesz, bo to sam ty to widzisz z boku. I ciebie to niesie. A co dopiero jak ty to wizualizowałeś, ja chciałem tak to bardzo przeżyć, i zawsze to wizualizowałem w momencie, kiedy już totalnie nie miałem siły, kiedy było mało jedzenia, kiedy załóżmy miałem swoje rzeczy na głowie związane z pracą, musiałem zrobić rano jedno cardio, pójść na trening, zrobić go na 200%, tak jakbym miał kalorii full, a jeszcze potem kardio na schodach. No i te ostatnie 10 minut to było na ambicji i to były te, załóżmy, często wizualizacje. Czyli ty nie wizualizujesz sobie rywalizacji z innymi zawodnikami, tylko ciebie, nie, nie, ciebie bardziej niosą takie szczęśliwe momenty? Nie, nie, nie rywalizujesz sobie na przykład, jakby, że wiesz, że tam, tamten zawodnik widział, widziałeś widział ja jego filmik i to cię wkurwia i że jeszcze więcej nie, dociśniesz? w ogóle, jakby... Myślę, że odkąd dojrzałem, tak to jedynym rywalem wiem, że jestem sam dla siebie. Mhm. I jak pokonam siebie we wszystkich aspektach, to wiem, że zajdę daleko, nie? I czy to wystarczy? Nie wiem, bo wiesz, tak jak ci powiedziałem, może być ktoś inny, który tak samo ciężko pracuje, a do tego ma genetycznie węższą talię i tyle, nie? Ale, ale no, nie wizualizuję sobie walki z przeciwnikami, wizualizuję sobie ten moment końcowy, to zwycięstwo, to te, te, te osiągnięcie czegoś po, tych wszystkich, po tej całej drodze, którą, którą przechodzę. To jest ciekawe. Trudniej się jest motywować pozytywnymi bodźcami niż negatywnymi. Mnie jest na przykład dużo łatwiej wizualizować, sobie kogoś, kto ze mną wygrywa. I to mnie w i daje mi jeszcze więcej motywacji. Więc to, co ty sobie wypracowałeś, to jest naprawdę e, imponujące, bo to jest po prostu trudne. Jest, jest ciężko, ciężko upracować mentalnie nad pozytywnymi bodźcami, które cię ciągną do problem. Wiem, to jest ciężkie i jakby właśnie dlatego też te książki mnie utwierdzają, że idę dobrą drogą. One mnie może... Wiadomo, też mnie uczą wiele rzeczy, ale bardziej mnie utwierdzają, Oskar, zostań na tej drodze. Nie daj sobie zejść z tej drogi, nie? Mhm. Mm to jest zajebista opowieść o, o drodze sportowca. Bar bardzo dobrze o tym opowiadasz, naprawdę jestem zaskoczony, bo to wciągnąłeś mnie w taką historię, która nawet dla mnie jest zajebista. Siedzę sobie i tutaj i słucham i po prostu fajnie się, fajnie się słucha kogoś, kto jest tak właśnie turbo głęboko w procesie i opowiadasz o tych swoich treningach, opowiadasz o tej grze mentalnej i o tych swoich celach. To zajebista opowieść, serio. Jest to też na pewno wielu właśnie sportowców potem to przekłada na sprawy biznesowe, nie? Bo jeżeli skończysz właśnie karierę sportową, to wstajesz rano i masz takie a jaki mam dzisiaj cel? Żeby wstać rano z łóżka i zrobić ten dzień lepiej niż wczoraj, nie? Mhm. No i jakby uważam, że już teraz jakby dużo ogarniam biznesowo, rozwijam się i tak dalej, no tutaj wiadomo, ale wiem, że jak skończę karierę zawodnika, to postaram się ten cały mental przenieść już typowo na, na rozwój biznesowy, i, i, i mam nadzieję, że to też pójdzie podobną drogą. Tak jak McGregor. McGregor też poszedł totalnie w drogę biznesową i z tego co pamiętam, to też wyjebał swojego menedżera. Tak, ja nie chcę w ogóle się porównywać, bo ja aktualnie nie mam nawet jednej dziesiątej sukcesu McGregora, nie? Ale wiem o tym, że żeby mieć chociaż. Połowę sukcesu McGregora to muszę myśleć i żyć jak McGregor. W sensie nie By, jak starać on, się być. być sobą w tej całej drodze, nigdy nie być McGregorem, nie chcę stać się McGregorem, tylko stać się lepszym Oskarem chorzewskim na tej drodze, ale wiem, że jeżeli nie dam od siebie tyle, to nie osiągnę tego nawet, tego co bym chciał, czy, czy tego co osiągnąłem nawet dotychczas. Jakby ci się udało wygrać w Mystery Olympia, to jakby, co byś chciał później biznesowo robić? Co, masz, masz jakieś takie plany, co uważasz, że byłoby nie mieć zajebiścia? Ja bym bardzo, jakby uważam, to co robię aktualnie, to już jakby jest rozwój biznesowy, czyli jakby praca z ludźmi, na, z taką ilością ludzi, jakby to jest dla mnie typowo, znaczy jest to pasja, ja to lubię robić, dlatego ogarniam tak dużą liczbę osób, bo podporządkowuję swoje życie pod to, bo ja to lubię robić, to nie jest tak, tak jak ty, kochasz podcasty, lubisz to, zajarałeś się tym. I nawet jeździsz na eventy z nimi. Tak. Z no. czego nie musisz robić? Zdarza tego się. Tak, no wiadomo, że zdarza się, że raz na rok nie mogę, i wtedy zawodnik ma wielkie pretensje, bo wiesz, tam jakiś trener go atakuje od razu z boku, że a gdzie twój trener, a gdzie twój trener? I wiesz, ci właśnie ludzie, którzy nie mają wyrobionego tego mindsetu, szybko idą do tego na przykład trenera, czy odchodzą, idą inną ścieżką, bo właśnie. Nasłuchają się, że ja bym cię lepiej przygotował, a wykorzystują to, że mnie nie ma. No i tak jest, ale staram się jeździć z zawodnikami, bo wiem, jak to jest ważne. Ale to dla ciebie lepiej. Jeśli tracisz zawodnika, który gdzieś tam głęboko nie, nie ma dużego, dużej potrzeby pracy z tobą, no to trudno. Po części po czasie to zrozumiałem i bardzo się z tego cieszę, nie? że zawodnicy, którzy odeszli ode mnie nie dlatego, że źle, że byłem dla nich zły, że chciałem wiesz, im zaszkodzić, tylko dawałem im serducho Mieli duże sukcesy, super wyniki badań, a odeszli po prostu, bo nie wiem, mieli presję otoczenia czy cokolwiek. To wiem, że może nie tyle, co, co zrobili jakiś błąd, bo to oczywiście nie, ale jeżeli widzę, że na przykład minęły trzy lata, a on nie osiągnął tego, na co go było stać, to wiem, że zrobił błąd. Mhm. No i to, to jest dla ciebie też satysfakcja, nie? Wiesz, nie. wiesz gdzie Ty prowadzisz ludzi, widzisz, gdzie jako oni od Ciebie odejdą, to wiesz Czy satysfakcja jako może. Nie taka, że cieszę się, że on nic nie osiągnął, bo bardziej mi szkoda tego chłopaka jest dalej, nie? że mimo, że czasami powiedział złe słowa, zachował się źle za, źle za plecami, to powiem ci, że długo, bardzo, ja uczę się być może nie tyle co skurwielem, ale być stanowczym gościem, który nie daje sobie po prostu wejść na głowę, który jeżeli właśnie dla mnie lepsze będzie zostać w domu, to nie boję się powiedzieć nie, nie przyjdę, nie zrobię, bo... Nie mam czasu na to, czy coś. Nie? Wiele osób właśnie nie ma tej w ogóle asertywności. Są zmęczeni, a idą. Mhm. I tak dalej. nie? Sami sobie szkodzą. Um, moim zdaniem jesteś takim, taką osobą. Przynajmniej jak z tobą pracuję, to tak. Od... Ale nie, nie jestem też. Jaką był całkowicie... wątek? Spadł, um, taką osobą stanowczą. że nie jestem twoim zawodnikiem, więc na pewno pracujesz ze mną inaczej, ale tak cię odbieram, że jesteś. Że... Znaczy, jestem bardzo stanowczą, bo też znaczy w takich przypadkach tak, ale też jestem bardzo dobrym człowiekiem, czasami za dobrym. I tego mnie też życie nauczyło, żeby nie zawsze. Yy... Żeby, o, żeby być dobry dla dobrych. Traktuj ludzi z wzajemnością. Jeżeli ktoś na ciebie pluje, ja na niego nie pluję. Ja, ja jestem taki, że ja nie jestem myśliwy w ogóle do ludzi. Jak ktoś mi robi źle, kiedyś to wiesz, się działo to we mnie, kurwa, ale zrozumiałem, że na mojej drodze, im wyżej będę, tych ludzi będzie coraz więcej. Jeżeli ja mam tracić swoją energię na tych małych ludzi, którzy zamiast pogratulować mi kolejnego sukcesu, próbują wbić szpilę, próbują mnie zajść niżej, to ja tylko będę na tym tracił, bo to ja gubię swoją energię. Oni wykonują swój cel. Zbaczają mnie z, mojego, z mojej mentalnej drogi osiągnięcia celu. I to było tak. Wiele razy ja, wiele razy musiałem nad tym pracować, yy, właśnie sam ze sobą i tak dalej. To myślę, że każdy, który dostaje, osiąga jakiś pierwszy sukces, większy i dostaje właśnie te. Bodźce, nie tyle co hejtu, co oceny ludzi z każdej strony, zaczyna być przerażony. Dlatego tak wielu osób, moim zdaniem, które wchodzą w światy właśnie tych free fightów, tego YouTube'a, nie są totalnie na to gotowi mentalnie. To są osoby, które nie przepracowały w ogóle tej drogi, a Stąd idą tutaj. I ładują się w trudne środowisko, tak. bo że jak ktoś ci jedzie po rodzicach w publicznie, to to. Czy jest... tylko po rodzicach, ale wiesz, jeżeli załóżmy dodajesz zdjęcie potem i tam jest dwa tysiące komentarzy, życią jej śmierci, śmierci dziecka, ale ty masz twarz, wiesz. Jedna osoba powie, weź co on gada, ale żeby tak powiedziała taka osoba, to ona musi to wszystko ze sobą przepracować przez lata, musi dostać w dupę, musi ją zaboleć, musi to zrozumieć, ale jeżeli osoba jest do nie gotowa, to nawet zaryzykuje stwierdzenia, jest skłonna za dwa tygodnie skoczyć z okna. I ostatnio coś takiego się wydarzyło chyba, nie? Była jakaś śmierć, nie pamiętam. Była śmierć to... chyba tego Murańskiego, nawet... ale... Nie znam faktów i, w, i wątpię, żeby to... No, myślę, że na pewno przyłożył się do tego to wszystko, ta cała toczka, to, co stworzył wobec siebie i jak ciężkie to było dla niego potem, żeby sam stawić to, czoła temu, kim y, chciał się stać w po prostu w social mediach, nie? Mm -hmm. Ale tam przy, przypadki mogą być inne, więc ja broń Boże go nie oceniam. Bardzo współczuję. Mm -hmm. Ja tylko widziałem gdzieś jakiś nagłówek, nie? Ja też nie wchodziłem w tą historię, więc nie chcę Ja po prostu lubię obejrzeć te freak fighty. Nie śledzę tych konferencji, nie śledzę tych ludzi, ale sam mega, ale bardzo lubię oglądać ze względu na to, że lubię MMA. Czasami to nie ma nic wspólnego z MMA, ale czasami to jest fajniejsze do oglądania właśnie dla bo więcej się dzieje też czasami, bo oni tak. nie przesadzają, że nie umieją walczyć, to się po prostu rzucają. Coś na się dzieje, siebie. a poza tym, jak ja nie jestem specem od techniki, wiesz, gilotyny tego, tego, to ja nie, nie wychaczam aż takich błędów. I ja po prostu widzę sobie, płacę C4 dycha, mam bitkę kurwa ludzi, i to jest dla mnie fajna rozrywka i oderwanie mojej głowy od codzienności. Ja to lubię oglądać, i poza tym walczy też tam wielu bardzo moich znajomych, których yy, znałem z czasów piłki, czy ze świata kulturystyki, którym kibicuję i po prostu lubię obejrzeć. Myślisz, że Twój rozmiar by cięż bardzo ciężko wpływał na kardio Twoje podczas takiej walki? <gry> Myślę, że musiał. Dlatego właśnie yy, powiem tak. Były gdzieś tam jakieś coś, tam rozmowy, ale ja wiedziałem, że jeżeli mam wejść do klatki, przykładowo, to chcę wejść tam jako sportowiec, czyli przepracować ten okres, nie? wiedziałbym, że na przykład, dobra, robię sobie pół roku przerwy od kulturystyki, a potem wrócę. Nie. Bo ja wiem, że moje ciało nie nadaje się, żeby w ogóle zacząć proces bycia zawodnikiem MMA i od tego musiałbym zacząć. Musiałbym wyrobić kardio, schudnąć trochę z mięśni, poprawić mobilność, ruchomość, bo robię wszystko przeciw mojej mobilności. Może dbam o to, ale wiesz, no, jestem kulturystą i jakby świadomie, świadomie ograniczam sobie pewne zakresy, mhm. tak? Jest to świadome działanie i jestem tego pewny i świadomy, ale no... Nie przeskoczę tego, nie? żeby wejść do klatki, no to jednak musisz być bardziej mobilny, ruchliwy, mieć te kardio. No, bardzo bym się na tym skupił na pewno. Nie szkoda, by ci było tego, co zbudowałeś? Bardzo szkoda. Dlatego wejdę do klatki tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zakończę swoją karierę sportową zawodnika sportów sylwetkowych, bo osobiście na co dzień wolałbym ważyć mniej i być troszkę mniejszy, nie? Bo nie mówię, że to mi przeszkadza, ale ja nigdy nie sądziłem, że będę tak dobrze wyglądał, w sensie tak, będę tak duży, miał takie ciało jak z okładek i tak dalej. Bo. To po prostu sprawiło chęć osiągnięcia mojego celu. Zobaczyłem, że muszę iść cały czas do przodu, muszę pracować ciężej, bo oni są coraz lepsi. Wiesz o co chodzi? Mhm. Ja, jak zaczynałem, to nie wizualizowałem nawet połowy takich rozmiarów, jakie mam obecnie, a startuję w kategorii bardziej przyjaznej do oka, jaką jest Men's fizik, więc to dopiero jest, załóżmy, w kulturystyce, nie? Czuję, że na pewno mam dużo mniejsze zakresy i by mi to przeszkadzało. Nie? Ale osobiście wolałbym schudnąć i właśnie po karierze yy, chętnie bym też to zrobił, żeby po prostu też powiem Ci tak, jaki jest mój cel taki po karierze. Mhm. Jak skończę być zawodnikiem, bardzo chciałbym, zobaczymy, czy będzie mi się dalej chciało, ale da bardzo chciałbym zostać bardzo przy sporcie i być takim kozakiem, typu, być silny, biegać, być sprawny, wiesz o co chodzi, być takim. Strzelać. Po prostu nie, po prostu być sportowcem. A teraz jestem sportowcem pod moją dyscyplinę. Ale do wielu sportów ten sport mnie ogranicza i ktoś może powiedzieć, że nie jestem sportowcem, bo na przykład. Yy, chociaż ja mam bardzo dobrą, taką ogólną sprawność, bo grałem w piłkę całe życie, więc to też zostało mi z tego i nie jestem takim kulturystą. Yy, I to w młodym wieku ograniczonym. Więc, więc twoje ciało się jeszcze rozwijało w tym sporcie, nie. Uh -huh. Ja łapię bardzo szybko jakieś takie różne sporty, więc. Mm, czy da się wygrać pozowanie mentalnie, czy pozo, je, jeśli już jesteś na scenie, to wy, wynika to tylko i wyłącznie z twojej pracy? Czy bo Ostatnio słuchałem podcastu i gościu opowiadał ciekawą rzecz. Powiedział, że był przez długi czas naturalem, później brał sterydy i był większy i nie wygrywał zawodów, po czym odstawił sterydy i znowu zaczął wygrywać, pomimo, że był mniejszy. Ale powiedział, że się czuł tak świetnie i tak zajebiście pozował, jakby miał taki vibe na scenie, żeby jakby bardziej przyciągał uwagę tych ludzi. Myślę, że temat sterydów w tym temacie jakby można pominąć, bo myślę, że to nie jest kwestia sterydów. Mhm. A co do Twojego pytania, to w 100% zgadzam się i ja na 24, nie wiem ile miałem startów, rzućmy liczbę 22. 19 przegrałem w głowie. Ja już przegrałem w głowie, dlatego bardzo dużo musiałem nad tym pracować i rozumiałem, że albo to zmienię. Wiesz, właśnie było tak, że wchodziłem kiedyś na backstage, czyli wiesz, widziałem tych kozaków, no i już, o kurde, już jestem drugi. No już chyba jestem trzeci, bo Olek, sylwetka, wiesz. I ty w głowie zaczynasz przegrywać na tym backstage'u, zaczynasz tracić tą pewność siebie, wiesz. Dlatego ja ci mówię, że to musiałem wyrobić i pracować bardzo mocno nad tym. Tego nie miałem od małego. Miałem to zaparcie do swojej pracy, wierzyłem w siebie, ale już przy bliskiej konfrontacji, na przykład przy scenie, bardzo dużo traciłem, wiesz. Jeżeli wchodzisz na scenę i masz natłok myśli, przez to właśnie wszystko... Ty nie, skup, nie Skupisz nie skup... się na tym, żeby idealnie zapozować, żeby napięć brzuch na 20 sekund i się nie ruszać, i do tego się uśmiechać, i być płynnym, fajnie się pokazać, i tak dalej, być luźnym, bo ty nie możesz pokazać sędziemu, że jesteś zestresowany. Ty musisz stać jak bryła, nieruchomo. A jak się stresujesz, masz myśli, po prostu je, moje zawody, które wygrałem, to były jed, te, te zawody właśnie byłem totalnie odcięty mentalnie, to na scenie, powiem ci, że pamiętam każdy, każdą sekundę z, z tych 10 minut, a było wiele zawodów, gdzie wchodziłem. I nie pamiętałeś nic? I schodziłem ze sceny i mówię, Paula, jak było? Byłem... Kurwa, nic nie wiem. Nic nie pamiętałem. I wtedy wiedziałem, że zmarnowałem te zawody, że zjadło mnie moja, moja bania, nie? I jak wchodziłeś na scenę, to wiedziałeś, że je wygrasz, czy po prostu starałeś się zrobić wszystko? Bo, bo są takie momenty w sporcie, że dzieje się coś i zawodnik wie, że wygra. Po prostu wchodzi i mówi: dzisiaj rozpierdalam i wygrywa. Czy... Było tak. Było tak w momencie, kiedy wygrałem dwie karty ogólnie. Wygrałem kartę w Federacji Najważniejszej JBB Elite, potem wygrałem w NPC, więc wygrałem dwie takie karty. I za każdym razem, jak ją wygrałem, to tego dnia od rana czułem coś innego. Były inne wibracje niż zawsze. Czułem większy spokój, mój mód był zupełnie inny, moja wizualizacja była inna. To jest dziwne, nie? Mię to ciężko... było niesamowite, szczerze. Potem, koniec końców, jak już wygrywałem, to było dla mnie to coś niesamowitego, że to gdzieś się stało już w mojej głowie i na tej scenie nie czułem się jakiś taki wiesz, tylko ja wygrałem, ja na tej scenie po prostu, swoim swoją głową przede wszystkim, nie? I, 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 I to może się wydawać ciężkie do zrozumienia, szczególnie w kulturystyce. Jak ktoś jak nie zna, to wiesz, no wychodzisz, pozujesz, yy, stoisz w pozach i co ty możesz mentalem wygrać? No ale właśnie to jest tak, jak mówiłem ci o wejściu do klatki. Jak wchodzisz i czujesz, że dostaniesz zęby, to już przegrałeś na starcie. Czy możesz wygrać oczywiście tą walkę, ale no na pewno nie będziesz taki, taki jakbyś powiedział, ale będzie knockout roku i będzie zobaczycie, że to zrobi. wierzyłbyś w to, nie? Mm -hmm. To jest ciekawe z tym, że, że są takie dni, że się po prostu czuję, że czyli kilka osób już tutaj u mnie to mówiło i ja pamiętam u siebie dwie sytuacje, że jakieś jeździłem na rolkach i wygrywałem zawody, jechałem na zawody i wiedziałem, że je wygram. Po prostu coś, coś jest ciągu tego dnia, że po prostu wiesz. I pamiętam, że jeździłem podczas tych zawodów i miałem to myśl, że je wygram, ale jakby jeszcze pamiętam, że w głowie miałem takie kurdy na serio, i wygram, I, i, na fi i finalnie wygrywałem. To jest po prostu niesamowite. I za każdym razem, jak z kimś takim rozmawiam, to pytam go to i ci ludzie powtarzają te same rzeczy, że to też Może nie Może nie wierzyłem, że wygram, ale. Czułem, że to jest dobry dzień, bo mhm. wiesz, ja nigdy nie myślałem, że wygram, bo sporty sylwetkowe są inne. Ty możesz, możesz zrobić wszystko, ale tak jak mówię, wyjdzie inny kozak, i to jest coś innego niż sporty walki, gdzie się bijecie, i to dużo zależy od twojej głowy. Tutaj tak naprawdę ocenia też to sędzia inny też może wyglądać super. To troszkę inny sport, ale czułem zupełnie inne te wibracje. Czułem, że, to się, że dzisiaj stanie się coś fajnego. Czy to będzie zwycięstwo mojego największego marzenia? Nie, bo ja osobiście na te zawody jechałem z taką myślą: teraz po prostu, właśnie, bo ja poprzednie zawody przegrałem przez głowę. Przespaliłem się po prostu, nic nie pamiętałem, stresowałem się na scenie, machałem rękę, w ogóle nie byłem sobą. Mhm. Totalnie. I pojechałem na te zawody właśnie dlatego wyszedłem rano porozmawiać ze sobą przy słońcu i tak dalej. To jest żeby, coś na tych zawodach? Tak, żeby w końcu to zrobić. I ja nie, ja nie gadałem wtedy z y, samym sobą mówiąc, dzisiaj to wygrasz, tylko mówię, dzisiaj masz zrobić to, co robisz codziennie w domu. Odetnij głowę, stań w pozie, Dobrze, nie stresuj się, zobacz i wiesz. I do, takie wibracje przyciągam, żeby w końcu pokazać to, na co mnie stać. Nie, że chcę wygrać. Ja w ogóle nie, nie myślałem na tych zawodach w ogóle o Nie w ten sposób. Ale mówiłem, musisz dzisiaj udowodnić sobie, że możesz to robić. Ja wręcz powiedziałem sobie, że jeszcze raz, wyjdziesz na scenę i przegrasz w głowie, spalisz pozowanie, to nie wychodzisz po prostu, już nie robisz tego, bo to. Wiesz, masz mega dużo wyrzeczeń, nawet kobieta mi to powiedziała, mamy dużo wyrzeczeń, też w moich przygotowaniach czasami nasze życie może nie tyle jest podporządkowane pod mój start, ale no nie wyjedziemy spontanicznie na weekend do Włoch, bo mam zawody za trzy tygodnie i muszę być w reżimie pewnym, więc też dla mojej kobiety chciałem to zrobić. Mówię, kurde, ona też troszeczkę to przeżywa i stresuje się tym, nasze życie troszeczkę jest podporządkowane, ja wychodzę na scenę i przegrywam w głowie, czuję się jak cipa taka po prostu, wiesz, tyle pracujesz ze sobą, i moim celem było po prostu wyjść na tą scenę i... Pokazać się z dobrej strony, z najlepszej swojej strony. I z tym młodem wyszedłem i to zrobiłem. A na scenie już poczułem, że to jest to. Ciekawy jestem, czy dałoby się to jakoś rozpisać w, w, jako taki proces. I, na, I bo na pewno też ma na to wpływ w dzień poprzedni. Nie sądzę, żeby to się działo tylko od rana, tylko to, ile na pewno przespałeś i prawdopodobnie coś, co się działo dzień wcześniej. Ja się nad tym zastanawiałem. Czy Wyluzowałem nieba... bardzo dzień wcześniej, wiesz? Mhm. Bardzo. Czyli pozwoliło cię to wypocząć i później miałeś lepsze się Tak, nawet byliśmy w Danii, zapaliłem sobie Bucha, obejrzeliśmy Galę FMMA i przed startem mówię: mamy chill. Ja nie będę siedział przed startem i wiesz, kurczę, jutro start. Bo im więcej myślisz o tym, tym więcej bodźców do głowy ci wpada. A ty już masz tą drogę obraną, wiesz, po co tu przyjechałeś i jaki masz cel tego dnia. I całą Im... pracę już wykonałeś. Tak, nie? już więc im więcej Twoja głowa dostaje tych bodźców, to tym bardziej zaczynają wpadać te nie, nieprzychylne bodźce dla ciebie do głowy, więc przyznam, że akurat dzień przed to był totalny chill. Odpuściłem na burgera właśnie, bo przed startem obejrzeliśmy galę FMMA, MMA, usunąłem na chillu, wstałem rano i, i, i czułem się bardzo dobrze od rana. Burger przed startem, to też jest takie niezmierzone jedzenie, ile, ile byś zjadł, więc teoretycznie też mogłoby cię do to wyprowadzić jakoś z równowagi. Oj, to już byśmy weszli po prostu w głęboki proces kulturystyki i po prostu czasami y, jedzenie tego typu bardzo dobrze da, y, robi, bo no, proces odwodniania, to poleganie jest na gospodarka wodna, Ilość soli, ilość wody. Nie chcę tym zanudzać tutaj widzów, więc nie będę mówił, ale jest to wkalkulowane w proces. To nie jest jedzenie burgera, bo mam przyjemność, tylko to pomaga mi uzyskać lepszą formę na przykład. Okej, okay, czyli to było zamierzone. Um, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, co byś chciał dodać? Kurczę, no nie wiem, to. Mm, mm, ode mnie chyba nie. Um, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć na. Um, w internecie. Instagram. Na pewno, o, ja głównie działam na Instagramie ogólnie. Wiesz, ja nie jestem też osobą, która pokazuje swoje życie prywatne na Instagramie. E, Im dalej w tym w to wszystko wchodzę, tym w rozumiem, że wiesz, miałem taki etap w swoim życiu. Czego, czy żałuję tego etapu w swoim życiu, właśnie Instagramowego, typu właśnie, że coś chciałem pokazać? Nie żałuję. Ale czy teraz bym to zrobił? Nie. Co masz na Chodzi myśli? Mi o taki początkowy właśnie. Vibe, że zaczynasz osiągać więcej też finansowo, a ludzie właśnie to dostrzegają i zaczynają ci wszystkiego umniejszać na każdym kroku. Mówić, że to na pokaz, czy coś. Ty, ja byłem nieświadomy tego i próbowałem całą... To tak, jak byłem kiedyś naturalem, a każdy mi mówił, że jestem na środkach. Ja chciałem wszelemu światu pokazać, że jestem naturalem. Tak samo, jak zarobiłem większe pieniądze pierwsze, rozwijałem się i ludzie zaczęli tak mi gadać, to ja chciałem za wszelką cenę pokazać wam, wy się mylicie, przecież ja pracowałem na to i wiesz, osiągnąłem to. Czemu wy mi... Nie rozumiałem, że tak zawsze będzie, nie? I zacząłem rozumieć, że mówiąc o tym, pokazując to, kłócąc się z tymi ludźmi małymi, sam na siebie zrzucam tak naprawdę jakiś hejt, bo normalny człowiek na to w taki sposób nie patrzy, nie? Ale też miałem jakieś złe, jakieś tam nawyki, typu, nie wiem, kiedyś sobie kupiłem taki zegarek złoty, do teraz, kurwa, w życiu tego zegarka bym nawet nie założył na rękę, taki wielki, wiesz, zegarek. Diesel? Tak, ja widziałem go. Jakiś nie był ani to drogi zegarek, ale wyglądał jak drogi, wiesz, bo to była ta głowa, właśnie tego małego chłopaka, który gdzieś tam pierwsze sukcesy odniósł i chciał zaprzeczyć wszystkim, że oni się mylą, że ty tak naprawdę coś masz, nie? Ale minęło 4-5 lat, obecnie mam dużo, dużo więcej niż miałem teraz i życie nauczyło mnie tego, i ja też się tego nauczyłem, po prostu dojrzałem, że ja nie chcę się tym dzielić, bo ja już to mam. Ja nie potrzebuję nikomu udowadniać, że ja mam więcej pieniędzy, mam lepsze to, lepsze tamto. Nie? Jak wiadomo, jak jadę na wakacje, no to coś pokażę, ale to nie jest po to, żeby coś tam pokazać ludziom, tylko każdy, kto jedzie na wakacje, pokazuje. Jak ktoś sobie może pozwolić na Egipt, to pokazuje może w Egipcie. Jak ktoś sobie może pozwolić na coś lepszego, pokazuje to, bo to jest fajne, spędza inaczej czas. Dokładnie. I plus nie, to nie musi być odbierane jako pokazywanie i chwalenie się, kurwa, że masz tyle i że pojechałeś tam, tylko to po prostu jest pozytywne. I ja patrzę, by wy pojechaliście sobie na wakacje, a się kurde, zajebiście jest w Meksyku. Może ja, może ja bym też pojechał do Meksyku. Tak, bo masz taki normalny mindset i jakby rozumiesz to, a ludzie, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, zamiast czerpać inspirację od ludzi, którzy mają więcej, to żyją z tym jadem, z tym bólem w sobie, i to jest właśnie ich problem. Ten Jad sprawia, że oni nie pójdą nigdy do przodu. I to oni sami są dla siebie stoperem. Wiesz, ja, jakbym był małym chłopakiem i ktoś jechał superautem, no to ja do niego podchodziłem, chciałem podejść i zapytać się, jak on to zrobił. To była inspiracja. Pamiętam, to był taki kiedyś osoba na siłowni była, nie będę tutaj rzucał nazwiskami, ale wiesz, miał fajną dziewczynę, miał super furę, miał 14 czapek w kolekcji, z ciuchy najlepszych marek i był kulturystą. Ja na niego patrzę, mówię, kurczę, też tak chcę, nie? Fajnie wygląda, fajnie się rozwinął, wiesz. Nie było takie, że ale wiesz, on musiał coś ten. Więc na pewno gdzieś tam, może nie takie, to nie były błędy, bo to, ja uważam, że jeżeli ktoś coś robi z siebie i to w danej chwili to robimy, bo to czujemy, to to nie jest błąd bo robimy to w zgodzie z samym sobą, to jest nasze. Ale z perspektywy czasu, jak dojrzałem, no to właśnie mam dużo więcej teraz niż miałem wtedy i totalnie właśnie nie chcę tego pokazywać, nie chcę się jakoś tym dzielić, nie chcę, żeby ludzie to wiedzieli, nie chcę, żeby o tym gadali. Wolę mieć spokój w tym i samemu realizować się więcej, bo wiem, że ludzie są tylko tacy, że mogą. Niektórzy oczywiście yy, sprawić, że, że chcą, żeby ktoś miał mniej, gorzej i tak dalej. Brzmiesz, jakby cię dużo atakowali. Ja bym żeby zalecał. Nie wiem, czy to się dzieje w internecie, czy gdzieś tam dochodzi to do ciebie. Nie, teraz to jest w ogóle chill out. Ja powiedziałem to o tym, bo zapytałeś mnie o Instagram i mówię, fajnie będzie, jak właśnie powiem coś o tym, że kiedyś też może nie popełniałem błędy, ale robiłem rzeczy, które właśnie wtedy spowodowały taki, takie coś, jak teraz powiedziałeś. Czyli jakiś atak ludzi, ocenianie ciebie z boku, bo chciałem pokazać, że coś mam, bo dopiero to było dla mnie nowe, nie? Teraz, jak już step by step doszedłem do coraz większych celi, mam coraz więcej, to w ogóle mi na tym nie zależy. Nikomu nie chcę nic udowadniać, bo wiem, że i tak ciągle będzie ktoś, kto mnie oceni, że jestem zły albo że jestem dobry. Nieważne, co będę robił, zawsze znajdzie się taka osoba, więc jakby nie jesteś dupą pomidorową, ty nie musisz robić czegoś, żeby po prostu każdy cię lubił, ty, ty musisz robić, iść swoją drogą, więc bardziej w tym kontekście to powiedziałem. Teraz obecnie w ogóle mnie to nie dotyka, w ogóle nie słyszę nawet żadnych hejtów na siebie, żadnych takich rzeczy za plecami, bo nawet ja nie chcę tego słuchać, mam to w dupie, żyję swoim życiem, jestem zadowolony ze swojego życia, szczęśliwy ze swojej żony, z życia, jakie mam i powiem ci szczerze, yy, totalnie się tym już nie przejmuję i jakby nie mówię tego w kontekście, że tak jest teraz, tylko że kiedyś takie rzeczy były, miały miejsce. Mm -hmm. To jest uwalniające, co? Jak się już nie musisz przejmować takimi rzeczami, po prostu sobie żyjesz. Bardzo uwalniające i zrozumiałem, że często jest tak, że ludzie, którzy na każdym kroku, wiesz, chcą czasami gdzieś tam pokazać coś, no miałem przypadki ludzi, którzy mieli pasek Gucci, ale jedli catering yy, przeterminowany z siłowni. Tego kurwa nigdy nie zrozumiałem. Jak I ludzie nie kupują jakieś drogie samochody i nie mają pieniędzy, to jest dla mnie po prostu. I, I jak ktoś wtedy mówił, w tamtych czasach kilka lat temu, że ja to robię na pokaz i wrzucałem, byłem do tego worka z tymi osobami, to we mnie to tak buzowało, że chciałem udowodnić całemu światu, że tak nie jest. Mhm. Ale potem zrozumiałem, że co bym nie zrobił, co bym nie powiedział, i tak będę oceniony przez którąś część ludzi i społeczeństwa. Dlatego. I to jeszcze przez którąś część społeczeństwa z jednej bądź z drugiej strony, ale są taką zajadliwą i tą to, 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 to osobą, która ma w ogóle czas, żeby cię obrażać w internecie. Tak, i to ma, kurwa, czas na obrażanie ludzi w no internecie? No właśnie, <laughs> ja mam szczerze obecnie tyle na głowie, że ja nie mam czasu nawet poczytać komentarzy pod czymś, co mnie interesuje. Wyobrażasz sobie, że piszesz mi komentarz pod moim podcastem ale mój podcast, no kurwa. Wiesz, najlepsze jest to, że oni, często taka osoba ci pisze, że jaki chujowy podcast, ale nie przesłuchała. <laughs> tak, to jest... Wczoraj tak. miałem taką, słuchałem właśnie podcastu kolegi i tam ktoś go, ktoś go skrytykował, nie? I ktoś tam coś mu powiedział, że bardzo dobry podcast, przecież dał zupełnie z jednej strony się pokazała ta dziewczyna. Ale ja nie oglądałem tego podcastu, mówię ogółem o mojej osobie. Ale oceniła, że podcast beznadziejny i tak mam, no, kurwa, no sama sama się po prostu zakopałaś teraz, nie? No, to jest tak ten jad taki ludzki. Jest nie rozumiem tego jadu. Jakby, nie wiem, jakby skąd to się bierze. Wiem, że, że możesz czegoś nie mieć, coś mieć, ale ja uważam, że wiesz, ja nie jestem osobą, która ma coś, bo. Bo mam to po rodzicach, czy, czy, czy coś takiego, nie? Raczej, raczej, właśnie step by step starałem się iść swoją drogą, yy, i tak dalej, nie? Więc jakby nie rozumiem z tego, tego jadu. Skąd to aż tak bardzo się bierze, że zamiast czerpać inspirację od ludzi, którzy mają od ciebie więcej, to chcesz im dopiec i sprowadzić do swojego poziomu. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, co powiedział na początku, czyli nieakceptacji samego siebie i oszukiwania samego siebie po prostu y, takim, takim postępowaniem i braku wyobraźni może że, i wiary takiej że ty byś mógł to osiągnąć więc jeśli ty jesteś w takim organizmie jesteś taką osobą która jest w jakimś miejscu i nie wyobraża sobie absolutnie że może być gdzieś wyżej I widzisz kogoś wyżej to my mówisz no dobra no ja nie mogę tam być to chociaż próbuję gością więc... No pewnie że tak kiedyś też raz w życiu powiedziałem jaką mam liczbę osób i już wiesz ja jesteś tam super zawodnicy zaczęli sobie na swoich youtube'owych tych wyświetlenia robić i mówić, że to jest niemożliwe, że ja na wakacje, że to, że tam to jakieś pośmiejujki. No ale to co jest niemożliwe dla ciebie, niekoniecznie może być niemożliwe dla drugiej osoby, która właśnie która nie, która nie chodzi na imprezy, która bierze czas, żeby samemu odpocząć w domu, zamiast wyjść gdzieś z Ja zajmę. nie mówię, że to jest złe chodzenie na imprezy. To też jak ktoś lubi, to super. Po prostu robienie rzeczy dla swojego rozwoju. Jeżeli wyjście na imprezę raz na jakiś czas cię rozwinie i pozwoli ci, wiesz, osiągać coś lepszego, to super. Ale jeżeli takie sytuacje tylko sprawiają, że ty potem masz mniej energii, żeby coś osiągnąć, no to sam jesteś sobie stopem, a nie, a nie wiesz, a nie ktoś, kto... To osiąga coś więcej, i ty musisz to gdzieś tam z siebie wylać. Tak, ale tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, my oboje jesteśmy introwertykami, więc oboje tak mamy, że gdzieś, gdzieś wyjdziemy, to z reguły to jest takie obciążające bardzo mocno psychicznie i trzeba później się odpocząć i dojść do siebie. To nie jest tak. Są tacy ludzie, którzy wychodzą na imprezę, wracają z tej imprezy i mają jeszcze więcej energii są po prostu zajarani. Ja w ogóle nie jestem taką osobą i na mnie to tak w ogóle nie działa, ale te osoby jestem w stanie zrozumieć, że one chodzą tak. na imprezę. Ja też jestem osobą typu introwertyka i po prostu no szczerze. Często tak jest i właśnie z wiekiem to mi gdzieś tam rośnie. I to też wydaje mi się, że to też wybudowała we mnie właśnie kulturystyka, bo tak jak mówiłem, to jest sport, gdzie musisz być sam ze sobą wiele razy w swojej głowie, przełamać się, wyjść ze strefy komfortu i tak dalej, więc... Yy... Kurczę, zgubiłem wątek teraz pierwszy raz. Rozmawiamy o introwertyku i A, powiedziałeś że kulturystyka już wszystko to wiemy. Yy, ja też mam, tak jak ty powiedziałeś, nie? że przykładowo są dni, kiedy nawet mam seminarium z moimi podopiecznymi, co daje mi mega zajebisty fan, ale po trzech godzinach rozmowy z 40 chłopakami, przekazywanie ich rzeczy, czy właśnie wyjściu do, do znajomych, gdzie nie wiem, ja na przykład dla mnie, wyjście na imprezę, gdzie jest 20 osób, z czego 18 nie znam, to jest w ogóle. Ja nie chcę tam być, po prostu. Wiesz, ja nie mam fanu z tego, po prostu. Wiesz, ja wracam z takiego wydarzenia i ja się czuję, jakbym miał anginę. Naprawdę, ja jestem tak zabrano, mam energię i wiesz, to ciężko zrozumieć osobie, która ma odwrotnie, mhm. ale to trzeba uszanować. I, się, i się, ci ludzie też mają taką tendencję do oceniania, że ty nie wychodzisz nigdzie z nami, że w ogóle siedzisz cały czas w domu i że nie masz życia. No kurwa, tak mi jest wygodnie, dajcie mi spokój. Właśnie. To wiesz, to, to, jest, to jest właśnie Twój wybór. Ale mm -hmm. często jest tak, że te osoby marzą o tym, żeby też właśnie usiąść na kanapie na przykład ze swoją drugą połówką, obejrzeć ten film, ale zabijają w sobie to, że akurat nie mają na przykład drugiej połówki i nie chcą zostać same ze sobą, więc ciągle szukają sobie po prostu jakichś rzeczy do roboty. Czy wyjdę ze znajomymi, czy wyjdę to. Są ludzie, którzy w ogóle nie siedzą w domu. Ja tego nie rozumiem. Dom to jest moje miejsce mojego życia. To jest moja oaza spokoju. Ja kocham mój dom. Kocham to po prostu. Jakby mi to zabrali, to bym. Bym zabłądził gdzieś chyba. To jest takie moje, moje miejsce, gdzie ja nawet nie chcę za bardzo właśnie kogoś puszczać, tego pokazywać, bo to jest oderwanie od tego wszystkiego, co mnie stresuje i tak dalej. Kocham ten czas, kiedy wiesz, yy, moja, moja żona jest taka sama, też uwielbia swoją przestrzeń i tak dalej, więc bardzo dużo czasu spędzamy razem i jakby lubię ten czas w domu. Bardzo go lubię. No, to jest tak, że wchodzisz sobie do domu i tak. Już, już nic nie muszę robić, już wszystko jest pod kontrolą, wszystko ma tak ułożone, jak mi się nie podoba. Nie do końca, bo ja nie wychodzę z domu za bardzo, więc ja w dużo czas, znaczy bardzo dużo czasu spędzam w domu, bo pracuję z domu. Więc dla mnie też dom jest miejscem pracy, ale ogólnie te chwile takie dla samego siebie, szczególnie teraz, jak, jak mieszkamy w dużym domu z ogromną działką, to jest dla mnie coś pięknego po prostu. Nie jest ciężko, bo przeprowadziliście się z Warszawy, to nie jest mega obciążające, że się dojeżdża? Tylko że My nie mamy gdzie dojeżdżać. W sensie, A, ja nie mam pracy, że od do gdzieś dojeżdżam, więc jakby siłownie mam gdzieś tam kilka w obrębie trochę dalszym niż miałem, ale to jest 15 minut dojechać, więc bez przesady. Jest to troszeczkę może uciążliwe, tylko mówię, jesteśmy bardziej osobami, które lubią ten czas w domu, więc rzadko wychodzą, ale jak wychodzimy typu sobie raz w tygodniu ze znajomymi, czy do restauracji, coś zjeść, no to jest to takie bardziej obciążające, że wyjście do restauracji w warsz... wiesz, takiej dalszej, no to już trochę jest wyprawa, bo musisz 50 minut w jedną stronę podjechać na przykład i wrócić i więcej jedziesz niż na przykład spędzasz czasu w restauracji i czasami się nie chce po prostu, bo, bo ten domek jest taki fajny i wolisz zostać. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, ale rzeczywiście, jeśli pracujecie z domu i nie macie jakichś super dużych potrzeb, że no stop musicie gdzieś jeździć, to w sumie nie ma problemu żadnego, nie? Przy naszym trybie życia jakby uważam jakby to, że mieszkam w domu z, yy, pod miastem, to jakby... Jest najlepsze, co mogłem zrobić dla samego siebie. Szczerze, to jest. Wiesz, ja nie mam takiego domu, że mam jakiś bliźniak, że mam sąsiadów za ścianą czy coś. Nie, mam swój teren, jest cisza, spokój. Rano wstajesz. Szczerze, marzę o tym, żeby po prostu za oknem przestała być tak szuro i bonuro, bo to też uważam, że to jest wpływa na wszystkich nas Polaków. To jest depresyjne, to jest taka aura, wiesz? Jak słońce mi wyświeci przez okna, to ja się po prostu. Ten dzień jest po prostu piękniejszy. No, jak widzę to słońce, nawet ono tylko dotąd wpada. Taki kawałeczek tego słońca, ale i tak się człowiek lepiej Tak, czuje. A to pomyśl, jak masz na przykład dom i otwierasz sobie drzwi tarasowe i pijesz kawę na słońcu. No to od rana masz. te, Wiesz, uwielbiam na przykład teraz, jak był przedwczoraj, wziąłem sobie tę książkę, wziąłem kawę ptaki tak śpiewają, bo mamy tam kawałek lasu jeszcze, no to po prostu no jest coś pięknego, jakbyś był w jakimś filmie, nie? I jakby ktoś, kto docenia taką oazę spokoju, lubi być właśnie sam ze sobą, to ja nie muszę znaleźć jakiegoś miejsca, wyjechać na Mazury, żeby się uspokoić, pobyć sam ze swoimi myślami, tylko wystarczy, że wyjdę z domu, wejdę do swojego lasu, zamknę oczy, pospiewam pośpiewam, posłucham ptaszków i, i jestem w stanie oderwać się od tego wszystkiego, nie? To jest y, niesamowite, jak się wartości zmieniają, jak to takie zapotrzebowanie, nie? Masz tam 20 lat i imprezę, tu pójdziemy, zrobimy tak. coś, odjebiem, a teraz y, 30, ja mam 30 i po prostu ja spokój i, i ptaszki, żeby śpiewały i żeby odpocząć, żeby mieć tak. dużo czasu na sen. Przede wszystkim właśnie, no ale to też wydaje mi się, że to jest kwestia też takiej ambicji życiowej, nie? Że to jakby jeżeli masz dużo na głowie masz kilka wiele spraw czy to biznesowych czy to sportowych i osiągasz realizujesz to to musisz mieć taką o, o, taką taki spokój gdzieś taką oazę spokoju. Nie czytałem na jakieś książki, że jakiś zawodowy sportowiec kiedyś właśnie przez to, że był mega zajebistym gościem, był wszędzie rozpoznawalny, wiesz, wszędzie fotoreporterzy nie miał takiego swojego miejsca, bo nawet jak wchodził do domu, to za nim wchodzili fotoreporterzy. Więc zrobił sobie kurs na pilota lotniczego i latał po niebie samolotem własnym i to była dla niego jedyna przestrzeń, w której czuł się właśnie sam ze sobą i mógł się zastanowić nad swoim życiem. To było dla mnie niesamowite, nie? Że musiał aż do takich skrajnych rzeczy się zrobić, żeby zostać w końcu sam ze sobą, żeby nikt mu nie truł dupy i żeby, wiesz, nikt mu z boku nie bodźcował ciągle, nie? No, to, jest, to, to tak jest. Jak się jest taką osobą, to po prostu tych bodźców jest tyle. Ja czasami się zastanawiam, jak wychodzę gdzieś do ludzi i, i mam wrażenie, że jak się jest introwertykiem, to masz taki... Yy taki default, że myślisz w głowie i żeby jest cokolwiek żeby cokolwiek powiedzieć, to musisz do, wykonać dodatkową akcję i teraz jeśli ludzie do ciebie mówią, to ty musisz wykonywać tą dodatkową akcję i mówić do nich i to jest takie męczące, że po prostu ja, no, moim normalnym stanem jest to, że ja siedzę u siebie w głowie i sobie myślę nad rzeczami, a jak muszę już mówić, to jest dwa razy bardziej męczące, tak. bo muszę wykonywać te dodatkowe ruchy ustami i zastanawiać się, jak to powiedzieć i tak dalej. Ja nawet ostatnio miałem taką sytuację, że właśnie miałem dzień, kiedy już byłem mogo, mega zmęczony po prostu, bo miałem dużo pracy, jakieś tam Rzeczy, które mnie wyrwały, wiesz, z równowagi i coś. No i byłem już umówiony z, ze znajomym. No, po prostu tam mieliśmy porozmawiać o suplementach, bo tam akurat wiesz, no i poszliśmy do, restaur do takiej knajpy, do kawiarni. Nie? No i w tej kawiarni był jeden wolny stolik, mega dużo ludzi, a ja już po całym dniu byłem przebodźcowany, nie? i. Nie byłem, w stanie z nim, nie byłem w stanie się skupić na rozmowie z nim, słysząc tych ludzi. Tak we mnie to rosło, że czułem już się po prostu taki przytłoczony aż tym wszystkim, a nikt mi nic złego nie robił. Mówię, dawaj stary, wychodzimy do tego parku na spacer, bo nie dam rady się skupić. I dopiero wyszliśmy i wszystko mnie puściło. Więc wiesz, to też mało osób to zrozumie, ale, ale te przebodźcowanie może po prostu też powodować tego typu no i najgorsze jest to, że właśnie jak ktoś, jak ktoś tego nie rozumie i nie wie, jak to jest być introwertykiem, to ci odbierają na przykład z jakiegoś góra, bo ty już nie mała się nazywasz, tak. albo że nie wychodzisz, albo że. Wiesz, ludzie to ciągle odbierają wszystkiego góra, szczególnie właśnie jak jesteś. Wiesz, ludzie są tacy, że oni oczekują szczerości od drugiej osoby, nie? Ale jak dajesz im szczerość, to jesteś agresywny, to ich oceniasz. Ja nikogo nie oceniam. Ja mówię ci szczerze to, co chcesz, chcesz. Wymagasz ode mnie szczerości, bo ja jestem osobą szczerą. Ja umiem powiedzieć w oczy to, co komuś y, powinienem powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie lubię mówić komuś w oczy tego, co on chce usłyszeć, a za plecami powiedzieć coś innego. Dla mnie to jest obrzydliwe. Ja nie rozumiem takich zachowań, że ktoś mówi mi w oczy, o jesteś taki, taki, i wiesz, wiele mam takich sytuacji, a potem ode mnie odchodzi. I mówi mi, zgoła coś innego na mnie. Kurwa, mhm. człowieku, co ty w ogóle? Ty w ogóle do mnie nie podchodź. Po co do mnie podchodzisz w ogóle? Nie? Ja się dowiaduję, na przykład, idę, od takiej osoby, nie podam mu ręki, i to jest, że to ja jestem górem. Mhm. dla mnie to nie jest to jest brak zasad, totalny brak zasad. W tych czasach zasady gdzieś się zatraciły, takie, wiesz, no mówię, ktoś chce szczerości, a potem mówi, że jest atakowany. Jak powiesz mu, mu powiesz mu szczerze, dla jego dobra, czasami, bo ja jestem osobą, która mówić szczerze komuś coś dla jego dobra często, nie? A nie po to, żeby komuś zrobić przykrość. Ja nienawidzę komuś robić przykrości. Ale mówienie szczerech rzeczy to jest też umiejętność. Można powiedzieć szczerą rzeczy być niemiły i, i powiedzieć to w taki sposób, że kogoś to zaboli. Można powiedzieć dokładnie tę tak. samą informację w taki sposób, że ta osoba nie odbierze tego, jakby cię górę. Więc to też jest umiejętność mówić szczere rzeczy. Pewnie, że tak, też tak, też, też tak uważam, nie? No... Ja nie mówię, że przekazuję to w sposób taki, żeby kogoś urazić, właśnie ja zawsze staram się tak naokoło, ale mimo wszystko powiedzieć szczerze to, co myślę, bo zależy kto jak do mnie podchodzi, nie? Bo jeżeli ktoś do mnie podchodzi w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem, że podchodzi do mnie o tego, tego, a za plecami wiem, że mam od informacji, że jawnie po prostu na mnie gada i, i, i próbuje mnie oczernić, no to dla mnie ta osoba już nie istnieje. Ja nie chcę tej osobie zrobić kuku, ja nie chcę jej... Jakieś, wiesz, zemścić się na niej. Po prostu ona dla mnie nie istnieje już w przestrzeni publicznej. Dla mnie ona pokazała brak szacunku do mnie, brak zasad i, i, i tyle. Dlatego też mam problem czasami z ludźmi, nie? Bo ja mam taką cienką linię osób, które, które y... I, i masz umiejętność odcinania ich, jak już przekraczam, to Bardzo. Mnie... Jakby czasami wolę być sam ze swoją żoną, na przykład w danym momencie życia, niż na siłę wchodzić z kimś w jakąś relację. Nie? Jeżeli tego nie czuję, czy jeżeli widzę, że ktoś gra nieczysto. czysto. Um, czy ty masz jakieś podejście, co, mm, takie, starasz się w jakiś konkretny sposób prowadzić związek, czy to, czy to wychodzi jakoś w praniu i przez to, że pracowałeś tyle lat nad sobą, to jesteś w stanie dobrze prowadzić związek? że z zewnątrz to wygląda jakbyście byli super zgraną parą, która pracuje sobie nad wspólnymi celami i mają podobną zajawkę. To z zewnątrz bardzo dobrze tak to, wygląda. Bo tak jest. Mhm. Ale to wszystko nie jest takie kolorowe. Wiesz, my się poznaliśmy z parą i w momencie, kiedy ani ja, ani ona nie byliśmy ułożeni mentalnie, ani życiowo. Byliśmy młodymi ludźmi, którzy byli po nieudanych jakichś relacjach, ale wiedzieli przede wszystkim, czego chcą. Ja i ona byliśmy po nieudanej relacji i wiedzieliśmy, czego oczekujemy od drugiej osoby. Ale ja uważam, że związek to jest tak samo, jak osiągnięcie czegoś w sporcie. To jest ciągła praca. Ciągłe szukanie błędów w sobie, w swoich zachowaniach, żeby być lepszym dla tej drugiej osoby. Przede wszystkim rozmowa. My, powiem ci, że od pierwszego dnia nie mamy żadnych tajemnic przed sobą. Jest rozmowa, jest jakikolwiek konflikt, jest rozmowa. Wiadomo, czasami latały i talerze, tak? Na początku. Ale, ale wiesz... Ty rzucałeś, jeszcze on, ona? Ona. <dans> <s> <Sy -était> ja nie rzucam. <dans> <s> ja nie rzucam. Ale, ale wiesz, e też wiele zachowań dojrzała i ona, i ja, ale dokładnie jest tak, jak mówisz. Jesteśmy, szczerze, nie wiem, jak to powiedzieć, ale ona jest, jakby nie zastępuje, ale jest dla mnie wszystkim w jednym. Dlatego ja na przykład nie potrzebuję wyjść z kolegami na piwo, żeby oderwać się od żony. Wiadomo, już czasami mnie wkurza, ale nie potrzebuję tego, bo to jest mój ziomek. Bo, bo, do, jest, bo dostajesz to u siebie to jest w domu. wszystko, co mam, tak? I jakby nasza relacja i to, jak jesteśmy jednością, to jest aż chore. I to jest... Nie do, ja nie, nie muszę nawet tego opowiadać, bo mało kto w to uwierzy, ale ja czuję, że to jest moja w ogóle jakaś bratnia dusza, że mamy... Czemu ktoś mało, ktoś to nie uwierzy, to, to jest normalne, chyba że czujesz, że twoja, że ona jest twoją bratnią duszą. Ojej. może źle się odezwałem ze zmęczenia, ale nie o to mi chodziło. Właśnie jest strasznie, strasznie jesteśmy ze sobą razem, mamy podobne podejście do życia, wyciągamy wnioski, motywujemy się nawzajem, bardzo cieszę się, że mam koło siebie osobę, która ma taki mindset i mental jak ja, nie? że ona jest taka sama, ona ma pracę z jeszcze większą ilością osób. Nie odpuści nawet jednego planu treningowego, jak ma do rozpisania, jest 21, ona nawet ma miesiączkę, ledwo patrzy na oczy i tak to nagrywa, często się przez to kłócimy, że ja już mówię, daj spokój, ona, wiesz, jest na mnie zła, że mówię, jak mam dać spokój, ja mam zaplanowane, muszę to zrobić, nie? Osta ale... Ostatnio wstawiała, że powiedziałaś jej, że ma wziąć dzień wolny chyba, tak? Tak, ale, ale ma taki jeden dzień wolny właśnie w tygodniu od pracy, staramy się właśnie spędzić go jeszcze bardziej razem, bo i tak cały czas jesteśmy razem w domu, ale, ale mówię, no... Właśnie jest dokładnie tak, jak mówisz, no ale ta relacja nie jest zbudowana przypadkiem. Wiesz, gdybyśmy byli tacy jak inni, wiesz, oglądam jakieś tam, czasami się zdarzy na noc wieczorem, jakieś tam programy o tych związkach, jakiś Hotel Paradise się obejrzały, czy jakieś głupoty. Ja nie mówię, że to oglądam, ale zdarzyło się. Jak ja patrzę na te relacje tych ludzi, nawet. Z, Prawdziwych związków, już nie mówię o tych programach, to ja tego w ogóle nie rozumiem. Oni nie są w ogóle dla siebie nawet przyjaciółmi, nie są dla siebie rozmówcami. Jakby jedno oszukuje drugie, nie mówi prawdy. Jakby jak chcesz zbudować relacje? Ja nie mam przed swoją żoną żadnej tajemnicy, żadnej, naprawdę. Ja za każdym tematem siadam i z nią rozmawiam i uważam, że nasz związek jest na tyle dojrzały, dojrzalszy niż wiele związków, przez to, że analizujemy to wszystko, wyciągamy wnioski i staramy się po prostu być dla siebie lepsi, ale też. Bardzo mówię, cieszę się, że mam koło siebie osobę, która, nawet jak ja mam dołek, to ona ciągnie to mentalnie i w drugą stronę, nie? Że nie mam kobiety, która tylko siedzi, pachnie i oczekuje, tylko ona przede wszystkim oczekuje od siebie. Mhm. Mm i że ci no, bo to jest tak, jeśli się pracuje samemu, to są takie właśnie dołki, z których ciężko jest wyjść. Jeśli masz drugą osobę z takim samym mindsetem, to ta osoba pozwala ci jak jeśli, jeśli, jeśli jesteś w dołku, to, to ona cię wspiera. To Często musi... jak widzę relacje innych par, na przykład, i słyszę ich, i jedna osoba jest tym, me, tym mental ma taki wie, że chce osiągać, a druga nie często ta druga osoba, uważam, będzie spychać tą osobę troszeczkę swoimi radami. Mówić właśnie odpuść, zostaw, chodź, pójdziemy na imprezę, zostawmy to, nie? Zjedzmy czytmiła, Tak. Mhm. I te wszystkie po prostu... I chodzi o to, że to ta osoba najbliższa, niestety, trzeba to powiedzieć, ściąga cię w dół. Ja byłem w takim związku i długi czas zajęło mi skumanie, że ja jestem na takiej ścieżce, w której muszę znaleźć sobie osobę, która będzie chciała zapierdalać tak jak ja, że to nie ma innej opcji po prostu, że za tak. ta druga osoba, jeśli chce zapierdalać, ale trochę mniej, to zawsze będzie ten zgrzyt. Jak sobie was obserwuję, to mam wrażenie, że znalazły się dwie osoby, które tak samo chcą zapierdalać I to jest zajebiste. Wiesz, bo to, to wszystko jest kwestia właśnie podejścia, wiesz, na przykład z moimi startami domyślam się i też wiem to po rozmowie, że Paula wolałaby, żebym nie, nie robił tego sportu już, nie? Bo to też zabiera wiele fajnych chwil. Ale ona nie może powiedzieć, nie rób tego. Zostaw to. Ona mnie bardziej zmotywuje przy, na przykład, nie? Nie musi tego robić, bo ja to mam, ale nie powie czegoś, że zwątpię w siebie. Wiesz, mhm. o co chodzi? Tylko bardziej po prostu nakreśli, że idę dobrą drogą i tak dalej. Wiesz, mimo, że ona wolałaby, żebym tego nie robił, to wie, jak to jest ważne dla mnie i będzie mnie w tym wspierać. Nie? I to samo jest w drugą stronę, a często właśnie przy relacjach z partnerem czy z przyjacielem jest tak, że właśnie ty chcesz coś robić, chcesz iść swoją drogą, a on właśnie, tak jak rozmawialiśmy na początku rozmowy, ci mówi, nie, weź odpuść, to się ci nie uda, to po co, wiesz, nie ma rzeczy się nie uda, tak naprawdę, kurczę, no, ktoś jest milionerem z niczego, no to miał to samo na początku, też wszyscy pewnie mówili, to się nie uda, gość, kurczę... Facebooka stworzył, kto mu pewnie, wszyscy mu powiedzieli, co ty wymyślasz, jakąś aplikację dla wszystkich i co? I udało się, bo wierzył po prostu w siebie, szedł do tego i tak dalej, nie? Więc jakby mnie inspirują po prostu ludzie sukcesu strasznie, strasznie, bo każdy mówi to samo tak naprawdę na końcu tej drogi. Dokładnie. I jak słuchaj, ja dlatego tak długo że słucham podcastów, bo to jest dla mnie takie źródło informacji, gdzie mogę sobie wybrać której osoby będę słuchał, wybieram sobie takie osoby, które mi odpowiadają i oni mówią takie rzeczy, ja czasami mam tak, że siedzę i w... ja nie jestem w związku teraz, więc myślę, że podcasty troszeczkę dają mi właśnie tego, że mam jakiś dołek i słucham podcastu i mówię kurwa, ci goście mają dokładnie tak samo jak ja i to jest takie niesamowite, że to powiedziałeś, bo ja niedawno zacząłem słuchać podcastów właśnie pierwszy raz w swoim życiu i one mnie napawają. Takim, takim, wiesz, od środka, taką mocą, że idziesz dobrą drogą, chłopaku. Kurczę. Stary, ja czasami zasnąć, nie mogę pod Tak, podcastu. masz ciarki i aż chcesz coś robić, ja to mam to samo. I dlatego na przykład kocham czytać te książki rano, bo rano masz, wpadasz w te myśli, ale czytając tą książkę już wiesz, że te myśli są, każdy je ma i albo z nich wyjdziesz przykładowo. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Mhm. I to jest świetne, że od rana napawasz się super treścią, mimo że wiesz, co czytasz, możesz to wszystko w swoim życiu wyznawać, tak samo jak w podcaście słuchasz kogoś i możesz robić iść tą samą drogą, ale jest ci lepiej, bo bardzo ciężko na swojej drodze spotkać yy, tak dużo podobnych osób z takim myśleniem i czasami... Zwłaszcza w jednym miejscu. Tak. Nie? I jak słyszysz te wszystkie głosy z daleka, to czasami każdy ma coś takiego, kurczę, może jestem jakimś kosmitą, jakimś alienem, wiesz... Coś A później istnie... słuchasz tego i mówisz... I słuchasz tego miliardera, słuchasz tego sportowca najlepszego na świecie i masz takie... Kurwa, to jest to, ty musisz to iść, nie, nie wątp, to nigdy w to nie wątp, nie? I, i, I jakby też tak uważam, że, że mnie na przykład, ja rozmawiam właśnie czasami z Paulą w taki sposób, to też mnie właśnie napawa. czasami aż ma dosyć, mówi do mnie już przestań mówić, bo ja jak się odpalę, to wiesz, nie mogę już przestać mówić na ten temat, bo tak brakuje mi po prostu rozmówców, które to rozumieją. Z, z tym mindsetem, który mam ja w życiu, nie tylko sportowym, nie? ogólnie przekładającym się na wszystko. No tak, bo takich osób jest bardzo mało, dlatego też tak bardzo mało osób osiąga jakieś większe sukcesy. I ja się czasami tak zastanawiałem, jak słucham sobie tych ludzi, oni mają ten mindset i czy to rzeczywiście się udaje. I to jest takie głupie, kołczowskie i ludzie to oceniają, ale to rzeczywiście tak działa. Jeśli masz taki mindset, to robisz jeden krok, drugi krok, trzeci krok i nagle się patrzysz i mówisz, kurwa, już taką drogę przyszedłem, to rzeczywiście tak. idzie w tą stronę. I czasami się zastanawiam, mówię ja sam nie wierzę, że mi się coś udaje, ale Rzeczywiście się po prostu udaję, jak masz takie mańce, to tak, tak działa. Nie, że tak, ja też, żeby to nie zabrzmiało źle, nie oceniam pensji ani nic, co teraz powiem, ale jeżeli na przykład spotykam się z osobą i rozmawiamy, i ona mówi mi, że zarabia 5 tysięcy miesięcznie w dzisiejszych czasach. To gdzie i tak jest spoko? No nie wiem, mieszkanie jest za 3,5 teraz kawalerką. W W Warszawie. No nie chcę tutaj mówić, czy to jest dobrze, czy źle. Jakby mi by to nie wystarczało i chciałbym więcej po prostu osiągnąć w życiu, ale chodzi mi o to, że ja. To nie jest złe, że ktoś tak zarabia. Super, że, że sobie radzisz, że, że starasz się, ale jak się pytam tej osoby, jakie ma plany dalej, no bo jednak jest w pracy jakieś tam i zarabia 5 tysięcy, nie? No, jakie masz dalej? Nie, no jest mi dobrze, no, jest mi fajnie. Nie potrzebuję nic więcej. No i z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej... Mam takie kurcze, nie chcesz doświadczyć w życiu czegoś lepszego, przeżyć czegoś fajniejszego, jakby spróbować nowych doznań, wyzwań. Czy chcesz być całe życie w tej strefie komfortu, w której jest ci dobrze i fajnie, ale nie doświadczyć czegoś, co, co mogłabyś zobaczyć? Wiesz o co chodzi. I najgorsze jest to, że rzeczy. Są gdzieś tam w przyszłości, których nie jesteś w stanie przewidzieć, więc mówi, mówiąc, że nie chcesz czegoś doświadczyć, nawet nie wiesz, co tam mogłoby cię spotkać. Tak. Może pojedziesz do innego państwa i spotkasz kogoś, kto próbowa zmieni Twoje życie. Tak. I a jeśli tam nie pojedziesz, to nie spotkasz tej osoby. I mówiąc, że nie chcesz tam pojechać, nawet nie wiesz, czego sobie odmawiasz, bo, bo tam może tak. być coś niespodziewanego. Wiesz, wiele razy spotykam się z osobą, którą kiedyś znałem przykładowo, i wiedziałem, jaką miała pracę. I pytamy, co u nas, nie? I, I ona mi mówi, że na przykład dalej pracuje w tym samym zawodzie. Załóżmy, że. Kurczę, nie chcę jakoś źle powiedzieć, żeby to nie było źle. Załóżmy, pracuję w, w sklepie, składając ubrania, nie? Albo w kawiarni. Nie jest to nic złego, ale dla mnie to jest przystanek, żeby iść dalej. Na razie musisz to robić i rób to. Bądź konsekwentny, chodź u tej pracy, wstawaj, ale wizualizuj coś lepszego w swoim życiu. I taka osoba mi mówi na przykład, że no jak tam u ciebie? A on mówi, no super, bo dostałem podwyżkę, ją jaką? On mówi, 400 zł i jest mi teraz super. Nie? I tak kurwa, 400 zł, trzy lata rozwinąłeś się o 400 zł. I pyta się, co u mnie? No i wiem, że jak powiem, co u mnie przez te trzy lata się zadziało, to się skończy rozmowa, nie? Bo on pomyśli, że chce go zaatakować. A tak nie jest. Ja też bardzo często się gryzę w język, żeby nie mówić, co u mnie, bo wiem... I wtedy mówię, no u mnie też spoko, no też się rozwijam. Mhm. Bo wiem, że on i tak nie zrozumie tego wszystkiego, co do niego powiem. Po mhm. prostu. Bo on jest zadowolony z tego, że przez 3 lata dostał 400 tymi więcej i on jest zadowolony w środku siebie. I... Ale to też jest ważne, bo ci ludzie też są potrzebni. Jakby społeczeństwo ma różne szczeble i... Ci, ktoś musi pracować w takich pracach i ci ludzie muszą znajdować jakąś satysfakcję w tym. Więc to Pewnie, że tak. W pewnym tak. sensie to jest dobre dla nas, że są tacy ludzie. Ale niedobre dla nich. Ja mówię to z perspektywy ich osiągnięcia celów. Ja nie neguję ich. W broń Boże, każdy mhm. człowiek robi jakąś pracę po coś. tak? Ja nie neguję, że sprzątaczka przychodzi i sprząta. Super, niech to robi. Ale niech nie myśli o tym, że jej celem jest... Yy, Sprzątać więcej na przykład mieszkań czy dostać 10 zł więcej. Tylko na przykład może jej celem będzie kiedyś otworzyć swój biznes z firmą sprzątającą. Sprzątaczki zarabiają dobre siano. Bardzo dobre, bo moja, moja sprzątaczka zarabia więcej niż, niż powiedziałem przed chwilą o tych 5000 miesięcznie z różnych. Nie mówię ode mnie. Mm -hmm. um. I ja się też nad tym zastanawiam już, bo wiesz, jak mówisz o pieniądzach, że 5 tysięcy, 2000 tysiące czy ileś tam, to to jest takie spojrzenie na kwoty pieniędzy i ludzie pewnie myślą, że można sobie za te pieniądze kupić zegarek albo kupić sobie lepszy samochód, ale można sobie kupić na przykład lepszą dietę i być zdrowszy po prostu i dłużej żyć Właśnie, i lepiej się czuć. to też są wybory, nie? Mhm. Ja nie mówię, ja też nie, za, nie miałem tyle, co mam obecnie na początku i na starcie, ale moje wybory były takie, że Wręcz nazywali mnie na mieście trochę czasami z kurwi groszem na początku, nie? Bo ja wolałem wydać, na przykład jak byłem dzieciakiem i szliśmy na imprezę, miałem 16 lat, wszyscy składali się na flachę po 5 dych, to ja wolałem powiedzieć, kurwa panowie, mam dwie dychy, może to było głupie, ale miałem 16 lat, nie miałem wartości, ale wiedziałem, że jak dam 5 dych, to nie będę miał 3 dychy na białko. Mhm. I, i, I wiesz o co chodzi? Wolę powiedzieć, mam, mam dwie dychy, bo te 3 dychy przeznaczę sobie na suplement, który mi pomoże, nie? A nie wydam na wódę, przepiję ją, Wrócę do domu i nie mam ani kasy, ani samopoczucia. Przykładowo, nie? Błędy młodości. Więc ja też y, tych kwot, które rzucałem, to tak jak do tego powiedziałem, w broń Boże nie oceniam, po prostu rzuciłem to totalnie przypadkowo. Ja najbardziej lubię przykład kupowania sobie czasu, bo już nawet jak, nawet jak ktoś powie, a ja nie chcę trzymać. dzieci. świetne, dietę, mam, co tu powiedziałeś, czekam masz... bo, Kurwa, no tu możesz sobie kupić czas, możesz zatrudnić osobę, która zrobi coś za ciebie, a ty możesz spędzić ten czas sam ze sobą, albo z twoją rodziną, bawić się z dzieckiem. Tak, właśnie, początek. spacer chodzi. ze psem. Nie rozumiem też właśnie, i to jest ocenianie ludzi, że na przykład ktoś ma sprzątaczkę. To mają po to, że on chce mieć sprzątaczkę na pokaz czy, czy coś. Ale nie rozumiem tego, że jak ta sprzątaczka przez 5 godzin posprząta mi mieszkanie, ja nie będę tego robił, to mam 5 godzin pracy przy komputerze ze swoimi klientami. Jestem Aha, do przodu. A ona dobrze zarobi. A ona dobrze zarobi. Każdy ma swój zawód. Po prostu, ja jestem szczęśliwy, że ona zarobiła, mam 10 razy lepiej posprzątane mieszkanie i w tym czasie ogarnąłem swoją pracę. I ty byś nigdy nie posprzątał tak, jak ona by posprzątała. I, nie, i wtedy nie <laughs> zrobił tej pracy i był wkurwionej, bo zabrały mi to całą energię na cały dzień. <laughs> rozumiem, że co chodzi? Dlatego ja tak samo uważam jak ty, jeżeli. Ktoś potrzebuje, nie wiem, jest już na tyle bogaty, że potrzebuje mieć swój własny odrzutowiec, bo dzięki temu zamiast trzech spotkań zrobi dziesięć. To on nie robi tego dlatego, że jest bogaty i sobie kupił samolot, tylko dlatego, że chce jeszcze więcej po prostu nie, osiągnąć. Pewnie niektórzy. Niektórzy, no to ja myślę właśnie swoim tokiem rozumowania i może to jest na, to pewno, jest na pewno jest kilka osób takich, które sobie kupują jety po to tylko, żeby się przylansować, ale no ale ogólnie teraz mówię, tak jak ty się na temat pani sprzątającej, która to zrobi w tym czasie, to ty popracujesz, to ktoś też może coś zrobić, żeby po prostu na przykład więcej spotkań zrealizować. Ja ostatnio od osoby, która tutaj była, słyszałem, że ma szofera i że nie mówi publicznie, że ma szofera, bo, się, bo właśnie będzie dojechana za to, że to, no ty, właśnie, co. No właśnie, to ty, jest ty, chore. Ty masz szofera, jakby co? co I to są te czasy, jesteś, że ktoś, kto ma szofera, boi się o tym powiedzieć. Bo nie mówię, że ma się tym chwalić. Ale dlaczego ma się bać, wiesz, o tym powiedzieć? Ja w ogóle tego, yy, tego, przecież, tego nie rozumiem. Przecież przez to, że masz szofera, możesz sobie całe pięć godzin, jak gdzieś siedzisz, siedzieć na komputerze i załatwiać sprawy. Dokładnie. O to właśnie chodzi. Nie, nie musisz stresować się, że ktoś, nie wiem, na ciebie zatrąbi cokolwiek, tylko tę energię przyjmuje szofer, a ty robisz swoją robotę. I mi się wydaje, że to zależy, właśnie wszystko wynika z tego miejsca, w którym ktoś jest. Jeżeli ktoś właśnie mówi, że on ma czas posprzątać albo mówi: Ja to nie wiem, że ty masz problem, żeby trzy godziny sobie posprzątać. To on nie rozumie tego, bo jest dalej w swoim mindsetie, w swoim toku rozumowania. On nie rozumie tego, że ja mam to, to i to i to w ciągu dnia, chcę to zrealizować, a to pomoże mi to zrealizować. On nie ma tych obowiązków, bo sam sobie ich nie narzucił. Wiesz, ja jestem w sumie sam sobie szefem i nigdy nie pracowałem tyle, co teraz. I zacząłem I, o tym mówić. Ostat... lubisz to. Tak, raz lubię, raz, raz mówię, co ty robisz, ale z drugiej strony nie potrafię inaczej. Muszę dawać sobie coraz, tak jak w sporcie, coraz większe poprzeczki. Dlaczego ja chcę startować na Olimpii, a większość nawet o tym nie myśli? Dlatego, że inaczej nie wyszedłbym tak ostro na treningu ze strefy komfortu, tak jak pytałeś, dlaczego tak potrafię to zrobić. Dlatego, że wizualizuję tak ogromne, wręcz nierealne cele. Inaczej, jakbym sobie zaplanował, że wygram zawody w Piśmie Dolnym, to no nie zrobiłbym tego na kartę, tylko zszedł i poszedł do domu. <laughs> przykładowo, nie? Nie śmieję się z tych zawodów. Nie, z ja tego, się... co powiedziałem. Tak, daję po prostu przykład, bo niektórzy mogą robić to dla siebie i zawody w Piśmie Dolnym zrealizują ich marzenie i będą happy i super. Zależy, kto jak do tego podchodzi. nie? I właśnie, no, mówię, no, jeżeli ktoś, ktoś dzięki temu realizuje więcej siebie, no to. I chyba też trzeba zrobić wyłączność dla ludzi, którzy są w sytuacji, w której nie mogą po prostu mieć innej roboty. Nawet by chcieli i, i próbują, ale są, na przykład mają taką sytuację rodzinną, że muszą siedzieć w takiej, w takiej pracy i te 400 zł rzeczywiście im Prawda, robią fuj, że... Tak, Tak. Dlatego... różnicę. I w takiej osoby też trzeba jakby powiedzieć, że to jest spoko. Ale ja, tak jak powiedziałem, jak ty pracujesz za 2000 i składasz na przykład ubrania w sklepie, to ja nie powiedziałem, że to jest złe. To jest żadna ujma, to jest zajebiste, że jesteś w stanie to robić za taką kasę, i być w tym sumienny. To nauczycie i może sprawić, że dojdziesz dalej. Ale jeżeli ty pracujesz w takiej pracy, właśnie tak jak mówisz, rodzinne, nie? No ale możesz być taki mówić, no... Pracuję tak dla rodziny i, sumie, i, i tyle. Nie mogę nic innego robić. A możesz mieć w głowie, pracuję tak dla rodziny, ale, ale wiem, że jak sytuacja się zmieni, to spróbuję zrobić to i to. I ja taką osobę w chuj szanuję. Mimo, że za, może zarabiać nawet 3 złote. Ja jestem taką osobą, że jak widzę wdzięczność, jak widzę pasję w oczach, to ja jestem... Moi zawodnicy czy zawodnikowi w stanie powiedzieć to, nie płać mi za miesiąc. Nie wiem, może możliwe, że to... zawodniczka będzie u nas nocować przed startem, bo może mieć, wiesz, problemy finansowe. Ja chcę jej pomóc, bo widzę tą wdzięczność, widzę to oddanie i dla mnie to jest wow, to jest super. To I mnie bardziej cieszy. ciebie też to buduje, nie? Dlatego bardziej stanie... cieszy i buduje, niż się coś kupił. No, to jest te, takie te, chwile. Te pieniądze, które ona ci da, nie, nie dadzą ci tego, co da Ci przebywanie z osobą, która właśnie jest w tym takim grańdzie, jak Konor, jak był biedny. I to, I to jest fajne przebywanie z taką osobą. I myślisz sobie, jeśli ta osoba pójdzie i wygra, to myślisz sobie, kurwa. Wiesz, ja też kiedyś byłem oskarem, który pracował za takie pieniądze, ale miał wizualizację tych wielkich rzeczy. I wiem, że jeżeli taka osoba też tak ma, ale nie ma perspektyw, ma ciężką rodzinę. Właśnie wiele przypadków mam takich zawodników, że rodzina tego nie wspiera, rodzina to neguje i oni są sami załamani, to ja chcę być dla nich tą rodziną wtedy, żeby pokazać im, że mogą, bo, je, bo wiesz, jeżeli rodzina ci mówi w domu nic nie osiągniesz, nie idź w to, znajomi mówią to samo, bo znajomi zawsze to mówią, jak idziesz swoją drogą, tak jak mówiłem ci, to taka osoba biedna się podda, ona nie osiągnie tych celi, dlatego ja chcę jej pomóc bardzo, wiesz, żeby ta młoda osoba, tak jak ja, uwierzyła w siebie i poszła dalej. Jak oni na to reagują? Różne osoby są, nie? Różne są takie osoby, że, że dostają palec, chcą całą rękę, albo i dwie ręce, albo i trzy ręce. A są osoby, które dostają palec i ledwo go biorą. Wręcz płaczą, jakby wiesz, mają zy oczach, bo dla nich to jest za dużo. Że chcą po prostu i tak mnie oddać, mimo że nie mają. I to jeszcze bardziej szanuję i jeszcze bardziej chcę po prostu takiej osobie pomóc i nakierować drogę. Ja uważam, że każda osoba, która naprawdę przeszła tą drogę mentalną sama ze sobą, Zawsze taką osobę będzie chciała ciągnąć w górę. Zawsze. A jeżeli sama tego nie przepracowała, jest takim właśnie osobą, która życzy innym źle, to właśnie będzie w taki sposób się zachowywać. Ja osobiście bardzo chcę ciągnąć takie osoby w górę ze sobą i też to jest cel mojej pracy też czasami, nie? I tego, co piszę w postach, czy coś. Właśnie te, o tym sobie teraz myślę, że niezłą pracę sobie dobrałeś właśnie po to, żeby zbierać sobie grupkę ludzi, którzy, jeśli, którzy sami od ciebie odchodzą, jeśli nie chcą z tobą pracować, ale zostają tylko ci, którzy chcą z tobą pracować i to jest twój motywujący w sumie dla ciebie pracować z takimi ludźmi, tak. bo, bo widzisz te wszystkie drogi i widzisz, że tym wszystkim ludziom się może udać i niektórym z nich się rzeczywiście udaje i to też musi być mega budujące. Tak, o tym bo... wcześniej nie myślałem, że o tej pracy trenera z tego z tej perspektywy. Bo myślę, że jakbyś zapytał trenerów, większości to by tego nie powiedzieli ogólnie. Większość osób nie robi tego w ogóle z pasji, robi to po prostu, bo kurczę, no, ten zarobił, to może mi się uda, ale nawet nie lubię trenować. Wiesz o co chodzi? To i tak, i tak to się nie uda, ale u mnie, to, tak jak powiedziałem na początku, trzeba rozróżnić tą grupę osób nie do zawodów i do zawodów. Ja inaczej do tego podchodzę i inne wymagania przede wszystkim stawiam zawodnikowi, który chce wygrać zawody. Nie? To wtedy. Ja też robię wszystko, żeby go do tego doprowadzić. Jeżeli on tego nie robi, no to wtedy może odejść. Ja nigdy nie stawiam pod presją osoby nie do zawodów, nie? Jakby osoba mi mówiła, wiesz, Oskar, chciałbym raz w tygodniu wyjść z kobietą, zjeść obiad i napić się lampki wina, bo to jest bardzo ważne dla relacji z nią, to zrobię wszystko, żeby mu to dać do planu. I będzie to miał. Tylko on sobie pójdzie, zje sobie tatar, zje sobie steka z frytkami i też da radę robić progres. Ja to pod to zaplanuję. Ale jak zawodnik powie mi, wiesz, w przygotowaniach przed zawodami, Oskar chce wychodzić z kobietą to powiem fajnie, ja też chcę wychodzić z swoją kobietą, ale gdybym wychodził zawsze, kiedy tego oboje chcemy, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, nie? Mhm. I to trzeba właśnie, to trzeba właśnie, wiesz, zrozumieć, ale też nie chcę właśnie mówić, że, że mam w sobie, w teamie tylko osoby, które, przed którymi stawiam ogromne wymagania i oni muszą je zrealizować. Nie, osoba normalna, ja też do niej podchodzę normalnie, jakby zależy mi tylko na tym, żeby była zaangażowana w proces i żebym widział, że to jej zależy, a nie mi. Mhm. bardziej. No, po tobie przede wszystkim widać, że ty robisz to z pasji. I jak teraz z Tobą rozmawiam, to to jest. Ja widzę, jak ty się podpalasz, jak o tym mówisz, że to jest zajebiste. Jebice. Tego nie da się udać, nie? No, to, to, to po prostu wychodzi z człowieka, jak ci zadaje pytanie i ty nagle kurwa zaczynasz mówić o pierdolę, z tymi ludźmi pracuję, jest zajebiście, jeżdżę z nimi na zawody, to to jest po prostu piękne. I widać, że ty to robisz z pasji. I na pewno dzięki temu też tym ludziom łatwiej jest z tobą pracować, osiągać wyniki. I jeśli dobrze pamiętam, to ty masz bardzo dobre wyniki ze swoimi zawodnikami, porównując się z innymi trenerami. Dobrze pamiętam? Skromnie powiem, że na pewno tak. No. No. Jakby nie ma zawodów, w których moi zawodnicy nie, nie zdobywają jakichś medali. I od, tak naprawdę od początku, kiedy jestem w tym procesie, moi zawodnicy zdobywali duże medale, wygrywali y, fajne zawody. Wiesz, step by step, ja chcę jako trener zawodniczy osiągać coraz więcej, mam coraz większe cele i to, co osiągam teraz, uważam, że nie satysfakcjonuje mnie, ale w miejscu, w którym jestem teraz, mnie satysfakcjonuje, ale w miejscu, w którym chcę być za 2 trzy lata jako trener, już mniej. Mhm. Wiesz, chcę po prostu mieć jeszcze większą grupę tych zawodników, oczywiście pracować cały czas z osobami niezwiązanymi z zawodami, bo to jest super, ja to kocham, tak jak Ci powiedziałem na początku, że przychodzi do mnie osoba niepewna siebie, z brzuszkiem, która nic nie osiąga w życiu i nagle, kurczę, wiele razy tak było, że te osoby otwierają swoje biznesy, dziękują mi, że nagle, wiesz, zmieniło się ich myślenie i to jest piękne, ja kocham, na przykład najbardziej co lubię robić w tej pracy, to jest osoby totalnie zwykłej, przykładowo, Czyli osoba przychodzi z brzuszkiem i tak dalej, a po trzech latach wychodzi i wygrywa zawody jakieś. To jest dla mnie wow. To jest kompletna zmiana człowieka, nie? Tak, o to chodzi. Ja nie mówię, że każdy ma iść pod zawody, bo szczerze, większość niech pod te zawody nie idzie, bo to nic z tego nie ma. Jeżeli naprawdę nie jesteś to całym sobą i nie umiesz zadbać o całą otoczkę z zewnątrz, to więcej na tym stracisz niż zyskasz na tych zawodach. Więc osoby, które po pierwszym starcie nie mają w sobie takiego ognia. Chcę iść dalej, bo chcę coś wygrać. Moim zdaniem bardziej będzie im to przeszkadzać w życiu, niż pomagać. Teraz, pierwszy raz się widzimy face-to-face, face, tak? Dla ludzi, którzy wiedzą, że u ciebie trenuję, żeby to było jasne. To teraz, jak z tobą porozmawiałem, bardziej kumam, dlaczego ty masz takie wyniki, a, a, a nie inne. To jest to dla mnie bardziej zrozumiałe. Um, I trochę ci tu powchodzę w dupę, ale um, jak zaczynałem z tobą pracować, dużo się też u mnie zmieniło i zastanawiam się, Ile rzeczywiście jest to poprzez tą pracę na siłowni, ile rzeczywiście jest to przez dietę. Myślę, że dużo, bo jakby jedna rutyna buduje kolejną rutynę i kolejną rutynę. I ja pamiętam, że jak zacząłem z tobą pracować, i płaciłem ci, i ty udostępniłeś ile może zawodników, no to ja sobie to oczywiście przemnożyłem przez kwotę, którą ci płacę z założeniem, że wiem, że niektórzy płacą ci więcej, policzyłem sobie, ile zarabiasz i pomyślałem sobie, kurwa. nie dość, że jest ogarnięty finansowo, to jeszcze ogarnięty sportowo i to było zajebiste. Ja sobie to zapisałem. I to i mam to w głowie zawsze, że, że Oskar robi tak, robi takie rzeczy, i, I mnie to w jakiś sposób ciągnęło do przodu. I to jest zajebiste, że takie rzeczy robisz. Dziękuję. Bardzo miło mi to naprawdę słyszeć, bo no, gadamy sobie, tak jak mówisz, pierwszy raz szczerze i sam to wywnioskowałeś z rozmowy, więc jest to dla mnie fajne i, i budujące. A co do tego, co powiedziałeś, no to, że przeszło to na przykład na ciebie na aspekty życia. Wiesz, pamiętasz naszą tą pierwszą redukcję, gdzie zależało ci na zrobieniu tej formy, jak ten gościu na zdjęciu, i zrobiliśmy taką formę, ale ile ty musiałeś nacierpieć się, nie? Więc nacierpieć w sensie takim, że na pewno byłeś zmęczony wiele razy, nie miałeś siły na nic. Nie, ale... ja, ja lęki wtedy miałem. Tak, ale to wiesz, to róż, różne rzeczy mogły tam wynikać z wielu różnych rzeczy, nie? nie szczególnie z redukcji, ale wiadomo, że jeżeli organizm jest w deficycie czasami, bo to wiesz, ty chciałeś osiągnąć cel, który nie chce osiągnąć większość takich normalnych ludzi. Oni chcą schudnąć albo przytyć albo coś, a ty chciałeś osiągnąć sylwetkę, y, tkankę tłuszczową zawodnika, który wychodzi na scenę, przy mniejszej masie mięśniowej, co jest jeszcze czasami cięższe. I była to pierwsze Twoje odchudzanie w życiu. Miałeś już oporny, niewypalony, więc jakby musieliśmy robić wiele rzeczy skrajnych, nie? Ale chcę powiedzieć o tym, że Ty pokazałeś mi, że masz jaja, nie? Bo wiele osób, zawodników nawet przez to by nie przeszło, nie? I, i na pewno ci to zbudowało życiowo, że to nie była Twoja. To nie był Twój sport, to nie było Twoje życie w ogóle, a mimo wszystko nie odpuściłeś. Nie? I dałeś radę zrobić coś, co robią niektórzy tylko niektórzy nielisi zawodnicy. Ze swoim, nie mówię ze swoim ciałem, ale głównie ze swoim psychiką, że przełamałeś się we wszystkim. Weź, bo się zastyzam teraz. Nie, ale no to widzisz, jak ty, ty mówisz, że wchodzisz, ja też nie, nie wchodzę, tylko mówię prawdę. Nie? Że jakby mówisz, że to mogło być ten, też tak uważam, bo to cię na pewno budowało. No, nie ma co mówić. No, no jak mam w, z mojej przygody wcześniej z Rolkami takie momenty, które pamiętam, że właśnie było mi w hucie, i nie odpuszczałem i do tej pory je wspominam i myślę, że ta redukcja będzie dla mnie też takim momentem życiowym, że pamiętam sobie, że robiłem wtedy te rzeczy, chodziłem dwa razy dziennie na siłownię i nie odpuściłem i to było zajebiste. No właśnie i to cię tak zbudowało, bo nie przegrałeś ze sobą, mimo że mogłeś to zrobić, bo to nie była twoja życiowa jakaś tam, to nie było zrobienie tej formy, to od tego nic nie zależało. No, to nic z tego, ty nie, sobie nic z tego nie miałem. Ja czasami teraz robię takie rzeczy, że przykładowo w, w, przedwczoraj sprzątałem cały dom, aż Paula przyszła i mówi niesamowite, co się stało, nie? A ja po prostu mówię, nic, chciałem po prostu wyjść ze strefy komfortu w czymś innym. Mówię, nie nienawidzę tego robić, ale staram się coś, coś zrobić, nie? nie tylko w sporcie to zrobić. Nie? I, I sprzątnąłem i potem miałem kurczę, ale jestem zadowolony z siebie, że to zrobiłem. Nie? I na tyle cię to zadowala, że nawet mi o tym powiedziałaś. Udało ci się posprzątać, czy posprzątałeś chujowa? Dobrze, ja, ja że ona pos... pochwaliła bardzo. <laughs> to jest trudne. Starałem się. Nie, no dałem taki przykład właśnie, że dla mnie osobiście to było wyjście ze strefy komfortu większe. Niż dla niektórych jest z, y, zrobienie treningu, nie? Ja wiem, bo to ja. To zależy od priorytetów w życiu. Ja mam straszny problem ze sprzątaniem, więc ja to doskonale rozumiem. I jeśli ktoś myśli, że teraz pierdolimy głupoty, i że. sprząta, to, to znaczy posprzątać. Ja po prostu nienawidzę sprzątać. Tak samo jak nienawidzę wysyłać faktur do księgowej. I, też, i to zajmuje. Niesamowite, pół, no, to i, I to jest. zajmuje pół godziny, ja to bo 20 pa... minut? No A i... ja przykładam to czasami, że stare płaciłem. <śled> Nie mogę tego zrobić, to samo, ja mam teraz asystentki, które to dla mnie robią, bo ja tego nie mogę zrobić po prostu. Tak, 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 nie? I to jest kwestia, jest taka, czy, czy, czy po prostu tą energię wsadzam w coś innego, ale to są takie dwie rzeczy. Sprzątanie, ale już się uczę, bo że jest pedantką, więc jakby myślę, że z 2-3 lata i sam będę pedantem jeszcze. E no i właśnie te faktury mam tak samo. Jezus Maria, zaraz zobacz ten podcast mojej księgowa, to od mnie opieprze. <noise> bo potem ja musi się... za, mnie, za mnie świecić oczami. Tak, tak. Ja dostaję. Ja standardowo dostaję. Przy, dostawałem przypomnienia od księgowej, wysłałem to w ostatni dzień i pisałem jej: Dobra, wiem, że to moja wina, wyślijcie mi to później na dostanę karę. Bo nie mogą tego Ale to po może, zrobić. To jest, wiesz przez co? Tak już pół żartem, pół serio, może przez po prostu kraj, w którym żyjemy, bo jak dowiadujesz się na koniec, ile masz oddać. To po prostu może dlatego nie chcesz tych faktur wysłać? Nie, nie, ja po prostu nienawidzę papierów i ze wszystkimi papierami. Jak mam jakąś umowę do przeczytania, to też odkładam umowę do przeczytania. Rozumiem. Mm, to jest ja... Każdy ma coś takiego, no i tyle. No papiery, więc dlatego są u mnie takie kupki, żeby nie prokrastynować, bo, bo to są właśnie, właśnie z takimi rzeczami jak sprzątanie czy, czy faktury. Um, dobra, to myślę, że zrobiliśmy naprawdę porządną rozmowę. Um, też tak myślę. Bardzo fajnie mi się gadało. Super. Ch chciałem kończyć, bo ja mam czasami tak, że nie do końca wiem, jak kontynuować, ale widzę, że ty byłeś jeszcze nakręcony, więc poleciliśmy sobie jeszcze na spokojnie dłużej. Jakiś temat fajny akurat zagaiłeś i poszła długa rozmowa kolejna. Inst Instagram. To jest, to, jest super, to jest super temat. Czyli ciebie można znaleźć, e, Oskar Tchorzewski na Instagramie i masz na jakąś dziwną stronę na Facebooku, na którą trzeba swoją drogą pisać, żeby z tobą pracować, tak? Eee, teraz jest też mail ogólnie, więc można pisać na maila. Mam też oski team. Bardziej to nie jest promocja mnie, ale właśnie efektów jakie ja robię z klientami, więc kto chce zobaczyć sobie jakieś efekty, to mam wszędzie tam zakładki, ile klientów sobie zrobiło fajny efekt i tak dalej. A na Facebooku szczerze chyba teraz już jest normalnie i jest, nie ma tak jak kiedyś, bo kiedyś miałem jakiś my passion and lifestyle tam kiedyś, a teraz po prostu mam chyba coaching online ebi Pro, więc normalna nazwa. Australia. A czy to zmieniłeś? Ja pamiętam, Zmieniłem, że, bo że to miał... też... no, Takie było już dzi dziecinne bardziej. To, to było takie moje nie, wiesz. Nie pasowało do ciebie, to pamiętam. Właśnie o to chodzi, że to było tak ze mną od małego, my passion, że to jest moja pasja, mój styl życia, i tak właśnie to chciałem przekazywać ludziom, bo taki byłem od małego, i bo, ale potem już mówię, zmienię to. Mhm. Dobra, super. Bardzo ci dziękuję i było mega miło. Ja również bardzo dziękuję. Jestem mega zadowolony z tej rozmowy. W końcu miałem z kim tak długo porozmawiać na ten temat. <laughs> bardzo dziękuję. Siemanko. Od teraz specjalnie dla Was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele, o 19. Pozdro.